I oto mamy kolejną sesję wewnętrznego wroga. Który z kolei, nie pamiętam którą. Od lewej do prawej nasi gracze. Marcin jako? Ojciec Mateo, uległy kapłan Sigmara. Uległy? Sługa. Uległy Sigmarowi i Imperium oczywiście. A, dobrze. Nikomu więcej. Następnie mamy Cezego, który gra? Kapłan Sigmara. Dieter von Rupsztyk. Von Rupsztyk. Tak. Dobrze. Dieter von Rupsztyk, okej, okay, pasuje. I na końcu mamy Krzysztofa, który gra... Cały czas... wannabe alchemikiem, aktualnie cyrulikiem. O imieniu? Młody Zygizmund. Młody Zygizmund. Chciałem się kurde zastanowić. Każdy ma tutaj tyle alternatywnych imion, że ja się też zacząłem w tym gubić, kto jest kim. Znasz starą prawdę, że kłamstwo powtarzane wydostatecznie wiele razy staje się prawdą? Stali to powiedział. Dokładnie. W przypadku młodego Zygizmunda działa. Jest to akurat, nikt, on się Stalinem nie inspiruje, bo pamiętaj, że to Stalin. Jedna śmieszna tragedia, milion to statystyka. Właśnie z góry. Jedna postać to... tragedia. TPK to statystyka. A jak Amber jeszcze fatalnie policji. Nie w tej grze. Beria źle skończył. No ja oczywiście, że nie, jestem MG. 23. 23, a tutaj kolejna sesja Cieni nad Begenhafen. Nie ma z nami Mateusza niestety, ale Mateusz Elgul Tomala pojawi się na następnej sesji, mam nadzieję. Gdzie jest zeszły z notatkami? A, właśnie, zeszły z notatkami dodajemy. Oto i zeszły z notatkami. Jest tutaj również mapa. Ja trzymam, wrzuciłem wam wszystkie handouty do jednej plastikowej saszetki, dam je razem trzymać. I radzę je trzymać, bo się mogą przydać. A ja radzę je położyć gdzieś nie zaleją się. Dobrze. Tu niech leżą. Tu mogę leżeć, porządne są teraz. Ale to sobie wyciągnijcie może mapę, bo to akurat chyba wam się może przydać. Okej. Proszę. Dobra. Nie, niech ten rzut bliżej graczy, bo tutaj są moje rzeczy. Dobrze. Muzyka, raz, dwa, trzy, włączamy. Ja mam jeszcze drugie rozwinięcie. Więc wykupię sobie... Jest gotowość. Dobrze. Czyli plus 5 do Inta. Cześć, muszę rozpisać to. Dobra. Talenty. Jestem się pisać, co kiedy wy... wykupuję, żeby nie było kwiatów. Jasne. Na czym skończyliśmy ostatnio? Kto robi natki? Ty. Ja. To przypomnij, na czym skończyliśmy ostatnią sesję. No, ostatnią sesję skończyliśmy w zasadzie na kręceniu się w kółko. Mhm. Zaczęło się w zasadzie od tego, że no jest pierwszy dzień Schaffenfest oczywiście. Mhm. Na początku drużyna była rozdzielona. Molamir, dokładnie Molamir oraz młody Zygizmund, zwany również Zygfirdusem, nie wiadomo przez kogo, udali się na... Jego matka tak go nazywała. Jego matka się myliła. powiedziała mi to. Czy ktoś ma jakieś pociski? Nikt. Dokładnie. W każdym razie udali się na Schaffenfest, gdzie niestety nie wyszedł im rzut na ogładę w stosunku do młodej kelnereczki, ale lepiej lub gorzej dowiedzieli się, że można zarobić kilka koron, bodajże dwie, na zapasach. Tak, na zapasach, co Molamir próbował wykorzystać z nędznym skutkiem. Ponieważ łomacz brał, więc go pokonał. Dokładnie, aczkolwiek walka była epicka, to trzeba przyznać. Ci, którzy byli świadkiem, pokaz jakby zapasów połączonych z bijatyką był taki, że oh fuck. Dokładnie. Świadkiem był również ojciec Mateo Żmijewski, któremu zmieniło się zadanie. I zamiast spędzić 3 dni na sprzątaniu podłóg w świątyni Sigmara, spędzi 3 dni na niańczeniu tych dwóch. Jednocześnie upewniałem się, że ludzie na Schaffenfest żyją bez grzechu. Tak, oczywiście. To jest polecenie ojca Pawła ze świątyni. Dokładnie. Gdzie ojciec to imię, Paweł to nie wiem. Ale to też wiemy. Nudzisz mnie, męcz mnie, to rozmowa, do widzenia. Dokładnie. W każdym razie udało się później dowiedzieć, że gdzie jest drukarnia niejakiego Schulza i Friedmana. Tak jest.
I wiemy, że jest na Furlonstrasse, gdzie też się udaliśmy i absolutnie nic się nie dowiedzieliśmy, bo jak żeby inaczej. Blisko kanału. Dokładnie. Znaczy dowiedzieliśmy się po prostu, że koleś przyszedł, zlecił wydruk, odebrał tego samego dnia, zapłacił gotówką, poszedł. Co mnie bawi, jak kurde miał inaczej zapłacić? Znaczy, no tak. Znaczy, dobra, mógł zapłacić takim... Kwitem. Kwitem, no okej, okay, ale... No. Tak. Ale wciąż. Ewentualnie mógł w ogóle nie zapłacić. Tak, mógł wziąć wszystkich gwiazd, no. Tak. Ale już mi się okazało się, że ten, kto zamówił fałszywe dokumenty, to nie kto inny niż Adolfus Kufstos. Magister Impelimenty! Nie zdążę do gościa. Tak. Adolfus go generalnie torturował. A. I to tak przez całą noc. Tak. Przepalał go nożem. Rozżarzonym. No ale nie są trzy dni Paula Rosa. No tak, trzy dni Paula Rosa to jak... No, w każdym... Inną razą, ale to było okrutne. W każdym razie później udaliśmy się do gospody, która się nazywa Srebrny... Srebrny Ul. Ul, właśnie. Mhm. Srebrny Ul. Gdzie Molamir występował jako cyrkowiec w stosunku do... Używałem niepolicznie pewnego określenia błaznem po prostu i cała karma z niego zdawała, łącznie z właścicielem, tak? Dokładnie. Ale załatwiło nam to chyba dość tani nocleg. No i Molamirowi darmowe piwo. Dokładnie. Natomiast oczywiście o Kufstosie się nie dowiedzieliśmy absolutnie nic. Następna na liście była Gildia Kupiecka, gdzie też się udaliśmy. Po paru godzinach oczekiwania udało mi się dowiedzieć czegoś, co wiedziałem i tak od samego początku. Czy coś wtedy, że bo tam były dwie osoby wymienione na tym potwierdzające. Tak. Kapłanka Sigmara i mistrz Gildii. I że żadna z tych postaci nie istnieje. No tak, ale... Czy mistrz Gildii na pewno nie istnieje. Tak, no ale domyślam się, że kapłanka również, więc tak. Nie było to dla mnie specjalnym zaskoczeniem, no ale potwierdziłem. Molamir znowu zrobił z siebie błazna. Tak, bo wszedł i krzyknął na cały folk. Ile jeszcze to będzie trwało? Tak. Więc go strażnicy wypędzili generalnie delikatnie mimo nas na zewnątrz. Tak, jako ostatnią rzecz danego dnia udaliśmy się do świątyni Wereny. Właśnie, żeby nie powiedział Wenery, bo zawsze zawsze mi się to myli. Świątynia Wenery to aspekt Slanesha. Dokładnie, do świątyni Wenery. O, właśnie. Tak, gdzie... I już widzę, jak mi się witali w tej świątyni, zamiast nie, jakiś taki Krzysztof. W każdym razie dowiedzieliśmy się tylko tyle, że magister impedimente oznacza kogoś, kto działa zdecydowanie i jest jakby gotowy na szybkie działanie. Tak. I pochodzi to z języka klasycznego. Natomiast niekoniecznie musi być związany ze sztukami magicznymi, co było naszym pierwszym strzałem. No i na tym się w zasadzie zakończył dzień. Ja wróciłem do świątyni, gdzie zdałem raport, zjadłem kolację i studiuję Deus Sigmar. No tak. Natomiast... Ojciec Paweł oczywiście powiedział się, że z samego rana zaraz po śniadaniu znowu oczekuje, że wyruszysz szerzyć dobre słowo Sigmara. I on tak mówi z tobą takim wzrokiem na zasadzie, wiesz, wypierdalaj i będziesz generalnie czynił posługę na Schaffenfest. Spoko. I wrócisz późno. Spoko, ważne, że mam darmowy wikt i opierunek. Mówisz. Nie, tak sobie myślę. No i tyle. I oni wrócili chyba do Srebrnego Ula. Tak, następnego dnia plan jest taki, żeby udać się na Schaffenfest i zobaczyć ten gabinet osobliwości i chyba tyle, bo więcej nie mamy żadnych pomysłów na to, co tam jest. Więc wygląda to tak. Ty poszedłeś spać zaraz po studiowaniu Sigma. Przypomnę, że to był ciężki dzień dla was tak naprawdę. Sporo się działo paradoksalnie. Mimo, że to było tylko chodzenie i pytanie, ale to jest w pewnym sensie, też to jest męczące, po prostu zwłaszcza, że przyciskają się, że musicie się po prostu przyciskać przez tam ogonowi już ludzi, wiecie. Oczekiwanie w tym gildii kupieckiej samo w sobie było po prostu czynnością straszną, bo siedzieliście przez te parę godzin i tylko kurwa czekaliście, aż ktoś w końcu przyjmie w tym cholernym pierdolniku. Więc każdy z was z radością poszedł w kinę. To wiem, ale mi powiedział jedną rzecz, że on dogadał się faktycznie z Kowalem, który ma warsztat bliżej Adelring, czyli blisko muru, za którym jest Schaffenfest, i tam będzie dla niego jutro pracował, bo on musi troszkę się odkuć i zarobić pieniądze na swoją tarczę. Mam nadzieję, że mu się to uda. Więc mam nadzieję, że masz nic przeciwko, ale jakże tutaj się nic nie dzieje, będziesz sobie chodził sam z nim.
Oczywiście ja to Nolan użył słów, które nie do końca pasują do tego, co chciał przekazać. Ja ich nie powiem, ponieważ Mateusz idealnie odgrał na procesie, nie jestem w stanie. Ale powiedział, że ale słuchaj, jak tylko to zrobię, to udamy się, ja odbiorę komuś wykształcenie. Dobrze. A potem będę konił małego magistra. To muszę go znaleźć. Musimy udać się do Aldorfu, bo słyszałem, że tam są magistrowie. Więc tam będę bronił magistra. Tak też uczyniły. Strasznie dużo mówi się do spać, dobranoc. Zacznij poszedł spać, dobranoc. Ty się obudziłeś sam i generalnie, ale nawet niespecjalnie, też, jeśli byłeś z nim dyskutować, to on się po prostu zgadzał. Nie, w sensie z jednej strony cieszę się, że jakby się zamknął. Za to jak widzę, jak on jakby zasypia. Zamykam drzwi. W sensie zamykam drzwi, zadbamy to, żeby okno było zamknięte. Spokojnie, zamierzam iść spać. Dobrze. Zachinasz go? Nie. W sensie standardowo. A ile grochówki zjedliście na kolację? Była przypomnę sardina z kapustą, wyglądał obiad filmowy z pewnym ulu. Więc owszem, jest intensywnie. No. Okno. nie, to jeszcze zanim jakby... Przepraszam, tak przy okazji, Begenhoff nie śmierdzi, żeby nie było. Przy takiej ilości ludzi, w takie święto, tak u się alkoholu i takiego jedzenia, jebie. No właśnie, które miejsce w Imperium znaczy, śmierdzi? Tak, tylko chodzi mi o to, że to normalnie nie pachniałoby trochę mniej intensywnie, ale jako, że jest mniej więcej trzy razy tyle ludzi normalnie jest w tym mieście, no to sobie wyobraźcie, jak bardzo to wpływa. Tak, ale podejrzewam też, że wtedy ludzie mieli mniej wyczulony węch. Tak. W sensie, ale nie robiłem się dostało. Ale wiesz, jest pewna granica, gdzie nawet nie masz jakoś wyczulony węch, to po prostu się to powali. Zwłaszcza, że tutaj przypomnę Schaffenfest, to jest tak bydła. Ale... Przygotowuję sobie po prostu... Przed pójściem spać. Ogarniam jakby swoje ubranie. Bo już mi przypomniał. Biorę zioła, wkładam do swojej maski plaż doktora. W sensie przygotowuję sobie wszystko po prostu na dzień jutrzejszy. Nie wiem w sensie czy... Jestem bardzo zmęczony? Jesteś pój zmęczony stary. Ty skończyłeś przygotować zioła i praktycznie spadłeś na ryj. Jeszcze pamiętaj, że słabo spałeś... Znaczy nowe no, minęło parę dni od twoich tortur. Ale to nie jest tak, że wiesz, te parę dni się zdenerwowałeś od razu, tak? Świeże rany po przepalaniu sztyletem rozgrzanym, no. Plus, jakby nie patrzeć, to kustos też wszedł na psychę. To który zawsze psychiczne są gorsze niż fizyczne. Wiem, dlatego też nie do końca staram się śpieszyć do snu, bo wiem, że to może mi się wyglądało prześpić. Ale w końcu jesteś. Same grana. Kiedy się budzisz, mężczyzna jest w pokoju. Jaki mężczyzna? Aha! Mężczyzna. Mniszek. Siedzi i patrzy się na ciebie. Ale jeden z tych... No. Znam go? Nie. Okej. Okay. Otwieram oczy. Wiesz, no przede wszystkim to jesteś... freaked out. No. Wiesz, majtek. Cały czas. Nie no, śpisz, domyślam się po prostu w swojej szatach. No tak. No. Mężczyzna siedzi na stołku. Obniż się mężczyzna. Nie za wysoki, żylasty, wyglądający jak 90% ludzi z Imperium, czyli trochę niedożywiony. Ubrany w szaty sigmaryjskie. Młody, stary? Młody, około 20-25 lat. Ze śladami po ospie na twarzy, popielatymi włosami i brązowymi oczami. Niech będzie pochwalony Sigmar. Na wieki wieków. Ojcze Padre Mateo. Co tutaj robisz i jak masz na imię? Przekazuję ten glejcik, jak miałem. Czy bez glejtu w końcu? Masz glejcik. No to podaję glejcik. No. Dobra, umiem czytać, więc co tam jest? Jestem do pomocy, a glejcik jest od naszego wspólnego znajomego. Mam ci pomóc w tych wszystkich sprawach. Które tam ci zlecił, a obserwować tego. Zygfridusa. Właśnie, Zygfridusa. I ewentualnie jeśli. Zygfridusa w Mary Castellani Berlunga. Zresztą to muszę to pewnie sprawdzić, co tam. Mam też baczyć na Krasnoda, który jeśli stanie się upierdliwy, to ma pewnie być.
pewnie. No, to już sobie myślę, pewnie na mnie też ma patrzeć. Cóż. Wiesz, jak mówię, kochać znaczy kontrolować. Aha. Kontroluj najwyższą formą zaufania. Dokładnie. Dobrze, jak ci na imię? Dieter von Rufstein. Okej, Dieter. Powiedz mi, jesteś nowy w tej robocie? Czy w posłudze Sigmarowi? A w posłudze Sigmarowi no, dość nie od niedawna. Dobrze. Zjemy śniadanie. Tak pokazuję za drzwi. Oni wiedzą? Jesteś tu oficjalnie? Tak, proszę. Jesteś tutaj. Generalnie twoje papiery ze świątyni Faldorfie są bez zarzutu. Bez zarzutu. Z jednoczesnym zaznaczeniem, że masz również nieść posługę w czasie tego, cytuję, bluźnierczego święta rozpusty i rozwiązłości. I to jest twoje główne zdanie w pewnym sensie. Jak to źle brzmi, biorąc pod uwagę, że jest masa biedła. I podpisał to, oczywiście, znaczy podpisał to wysoki rangą arcykapłan świątyni Sigmara. Nie teogonista, nie arcylektor, ale wysoki rangą kapłan, więc jak wiesz, przyjał do świątyni Bena, nawet to zrośnął taki... Oczywiście. Więc przez te pewnie, jak byłeś, to omijało cię pomoc w kuchni, omijało cię sprzątanie i tak dalej. Teraz się nawet pytali, czy może pośpisz godzinkę jeszcze dłużej, czy tam. To tam na przykład łóżko. Tak, nie, no, łóżka są drewniane na szczęście. Kamienne są, wiesz, dla tych, którzy grzeszą. Ale dostałeś, no dostałeś cele w sumie taką jak inni, ale no nikt ci niczego nie odmawia. Tak, lekkie, ale masz. Ale raczej z nich nie korzysta. No, więc to jest wasze spotkanie. Dobra. A, przepraszam, mam jeszcze miecz i sztylet. Patrzę na ten miecz. Musimy kupić sobie młoty. Dobra, to chodź na śniadanie, a później poszukamy jakiegoś ustalonego miejsca, by porozmawiać o Sigmarze. Oczywiście. I to idziemy. Chodź. Dobra, wychodzimy, idziemy na śniadanie. Weź się obaj na śniadanie. Mnie się tak generalnie spoglądało się na was, to jest podoba. Nikt nic nie mówi. Więc ewidentnie, że tutaj, prawda, jesteście jakimiś ludźmi, którzy mają pewne przywileje. Ojciec Paweł tylko na was położył i skinął głową. No jedzenie jak to w świątyni Sigmara, pożywne, ale proste. Ser, owsianka, woda z ziołami, gorąca na rozgrzanie i na zastrzyk energii. Ja się nie przetłumaję mojego życia. No tak. Wilką szalę? Nie. Wilką szalę nawet nie na wieczerze. Niestety. Daj. Wiesz, to jest służba, to się nie pije. Tak, bo uwierzę. No, nie no, oczywiście, że kleją równo, ale nie przy oficjalnych wspólnych posiłkach. Natomiast się stało biorąc pod uwagę, jaki ma czerwony nofal, jaki jest wspomniany, to by się szczerze winą szalny, to pije pasjami. Nie pasjami, tylko psalmami. Tak. Jak ty się obudziłeś z kolejną pomorami, już nie było. Na ile wykupiliście sobie tego stołu? No, na 3 dni. Warto by coś było zjeść, no to musisz sobie zapłacić. No. Nie ma lekko. Nie schodzę, albo... Pójdź na posługi. Co? Też mógł pójść na posługi. No, też mógł, oczywiście. Oczywiście. Zamawiasz jedzenie? Tak, proszę. O tej porze, mimo że zaczynamy jest dość wcześnie, to i tak jest mnóstwo ludzi, bo... Ktoś mnie rzucił o ziemię z góry. Co? I ten ziemniak spadł na dół. Może komuś wypadł. Jesteś pewien, że to był ziemniak? Tak, to był ziemniak. Nie żartuję. Może komuś wypadł. No pewnie tak. Może nie wiem, to tyle zjebany, żeby mi strzelić ziemniaki z góry. Nie wiem, ale masz fajnych sąsiadów. Może mi strzelić z góry. Znaczy on powiedział na dół. No ja bym ziemniak kogoś pierdolą w ogóle. Odbił się od twojej suszarki. Tak. To było interesujące. Być może ziemniak kogoś pierdolą. Wtedy się chodzi o śniadanie. Tak. O tej porze zmysł ludzi, ponieważ to kerzy, którzy są solą... Dieter jest tak? Dieter. Że tak powiem, wiesz, w tym regionie, Arklacy, ale także kupcy Archeni. Jedzą posiłek, który ma ich utrzymać na siłach przez większość dnia. Więc ty z trudem znajdujesz miejsce, ale znalazłeś. I za całkiem sporą sumę jak na śniadanie, bo 8 pensów to jest dużo, jak na śniadanie,
dostajesz mędzoną kiełbasę z, uwaga, gotowanymi wodorostami z rzeki. Mocno przyprawionymi bardzo. A do tego rozrzedzone, bardzo mocno rozwodnione wino. Okej. Jeszcze pytam przy okazji, tak? Kaczmarza. Nie, kaczmarza ty nie pytasz, to jest tylko szklanek. Kaczmarz to wiesz, kaczmarz to jest zajęty 5 osobami naraz. Więc i ta dziewczyna też odeszła. Tak, właśnie mojego. Szybkie pytanie, tak dalej rozkręcam. Gdzie to jest najbliższa gildia cyrulików bądź osób zajmujących się... Gildia medyków, panie, my nie mamy takich gildii cyrulików. Tak się u nas nazywa gildia medyków. Już pani mówię, to jest... 34... Muszę... Nie, gdzie jest gildia? Później nie ma. 12, 10, 13, 14, 15, 16, 17. O, jest! Czcigodny panie, przy Nulnerwek w kierunku bramy wschodniej. Bardzo duży budynek, nie możesz pan przegapić. No, dziękuję. To dosłownie przy nadanie Gittenplatz się znajduje. A Gittenplatz, co jak wyjdzie, to w którą stronę? Jak pan wyjdzie, to musi pan wyjść na Hafenstrasse, która idzie przez Dreikeplatz i potem przechodzi w kierunku wschodnim przez Gittenplatz. Gittenplatz jest tak naprawdę dokładnie po drugiej stronie świątyni Ulryka. A świątynia Ulryka, nie trudno znaleźć, jest bardzo mała i znajduje się prawie na środku Gittenplatz. Dobrze. Tu jest świątynia Ulryka? A tu jest Gidemek, w tym budynku z niebieskim. Nie, nie, wy jesteście tu. Fudną szansę jest tutaj. No to dobrze. No. Dobrze, dziękuję. I wiesz, podbiegła dalej, no bo ma dużo pracy. Ogólnie się więcej obudziłem. W 6 stawał. Okej, okay, bo tutaj przy okazji, jak zjem, udał się w stronę Gidemeków. No przepchnąłeś się przez jakieś 6. No i tam się udajesz, a masz pomysł, żeby się z nim spotkać, czy w ogóle nie? Chcesz to zrobić? W sensie, mówię sobie do świątyni Sigmara. Świątynia Sigmara to nie trudno znaleźć, bo świątynia Sigmara jest tam inna. Nie wiem, ty kapłanie wstała, zazwyczaj to już wcześniej. No bardzo wcześniej nawet. Wiesz, że pierwsze posługi, że ten pierwsza msza jest. To już mówią, koło 6 rano dla naszych, tak? Bardzo, bardzo wcześnie. No dobrze. Zresztą kapłanie się tak bardzo wcześnie muszą przygotować świątynię, muszą zacząć bić w dzwony, w końcu świątynie często robią za obniżenie czasu. Tutaj to jest, tutaj to jeszcze ratusz. I też się zastanawiam, ile mu czasu jakby zajmie, zanim jakby się ogarnie, o której wyjdzie. No jak zgadujesz się z kapłanem, no to pewnie wstał z nas życie wcześniej niż ty. Okej, okay, no to idę w tym momencie do świątyni Sigmara. Chodzisz na zatłoczoną ulicę Degenhafen, są zatłoczone. Idziesz, przeciskasz się przez te tłumy. Oglądasz te, wiesz, wszystkie gidlandy w stajni, które wiszą. Słyszysz ludzi wychwalających Begenauera za to, że w tym roku Schaffenfest jest, idzie fenomenalnie, jest jednym z największych, znaczy najbardziej takich, wiesz, najlepszych edycji tego święta od lat. Mijasz mnóstwo kramów, a także mnóstwo jakichś ludzi na przykład na rogach nawołujących do pobożności, albo wręcz przeciwnie, nawołujących do tego, żeby wydawać pieniądze ku czci Imperium, Imperatora, Sigmara i Begenauera. Czasem już sobie pomyśl łokciami. Też przy okazji wiem, że to jest raczej ciężko do osiągnięcia w tym momencie. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że na wyspie zeszłe, że jesteś sam. Cały czas to oglądasz. Ja się właśnie zamierzam nie widzisz. Szczerze, ja poniekąd oczekuję, że Kupstos kurwa wróci. Tak, że Kupstos, kto wie, być może wcale nie spłonął na tej pomocy. W sumie nie widziałeś ciała. Ja wiem, właśnie dlatego mam lekki lek. A z drugiej strony masz nadzieję, że masz swoją... W sensie, że... Nie. Depresję. No ale trzeba... Wiesz, myślę, że panika jest mocniejsza niż depresja. Tak, no wiem, no ty masz, wiesz, załączył taki lekki paranoik, więc się rozglądasz na wszystkie strony. No ale na całe szczęście, póki co nie widzisz ludzi, którzy byli dziwne gesta, nie widzisz znanej mody Adolfusa Kustosa i jego charakterystycznej szramy na gardle, którą miał. Jest człowiek odpowiedzialny za wiele złego. W końcu docierasz mniej więcej do świątyni Sigmara.
Wyglądaj z chorym język po drodze. Tak, ona jest. No, bo zresztą ze świątyni Sigmara widzisz da gildii medyku. Gildia medyku faktycznie jest takim dość imponującym budynkiem. To po prostu idę do świątyni, zobacz jakieś mniszka. Proszę, żeby przekazał ojcowi Padre Żmijewskiemu, że jego przyjaciel zatrzyma się w gildii medyku. Dobrze, czyli wchodzisz do świątyni? I tam było zaczepiasz chwilę. No, tak. Witam, przyjmuję panie, przyjmuję panie. Jesteś taki młody chłopaczek. Witam. Młody kapłanie. Ja przychodzę z wiadomością dla pana ojca Żmijewskiego. A, Padre Żmijewski, tak. No, wcześniej mam przekazanie informacji, że jego kolega udaje się do Kingdomu Tekken. Więc chciałbym szukać w tam właśnie tego. Dobrze, oczywiście. Jadłem z nim dzisiaj posiłek z samego rana, ale potem udał się w towarzystwie jednego z nowo przybyłych kapłanów. Gdzieś nie znam, jest umiem, że znasz, czy chcesz mi informację. Dobrze, bardzo dziękuję. Dobrze. I wychodzisz na zewnątrz. Tak, idę do Kingdomu. Generalnie tak, no, budynek jest imponujący. Ale jak wyciągasz na miejsce, to z kolei tutaj widzisz, że zdaje się, w środku jest niewielu ludzi, tak naprawdę paradoksalnie. Wiesz, jak wkraczasz, to czujesz oczywiście intensywny zapach różnego rodzaju medykamentów i dziwnych ziołowych rzeczy, ziół po prostu. Jest tak naprawdę niewielka budka, gdzie znajduje się odźwierny. A poza tym jest tutaj pusto. No nie ma. Kurde, nie tak sobie wyobrażali gildię. Ale jest szczery. Pewnie większość się spełnia na szlachy teraz. Gdzie gadaliście o tym, chłopaki? Nie, my generalnie zrobiliśmy tak, że wyszliśmy już niby na Schaffenfest i... W jakiejś alejce chyba. W jakiejś alejce, albo upewni... inaczej. Nie, ja bym powiedział, że... A może park? Nie. Bo nie. Tam teraz raczej wszyscy idą na Schaffenfest, a tak się zaczepił cię młody akolita i powiedział: o, Padre Mateo. Pański przyjaciel przybył do świątyni, powiedział, że będzie na pana czekał w gildii medyków. Prosił, Zigfridus. Nie przedstawił się. Tam opisuje go. To on powiedział, że tak panie. Okej, okay. Rozumiem, dziękuję bardzo. Cześć Sigmar. Oddechał, taki młody chłopaczek. Dobra. Idziemy tutaj w sumie po skosie kilkadziesiąt, prawie 100 metrów po skosie. Jak się wychodzi z świątyni. Czy po sumie jest. No nie masz. O, ten niebieski budynek naprzeciwko świątyni. Ty wiesz, niebieski budynek naprzeciwko świątyni Ulrycha. Nie z miejskiej daty. W tym rzecz, ty podchodzisz do odźwiernego. Który wychodząc w słowie. Witam w Wigilii Medyków. Chciałbym na pana pomóc. Witam, dziękuję. Moje nazwisko to Zyki jest Junker. Wizyta 3 złote kolony. I nawet na przyuczenie? No, na przyuczenie. Pan chce do tego wstąpić? Szukam nauk, ewentualnie dostępu do bibliotek. Aż pana! Przede wszystkim, żeby to zrobić, musi pan wstąpić do gildii. Żeby porozmawiać, żeby wstąpić do gildii, będzie musiał pan porozmawiać z jednym z naszych medyków. A w tym momencie będzie to kosztowało pana 3 złote kolony. Oczywiście nie gwarantuję to przyjęcie do gildii. Od razu zaznaczę, że jeśli będzie pan praktykował medycynę, nie należąc do gildii, to nie będzie pan zostanie pan aresztowany i poddany najwyższym uznaniowi kary jako szarlatan i osoba zagrażająca życiu innych obywateli Imperium. Za to będzie czekała pan szafot. Więc... Dlatego pierwszym... Czy pan to zgłasza się do państwa? W takim razie prosiłbyś się opadać przez otykony, ja pana spróbuję umówić z którymś z chirurgów. Być może dzisiaj pana przyjmę. Dobrze, dobrze. To zdobędę 3 złote korony. No się będzie nie patrzę, czy to na zasadzie wiesz. Kmieć. Nie. To wiesz, że to nie. Jak pan zdobędzie 3 złote korony, to zapraszam z powrotem. Dobrze. I sobie zdali skończy. Ale cena będzie już 6. Nie zdziwiłbyś się. Wyłuskuję 3 złote korony. Podaję. O, znalazłem. Bogaty. Dobrze, proszę chwilę, proszę jakieś... Wstał. Teraz musi pan kupić obowiązkową czapeczkę i obowiązkowy kitel z logiem Bugenhafen. Buty z unikalnym logo i medykami. Buty za sztukę złota? Jeden.
A musi pan mieć czoło, ponieważ noszę jednego buta jest przy stole. I szafot. Wstał z takim, wiesz, stęknięciem. Wyszedł z tej budki, zamknął drzwi. Udał się do jednego z bocznych korytarzy. No tobie tak nie dbałem duchem, jak wskazał jedną z ławek. Jako, że jesteś jedynym dosłownie gościem, który tutaj jest, no to masz do wyboru do koloru. Siadasz, rozumiem. No, weź sobie czekasz. Po 15 minutach rozumiem, że wy wchodzicie. Do tego, do gildii? Mhm. Czy nie? No, czy nie, czy idziesz po niego, czy nie? Idę, ale to zajmie nam godzinę, zanim wszystko przedyskutujemy, zanim w ogóle znajdziemy tę gildię. A, no to... No, ale pewnie, że on ci to powiedział po tym, jak już to przedyskutowaliście. A, okej. Okay. Nie, zaraz, bo to on powiedział zanim to przedyskutowaliście, no. Okej. Okay. No, gildię znaleźć to jest proste, bo to... Gildia to jest moje, dosłownie widzicie budynek ze świątyni Sigmara. No, to się składa, bo zanim ciebie tam... No. Wziął, to minęła spokojnie godzina z kawałkiem. To nie jest tak, że wiesz, hyc, czekasz. To jest dokładnie czekanie w gildii kupieckiej. Czekasz. W tym czasie przygadaje się swoje sprawy, o których potem chciałem się dowiedzieć. Tak, chyba oczywiście, ale to... Może się mi napisać, jeśli nie chcecie, żeby ktoś słyszał o coś. Po prostu moje, bo może być to przydatne jako mistrzowi gry. Nie, jasne, tak, żeby jasne. Nie było jakiejś No ale po tej godzinie z kawałkiem z tego zaułka, bo wybił się jakimś zaułku, tak? No powiedzmy zaułku albo gdzieś tam, gdzie upewniliśmy się, że nikt nas nie śledzi i nie słyszy. Znaliście taki ten. No i co, udajecie się do gildii. Tak. Budynek jest imponujący, o niebieskim dachu. Już od wejścia czuje się taki zapach takich medykamentów i ziół. A chodźcie, do środka jest niesamowicie, to jest pusto. Nikogo kurwa nie ma, na zewnątrz są ulice pełne ludzi, także po prostu musisz się przeciskać, bo powtarzam, nie jest tak, że Bergenhaven jest pełny ludzi, on jest przepełniony na to. Nie śmierdzi. Tak, to znaczy tutaj nie śmierdzi, ale tutaj pachnie nieprzyjemnie, zbyt intensywnie w drugą stronę. Chociaż nie, to nie jest tak, że to jest puste, jest on. Siedzi na ławeczce jak dupa wołowa, czeka na kogoś. Tak, bo minął. Oświetlenie, oświetlenie właśnie, że łośmieszka nie ma. Poszedł. Nie, dobra, jest godzina skautu, już odwrócił. Tak, oświetlenie siedzi, ale jak tylko wyszliście, on na nas popatrzył, to zobaczył, że nie jesteście, że kapłani to tak wam skinął głową. Odskinąłem. Po czym wrócił do skrobania czegoś w jakichś papierach. Podchodzę do Zipridusie. Tak. Chodź, mam, chcecie kogoś przedstawić. Co? Cześć, Sigmar. To jest Dieter. Dieter przybył ze świątyni Sigmara w Waldorfie. Jako pomoc na czas Schaffenfestu. Rozumiem. Będzie podróżował z nami, jako że mamy zbieżne interesy. My też musimy dbać o sumienia ludzi na Schaffenfestie. Rozumiem. No, miło, miło widzieć się w takim razie. Opisz się do... Okej, aż muszę zobaczyć swoje cechy. Generalnie widzisz, że to jest gość, który wygląda jak plak gotu. To się ma maskę przy pasie, ma kapelusz. Niższy, wyższy, grubszy, dłuższy. Jestem... Moja waga to 85 kg, jest mam 1,73 m. Czyli jestem ogólnie tak przeciętnie zbudowany, jak na tamte czasy. Ja jestem dobrze też mówiony. Zauważysz ewidentny brak zęba jednego. Jak się uśmiecham, to jakaś tam piątka, to przy szerszym uśmiechu to po prostu widać. Tak, przy najbliższym czasie się zbyt nie zbliżało. Aczkolwiek nie jestem zbytnie zadowolony. Raczej moja karnacja jest trochę blada. Widać, że... Widać, jest posępny. Posępny. Widać jeszcze przy tym szramy na mojej twarzy, czyli w niektórych miejscach, jak tam, bo ja nie mam takiej długiej szaty. Ja mam ewentualnie kawałek kubraka. Tak, luźne te kubraki. Nie mam w ogóle takiej szaty, bardzo mam tylko maskę. On ma w ogóle tak pobliźniony dość mocno. A pan na to z kolei też wygląda na trzymie pisałeś. No właśnie, to może ja się opiszę. No. Generalnie... Dziękuję, nie wygląda kawą. Nie, mam 167 cm wzrostu, czyli nie jestem specjalnie wysoki. Waży 70 kg, czyli również jestem bardzo przeciętnie zbudowany. Jesteś podobnie do siebie. No, coś takiego. Mam 34 lata, czyli jestem dość już stary jak na warunki i widzisz, że jestem ewidentnie dużo starszy od ciebie. Ty masz 25, tak? 24. No, no to 10 lat, nie? Mam brązowe oczy, brązowe włosy, oczy mam takie bardzo ciemne. One są, jak się dobrze przyjrzy, to są ciemnobrązowe, ale tak naprawdę z daleka wyglądają prawie jak czarne.
całe, co jest moją w zasadzie jedyną charakterystyczną cechą, bo pieprzyka nie widzisz, bo jest gdzieś tutaj. Natomiast na co zwracasz, czy jakby zwracasz uwagę, właśnie na co nie zwracasz uwagi, może tak, no to, że wyglądam jak totalny everyman, znaczy w sensie jest, nie wyróżniam się zupełnie niczym. No. Generalnie nie mam jakichś takich bardzo charakterystycznych cech, poza tymi bardzo ciemnymi oczami, ale nie jest to znowu jakieś takie nadzwyczajne. No. Na grupie jest też galeria, postać taką jak my mieliśmy, więc tam już zobaczysz jak tych chłopaków, tam jak mi podeszesz jak siarka cię wrzucę, a jak nie teraz tam się znajdę, ale myślę, że podeszę po prostu. No tak, więc generalnie on jest dość przystojny. Tak? No tak. Generalnie, to według tego atak ten ci wróciłem tam. Tak, tak. A ten z kolei jest oczywiście młodziutki. No co, ile masz lat? Ale z drugiej strony jest wiecie, spory przeszedł na strefę. Tak, ale on wygląda jakby wiesz, nosił całe brzemię świata na swoich ramionach. Szedłem w młodości. I to mnie rozparawiło. Chuj z twoją depresją. Znaczy o to. Spróbuj nie mieć depresji. I przepowiesz. Jak ci tak to przeszkadza. No. I się spal. No, więc widzisz, że mam teraz jest dwóch kapłanów Sigmara zamiast jednego. Okay. A, jeszcze jedno. Bo moja szata jest charakterystyczna. Mam niebieską taką togę. Tak. Co może nie jest do końca kolorem sigmaryckim, chociaż z drugiej strony niebieski. Ma też na przykład czarny. Zależy. Tak, jest okej. Okay. Tak, i widzisz, że ma bardzo ładnie wyszyte różnymi nićmi, w tym podzłacaną chyba. No, wątpisz, żeby to była złota nić, ale podzłacana. Ale my jak to wygląda, nie? Kometo dwóch ogonach, młot. Mam też młot na szyi zawieszony. I mam ewidentnie po prostu. No tutaj mam jakiś taki przybornik, tam widzisz, że z rekordów Sigmar wystaje. Plus plecak, też mam miecz przy boku. I łuk. Masz mnie nie no, masz mnie i mam jeszcze. Mam jeszcze kadzielnicę przypiętą tak na pewno. A ten sobie to możesz na sobie, który jeszcze na szyi, wiesz, na szyi wisi pod tym bluzą, pod tą, ma też krótki miecz przy pasie. Co to masz jeszcze? Sztylet to jeszcze ma serii przygody fiolet i tak dalej. Tak, no mnóstwo takich przygody, ale chemiko zielarzy. Gdyby miał to wszystko powiedzieć na serii, to teraz brzęczę. Znaczy jak rzecz, noszą sobie życie, nie można powiedzieć, żeby było was. A, widzicie, no szkorzyście jego sztylet? Jest sztyletem dość dziwnej konstrukcji. Tak. Bo taki bardziej tylko, wyobraźnie. I jak widzicie, widać teraz, to widać symbol wagi. Że nie widzicie, że tylko masz. Okej. Z innych rodzajów. Tak, to lubię. No. Dobra, co ty robisz? Przyszedłem sprawdzić parę rzeczy z kwestiach medycznych tutaj. Okej, okay. A gdzie jest Monami? Monami się rozumiem. Bo nie słyszałem go jeszcze, że go tu nie ma. Tak, nie ma. Stwierdził, że jest aktualnie spytanie. Poszedł odrobić. No jest, bo już tak pożyczyłem mu z dobre 10 złotych koron. Postanowił odrobić swoje złote koron. Trzeba pomagać braciom krasnoludom, szczególnie temu jednemu. Więc mówię, że dzisiaj nie zamierza za bardzo z nami podróżować, że nie podjął pracę na szoku. Więc... On mówi którego? Nie. Nie wiecie, którego jest. Na Sigmara. Dobra, miejmy nadzieję, że ten biedny kowal przeżyje ten dzień. Jak to się robi dzisiaj? Szafenfest. Wszak... Nie. Dokładnie. Nasza służba Sigmarowi wymaga tego, żebyśmy się tam pojawili. A ty idziesz z nami. Nie teraz. Na razie. Dokładnie was mam tutaj bardzo sporo załatwienia. Właśnie drzwi się otwierają i inny taki jakiś sługa. I... Pan Junger? To jest? Medic Viceroy, pana przyjmie. Dobrze. Chciałem, żeby to jest Viceroy. No właśnie, chciałem być. To on tylko na sensie, że tylko możliwe. A panowie też idą? Nie, my... Nie, to nie idą, już się opatrzył, mój facet z łódki. A. To jak panowie
że myślę, że chwilkę możemy zaczekać. No, zrobię to. Nie możemy zrobić tak, nie wiem. A, już, już się, szybciej. Hop, hop. Znaczy, wiesz, bez sensu, nie wiem, czy będzie uznanie, czy wrzucił do korytarza? Przed tam później. No dobra, czekamy na maksymalnie pół godziny, jeżeli nie wiecie... 15 minut. Okej. Bo wprowadzała się do pokoju, do gabinetu medyka, jak tam po prostu się... Wow. Tutaj jakiś szkielet, tutaj jakiś czach, jakieś rzeczy w słojach pływają dziwne. Wszędzie oczywiście zioła, odczynniki, moździerze z łóżkami. No po prostu wagi, takie małe, srebrne, takie tak, jest też jeden, miś na ścianie, taka czaszka. Myślałem, że kapłantała. Tak, miś na ścianie, tak, dokładnie. No i jest generalnie taki starszy, żelazny człowiek z kaczkowatym nosem, okularkami na nosie, usiejący. Wygląda to jak sęp. Wygląda to jak taki... Jak tak, jak szabry. Generalnie to tak pochodzą. Wiesz, jak wchodzisz, to się z takim wyrukiem w ten sposób? Mijaj, młodzieńcze, jestem starszy Mary Glicoli. Nie wiem, czy cię będę. Jak się nazywasz? Zygfried Siegfried. Siadaj. Zygfried się im bierze. Dostałem informację, że strony będą szybki medyków. Tak, chciałbym rozwijać swoją umiejętność. Gdzie studiowałeś medycynę? Kto był twoim nauczycielem? Nigdy nie słyszałem. Bo ja jestem w okolicy. Aaa! Mówisz, że nie jestem w okolic. W pewnych aktach nie mam uniwersytetu medycznego. Ale Faldo tylko, że nie słyszałem. To są normandzkie kraje. O, Orland? Jesteś z Orlandu? Tak jest. Morskie na zgadzam się. A w ogóle się ale ja mam. Czy praktykujecie z maksymalnie tymi gałązkami, które się palą? Którzy mieszkają sobie okres waszą. Tak, którzy jeżdżą z przodu. Prawda. Ty się cofasz. Jeszcze lepiej wyszło. Proszę, bandio! Bandyci. Bandyci! Bandyci się stali. Bandyci zdarzyli się na drodze i okaliczyli. Hańba. Tak jest. Dobrze. Mimo, że też na czynki jestem skłonny przyjąć religii, będzie to kosztowało 150 zł kolon. Jednocześnie opłata miesięczna 10 zł kolon plus 2 od każdej przeprowadzonej operacji i zabiegu. Jak pewnie dowiedziałeś się w głównym holu praktykowanie medycyny bez narażenia przede wszystkim jeszcze religii, to nie pewnie nawet w okolicach. Wystosowane za szarlatanerię i działanie na szkodę obywateli imperium jest karane wysoko. Magister Impediment. Kotucha ci język, co zapomniałeś, jak się mówi? Szlachetna propozycja, aczkolwiek niestety nie posiada takiej ilości. Tak będziesz musiał odbyć. Zresztą zrobił głowę w tym razie. U was może pierwszy lepszy szaman przyjął się na termin, ale to jest termin cywilizacji. Jesteśmy wśród ludzi, Sigmara, a nie jakichś cywilowskich Belkardów. Umiesz mi była matka? Proszę. To był taki umożliwione pytanie wytłuczne. Jest to z pytania wytłuczne? Nie wiem, ja tam będę nauczyli. Oj, to nie ma! Tak czy siak, czekam na 150 tylko. No, czy, oczywiście jeśli będziesz chciał się wyglądać ze mną, musisz wyłuścić opłatę 3 zł kolon manipulacyjną, ponieważ jest ponieważ takie mamy prawo w Bremenhaven. Duda Excel Next, jak ktoś tam ma. A na przykład jestem Kinzenem. Czymkolwiek. Jeszcze jesteś? Nie masz jakiejś, nie wiem, wioski do spalenia? Zawsze tak mówię. Tak, no może człowiek był uprzedzony. Nie. A żałuję, że niektóre nie miał czegoś. Tak na zewnątrz czekał mi chłopaczek. Myślałem się, patrz, taki, no udany z takim, on nie jest uprzedzony. Chyba. Czy już? Dobra.
Zatkało go, nic nie wiem, co będzie. Myślę, że będzie mi kurwiony, nie wiem, co z tym filmem, ale... Ale jest taki czerwony, aż masz, no to nas... Może Sigma wściekły. Jest taki trend do jakiegoś czasu w tej klandzie, mianowicie tworzy się obrazy, znaczy statuły tak zwanego Sigmara Szczypego, albo Sigmara Wrogiego. Jest to co najbliższe statuje, jakie istnieją, ponieważ na to także Sigma jest taki. Na taką minę, w jednej ręce trzymam łód, a w drugiej trzymam bedło. I z jednej strony ludzie kupują te statuły, ponieważ są one przytomane Sigmara i z jakiegoś powodu się przyjęły w miniaturze iluś szlachciców. To nie tyle jeszcze. Że iluś szlachciców generalnie nagle okazało się, że bardzo chce mieć w swoim domu, a część dlatego, no bo to jest praktycznie Sigmar. Ale nie można zaprzeczyć, że są one wręcz brzydkie. U was w świątyni są dwie. Zigfridusie... Iśmy ten zapchnięty szat, jak to zrobiłeś. Czy udało się spotkanie? Pyta się mężczyzna z budki. Tak, z taką miną wiesz, na zasadzie... Myślę, że musimy tłumaczyć. Nie sobie mistrz zachęcił do spotkania jakiejś wioski. No to no, mówiliśmy do dobrego miasta. Chyba do miasta. Przed domem wobec Marlbanczyku, masz ochotę skończyć. No tak. Ale spokojnie, z Wikrydy się tu nie twoja wina, że pochodzisz z tego słabego, z tej samej prowincji. Należy do Imperium. No wiem, ale... Imperium, no... Zawsze byłem lojalny do Imperium, wiesz, taki, za przeproszeniem, stara, zaczerzewiała. Nie mogę się mówić, nie? Wiem, no nawet Imperium potrzebuje jakiegoś mięsa od niego, chodźmy. Życie ci będzie rzucać kłody pod nogi, lecz ty musisz te kłody przyjmować. Nie mogę rzucać kłody. I odwrócić te kłody. Wychodzicie na zewnątrz. Zigfridus odpadłuje. Inna sprawa, że jest bardzo ciepło, co nie pomaga z zapachem, ale przynajmniej powietrze nie jest takie nasycone ziołami i różnego rodzaju zimnymi medykamentami. A ty, Dieter, pochodzisz z Reiklandu? Tak, tak. Rejka. Kolebka. Kolebka cywilizacji. Znaleźliście się wcześniej? Gdybym nie pochodził z Ostlandu, na pewno pochodziłbym z Rejklandu. Myślałem nawet przez chwilę, żeby przyjąć obywatelstwo rejklandzkie, bo Sigmar był Rejklandczykiem wszak, chociaż kiedyś się tak nie nazywało. Ale ostatecznie stwierdziłem, że... Tak. Ale ja tego nie wiem, więc... Nie, to, że miałem Belgią, to wiadomo, to wiedzą wszyscy, bo to jest taka wiedza powszechna. To jest to, że jest Nazarejczykiem, tak? Ale to z nazwą mają? Nie, no to nie Belgią, nie ważne. W każdym razie ostatecznie stwierdziłem, że będę wierny mojemu matecznikowi, mojemu elektorowi. Nie liczy się miejscu urodzenia, lecz Sigma w sercu. Oczywiście, Sigmar w sercu i Imperium. Cała reszta jest... Całą resztę można zmienić. Tak. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli zmienić von Rauchowa. Lubię go. Życie jest za Imperium. Poza tym, które się zdarzają. O, 22. To tak, wiesz, że von Rauchow jest księciem elektorem prowincji Ostlandu. Walni von Rauchow. Zigfridus wkurwiony zgląda się dookoła i chciał naprawdę wszcząć bójkę. Jest tak, że wyglądają więcej jak taki właśnie kurde patyczek, więc bójcie się, że tylko wszystkim wszczął i miałem mu wpierdolił. Co ty powiesz? Taka pierwsza ranka? To jest to zmienić imperatora. Ja z kolei mam pierwszą lampkę, czyli medycy w Bogenhafen planują palenie wiosek. Rezja! Kult! I teraz wszyscy się zagrani zapętli i będą się palić nawzajem. Tak, też się go znasz. Jesteście dość blisko... Chyba to pani.
zachęć spalenia w inny wniosek. Ja panem Matea zachęć, żeby nie było. A zwierzę przyszli i spalili wszystkich, którzy zostali. No, tak czy siak, jeśli chcecie wyjść na Schaffenfest, no to najpierw dojdziecie do bramy wschodniej, która jest de facto na wprost bas. I zapłacić. Tak, nie ma niestety tutaj innej opcji, jak trzeba zapłacić tak zwany podatek. Platinum Blade? Tego. Chyba powinno być zwolnione. No wczoraj się udało, zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Podatek wyjściowy, który nie spać się przy wyjściu. Ma to sens. Dobra, to rozdzielamy się na chwilę z tym, z Zigfridusem, a czy tak no po prostu idziemy pierwsi, ale to... Mhm. Jak on tam kupuje się teczoniak, jak mówił z menu imperator, tu sobie jednak wspomniałeś rozmowę z mężczyzną, który wspólnie z twoim przełożonym chciałem przekazać to zadanie. No i właśnie będę to powiedział, już tu przed tym jak cię wysłali obaj do Bergenhafen. Jak się nazywasz Dieter, tak? Tak. Widzisz Dieterze. Istnieje jedno niewybaczalne kłamstwo. To kłamstwo mówi: udało ci się. Podbiłeś wszystko i jedyne co ci pozostało to budować mury tak wysokie, że sięgnął niebios, byś mógł objąć to co podbiłeś. Teraz kłamstwo mówi: świat jest bezpieczny. Wszyscy cesarze to kłamcy. Wszyscy tyrani to złodzieje. Pamiętaj o tym. Po czym wysłali cię tutaj do tego nawet? Ale podejście. Ale no myślałeś, że to jest rodzaj metafory, w końcu on nie mógł na bank, nie mógłby powiedzieć, że chodzi... Że to jest kłamcą. Kłamcy z kłamcą. Ale... Kurwa, może jednak. Dobra, wy się oddzielacie od... Znaczy dosłownie tak wie, zostajemy w zeszłym z roku, tylko po prostu, że nie chcemy podejść razem z nim. A, czyli... Tak. Dobrze. Czyli on idzie osobno, wy dwaj... Nie, na odwrót. Nie, na odwrót, my dwaj idziemy. Czyli wy dwaj idziecie, a on jest sobie z tyłu, tak? No, coś w tym stylu. Ja zawsze mi zostawiam razem. Ty cały czas wiesz. Jak się do bramy, brama wschodnia jest przez nią większa, większość ci wychodzi, raczej niż wchodzi, ponieważ na Schaffenfest prowadzi brama, tak bezpośrednio prowadzi tak naprawdę inna brama, tak przez którą wczoraj wychodziliście. Czyli kurwa. Brama, co? Zobaczyłem twojego posta. Czyli brama dolna. Którego posta? Tego, który wrzuciłem na grupę. 10% No z Azją. A, z Azją. Dopiero aż widział, że... Myślę, że teraz zobaczyłem, jak wróciłem. Tak czy siak widzicie, że... Dołączyłeś do tej grupy. Brawo. Przy tej bramie jest więcej zarzutów niż przy bramie dolnej. I na całe szczęście jest też mniejsza kolejka wyjściowa, więc dość szybko podchodzicie do ubranych w purpurę i zakutych w stal strażników Bergenhafen, dobrze odżywiony, dobrze uzbrojony, natomiast to jest bogate, więc może sobie pozwolić na lepszą straż. Witam ojcze, ojcowie, panowie sobie wychodzą z tego, że trzeba będzie uiścić opłatę 3 pęsinki od nóżki. Tak to oczywiście ta opłata pójdzie między innymi na świątynię Sigmara, ponieważ podatki idą na wszystkie niezbędne rzeczy w naszym pięknym, cudownym mieście. Synu, tak się składa, że wyciągam pierwszy glejt, wyciągam ze świątyni Sigmara z Zandorfu, czyli to co on ma. Tak się składa, że mamy tutaj glejt, który nakazuje nam pracę ku czci i chwale Sigmara na Schaffenfest. Potwierdzony, wyciągam drugi glejt od ojca Pawła, potwierdzony przez tutejszą świątynię Sigmara. Widzisz, na pewno gdzieś widzisz pieczęcie. Oficer. Rudolf! Bo to jest taki młodszy strażnik. Jak się zadacie? Słyszę teraz, co jest na tym glejcie. Jak się zadacie? Co mówi? No! Są glejty w świątyni. Które mówią, że dziś przygodni kapłani Sigmara są tutaj po to, aby dbać o duszę i bezpieczeństwo obywateli Bergenhamem podczas Schaffenfest. A niech mnie Dunder świśnie. Z dużym plusem. No ci wyszło. Powinno mi wyjść. No dobrze. Cóż. Jak miałem plus 20, to wyszło. Wyszło, słuchaj,
takim przypadku nie z kim jestem, żeby dyskutować z wolą oficjeli świątyni Sigmara. Mogą panowie wyjść, miłej posługi. Czy możemy prosić się błogosławieństwo dla mnie i dla chłopców? Oczywiście. To strzelam błogosławieństwo, które zapamiętałem z domu Sigmar. Deklarowałem ci, że wkuwam na blachę praktycznie. No, oni się na chwilę wstrzymają. Chwila. Ustawili się. Nawet, wiesz co, odpaliłem więcej. Odpaliłem kadzielnicę i ich okadziłem. Ja mogę używać kadzielnicę. A, dobra. No to dałem mu kadzielnicę, okadziłem ich i... Tych sześciu by się ustawiło. Tak, strzeliłem mu takie błogosławieństwo, wiesz, żeby Sigmar ich prowadził i dbał o ich służbę i żeby jego tarcza i jego młot zawsze ich chroniły. I tak, dziękujemy. Dziękuję. To widzisz, że widzisz, że ci błogosławią strażników. Jest pewien, że ten jest na konsulatu. Może ten jest? Ej. Bo on niedługo w to uwierzy, Moramir już uwierzył. Moramir jest cofnięty do rozwoju. Przypomnę, że tak. Ja ci dam rekwizyty. Więc jesteś... No widzisz, jak on błogosławił wszyscy żołnierzy właśnie strażników miejskich. Po czym ci ich puszczają? No i znowu tam. Kolejka, ustawicie w kolejkę! Przygoda się do umieszczenia na podatku! Czekamy za bramą na niego. Wypraszam gadzielnicę, oddaję. Jasne. No też ten gadzielnicę, no. Dobrze współpracujemy. Wy wychodzicie od tej strony, a tu jest targ bydła, więc jak wychodzicie, to od razu bije was ten zapach niezliczonej ilości rogacizny i nie tylko rogacizny, to po prostu jest zebrana w jednym miejscu. Nie muszę mówić, jak to pachnie. Połączone z zapachami dobiegającymi stąd, czyli z właśnie z regularnego Schaffenfest. Jest tam zapach odchodów w dzielnicy biedoty, kiedy ci się kowały. Słyszałem, że tak to pachnie na południu, w Irlandzie. Jestem oszczarowany, nie ma dalszego szkolowania od landu. Nie! Gdybyś zobaczył, co ja żeby tutaj obrazić, to trochę mi z północy. Gdybyś zrobił tylko tank rybny, to uwierz mi, że cała tyrada by poszła. O, patrzcie, czuję matkę Zygfrydusa. Ona pachnie ładnie i wiem, bo jebałem. Ale ty jebałeś? Nie, ważne, że nie byłeś dziewicą. Podchodzisz do bramy, gdzie generalnie jest ustawienie się strażnicy, no i właśnie wiesz, widzisz, że oni zbiera pieniądze. Dobrze, może pan wyjść miłego dnia, dobrze, może pan wejść, witamy w Begenhafen. Podchodzisz, witamy, chce pan opuścić nasze wspaniałe miasto, w tym momencie musi pan opłacić patent wejściowy, to będą 3 pensy od nóżki, łącznie 6 pensów. Miłego dnia, życzę, do widzenia. Na zewnątrz czekał ci. Ten ma, wiesz, lekko już słabo dymiącą kadzielnicę, już wygaszoną, no tam jakieś tam ostatnie stuszki dymu z niej chodzą. Podchodzi w kuźmę, Teraz mieliśmy się tego w tym miejscu. Ostatnio mało co znajdę, żeby mi się podobało teraz. Chodźmy do tego gabinetu osobliwości, może to ci trochę rezerwie. Zobaczyć okazę z Nordlandu. Czulku. Sigma nie zabrania humoru. Dokładnie. To jest wyobrażanie. Nie obrażam. Ty go nie obrażam. To, że dzieci z Nordlandu są trochę gorsze, to nie znaczy, że Sigmar ich nie kocha. Dzieci są gorsze. Przez to są ludzi mało piękne, mało przejebane życiu stary. To chodzi o naznaczenie przez mieszankę krwi. Dokładnie. Trzymamy na jazdy Norsemenów w ryzach. Oczywiście. Tak, dopóki... Oczywiście. Ale czasami się przebiją, że tak powiem. Kiedy się ostatni raz przebili? Wskaż mi datę. Za 3 lata. 9 miesięcy. 9... Za 10, ale byłeś... 9 miesięcy przed twoimi narodzinami. Powiedziałeś to? Nie, dobra, bo już ten czas przeginał. Nie, tak. Oby nigdy. I idę sobie. Wgraża się najpierw na targ bydła, gdzie po prostu trwał aukcję. Jak przychodzicie pomiędzy najróżniejszym rodzajem zagrodami, no to kupcy z Lejklandu, ale teraz przymuszałem z innych prowincji, bo słyszycie zupełnie inne akcje niż lejklandzkie. I one przekrzykują się. 3 korony! 3 korony za tą sztukę! Ja dam 4!
Piękne kurczaki, komu piękne kurczaki? Patrzcie, wspaniałe owce, prosto z Nizi Nawelandu! Wspaniałe, mięciutkie, są nas do kochania, są nas do wypasania. Nie wiem, mam Irlandczyk. I generalnie właśnie ludzie po prostu tutaj wyprostawiają mnóstwo pieniędzy. Widzicie, jak pękate sakiewki zmieniają właścicieli, jak po prostu dobrze zżywieni tacy dobrze ubrani kupcy właśnie prowadzą, także wyruszają z dala już od Bergenhafen, ich słudzy prowadzą na sznurkach, na powrozach wspaniałe, wielkie, tłuściutkie krowy, byki, owce, kozy, generalnie osiołki, no, co tylko chcecie. Dość szybko wkracza się na ten właściwego Schaffenfest, w sumie to było właściwie Schaffenfest, na ten Schaffenfest, gdzie nie ma aż tyle bydła. No i co, mija się na rzeczy rodzaju, namioty piwne, takie jak te, które kupiliście wczoraj z Moramirem. Mija się stragany z ceramiką, bronią, ubraniami. Mija się teatrzyki kukiełkowe. Jest gdzieś młot? Znaczy w sensie z ten, szukam... Bez problemu znajdziesz, pierwszy lepszy. Dobra. Ktoś sprzedaje młoty, miecze, maczugi, noże. Jest rapier. Szpada? Szukam jakiegoś młota. Absolutnie nie szukam, żeby było jasne. Nie szukam ani dobrej, ani najwyższej jakości. Po prostu szukam jakiegoś młota, który ma gdzieś tam wygrawerowany, czy jakiś ozdobiony jest motywem komety, czy czegoś takiego. Wiesz, taki bardziej sigmarycki. Dwa stagany dalej. Jest taki, wiesz, zresztą krasnolud sprzedany. Mhm. Ale imperialny krasnolud sprzedany. Ubrany bardzo stylowo, jak Aldorczyk. Witam w moim kolonie. Witam przedstawiciela starszej rasy. Jestem Otel. Jestem ojciec Mateo. Zainteresował mnie ten przepiękny młot, który tutaj posiadasz. Błogosławiony przez kapłana Sigmara w Wudbacie. Doprawdy. Owszem. Absolutnie nikt nie kłamie. Nie. Tylko sprawdzałem. Gdzieżbym śmiał? Przecież... Ale co się nie śmiesz? Taki ponury. Ej, się człowieczyno! Jest szafy best! Ktoś ostatnio mnie obraził, więc... Jak cię obraził? Opowiadaj. O moje pochodzenie. I nie wzywaj go na pojedynek? A co powiedział? Skąd jest to? Bo dla mnie. A ty wytłumacz. W sensie... Tłumaczy, żeś, panie, że to panie przeżywasz. Ja mam wielu znamy z Nodlandu, wszyscy mają gorącą krew. Owszem. Nienawidzę, jak się ich obraża. Dlatego dziwi mnie, że nie wyzwaję na pojedynek. Ale możesz kupić ten to piękny rapier, dzięki któremu będziesz mógł go spokonać. Popuścić mu krwi. Poradzi coś. Myślałem, że 18. Tak? Okay. A ile za ten młot? Może ci krasno ludzie. Za ten młot, panie, cało jedyne. Pamiętaj, ma 15 kolon, ale dla pomożnego samolotu jak ty będzie tylko 12. Doskonale, a gdybym oddał ci, wyciągam ten miecz w ramach części wynagrodzenia, tak jest wart co najmniej 10. Toński. Symbol jednego z ich miast. Toński trochę znam. Swojego czasu miałem kontakty z kupcami tońskimi. Straszna kurwa między nami. Przepraszam, to był język. No, ale nie mniej broń robią solidną. Jeśli mi gadasz, odsłuchałem się mąd za 5 kon. Dwie. Targuj się. Nie mam targowania. No wiem. Ja mam. Oj, 16. Nie, no to nie wyszło. 5 i 5 ty. Dobra, no czegoś nie lubię dla przykrywki. Ty chcesz kupić rapier. Rapier kosztuje 20. Wydał go tak z ciekawości, nie jest. 18 kosztuje, ja to jest szafem, więc oni powiedział zawsze. Nie chcę kupić, bo ja po prostu ciekaw ceny. 20 kon. Ale pamiętaj, honor nie ma ceny. Policzyłem się z nim. Ja, czyli jednak dwa wyszła mi straszliwą zemstę. Nie straszliwą, ale pan popamięta o moją osobę. No i co? Widzę, mamy... No może panie jeśli taki... skody do... widzę bitki, konfrontacji, zmierzysz się z łomaczem Braugenem, mistrzem zapaśniczym. Wczoraj pokonał pewnego Krasnoluda. Obawiam się, że daleko mi do jego możliwości.
Już nie chcę przelejać więcej. Przepiękna robota. Tak wiesz, próbuję sobie, tak wiesz, w powietrzu macham. Mm-hmm. Dobrze leży. No nieźle, generalnie masz symbol symetrów w ogonach na głowie. No i tak, co to mi chodziło? Przepiękna robota, mości grasnoludzie. Jesteś panie pierwszym kawałem symbola, którego widzę, ty małup na plecach. Podróżuję dużo. Rozumiem. Chodzi przed wilkami i goblinami. Dokładnie, czasami... Pozwolę mi postrzelić ptaka do zjedzenia. Doprawdy. Jako wędrowni kapłani musimy być przygotowani na każdą okazję. O, absolutnie. Dla mnie dobre przygotowanie to podstawa. Zawsze. No dobrze. Pan jest szczupły? Ja dziękuję. Zostań z Sigmarem i z twoimi środkami. Wrócimy, wreszcie będziemy czegoś potrzebować. No i nie ma z rzeką, tak? No, staram się zapewniać, że mhm. On ma głównie broń. On ma tylko broń. Trochę pancerza. Jak się tam sakwy ma też, plecak podróżna. No i typu rzecz. Nic jakiegoś super wyszukanego. Mówię, na pierwsze miała w tym dwie sztuki, tak? I jedną szpadę i to wszystko. A tak to miecze, jakieś tam, prawda, sztylety tego typu rzeczy. Ja tam wędrujemy do tego gabinetu osobliwości. Przy okazji tak rozpatruję, czy widzę jakieś szlienki albo moriatów. Nie, nie widzisz. Moriatów tych zabójców starcieckich. Moritaci. Może nie mam mowy. Dobra. Chwila na przerwy. Ja bym ten wychywał magię. Dobrze, rzuć. Za dwa. Nie. Bo to jest ta perspektywa, nie wiem. Się wydaje. Jest. O, dobrze otworzyłem. Kuj, nie ma. Zmysł magii, tak? Nie, to nie jest zmysł magii, to jest coś innego. Wykrywanie magii to jest umiejętność. A to jest umiejętność. Ja patrzę. Jest, mam. Na koniec już do tego jeszcze dodatkowo opisy widzimy go wzrok. A czy w sposób widzimy wzrok? Tak. Dobrze. To już ci mówię, co znalazłeś. O. Już ci przyjaciółem. Wielki kurwa spaszyn na środku. Nie? Tak. Jest tylko owca. Jakie z kamiennym siatką pod nowemu. Cię pod nowemu, przepraszam. No w sumie. Otworzyłeś się na wichry magii. I rozglądasz dookoła, co i jak tu się dzieje. No patrzysz, że przede wszystkim tutaj jest ogromna ilość wiatru gran, czyli wiatru życia, który dominuje teraz każdej istoty, ale zbiera się właśnie najwięcej przy dużych skupiskach ludzi. No widzisz oczywiście akrzy zbierające się przy paliskach, na których smażą się kawałki mięsa i wspaniałe ryby. Przy stoiskach z bronią, między innymi jak przy tym ojciec ma dokupił mod, Szamon. Ale on się świci jak psy jaja. O? Ale jaką? Ciężko powiedzieć, różną. Generalnie. Ale widzisz to, że on jest bardzo wrażliwy magicznie. Okej. Bo tutaj właśnie doczytałem, że jeśli chodzi o czarnoksięską jakąś, to tak, odczuwa się nie smak, stręt, a nawet strach. Czujesz to? Tak. Okej. Tak szukając zagrożeń. No, tak czujesz tutaj też dalej. Tylko ciężko ci powiedzieć, czy od niego, czy tak ogólnie. Mm-hmm. No, to już jest jakieś podejrzenie. Tak tylko. Ale poza tym, no, nie widzisz tutaj nikogo innego uzdolnionego magicznie poza tobą i nim. No, tak czy siak, spacerujecie sobie, aż nagle... widzicie gromadzący się tłum gapiów, a także donośny głos kogoś, kto niestudzenie zwołuje widzów. Chodźcie, chodźcie! Za niespełna godzinę będziecie mieli nieproszoną okazję ujrzeć na własne oczy najbardziej oryginalne, niesamowite ciekawostki zoologiczne, jakie kiedykolwiek wystawiono w całym naszym wspaniałym imperium. Menażeria doktora Malfusiusa, zgromadzona w ogromnym kosztem ku waszemu oświeceniu, rozrywce i wiedzy z najdalszych krańców znanego świata. Niezwykłe, zadziwiające, tak proszę państwa, nawet obrzydliwe. Jeżeli będziecie żyć jeszcze 100 lat, nie zobaczycie aż czegoś podobnego.
cud zniekształceń. Obrzydliwe istoty, których istnieje ulonga naturze. Będziecie zadziwieni i zaszokowani, moi drodzy. Osobiście wam to gwarantuję. Milanie jest... Ukośny ten jest odgrodzony sznurem od miejskiego muru. Na tym placu stoją dwa wozy, jeden z przyczepionym plakatem, głoszącym ci, którzy umieją czytać: Menażera doktora Malfusiusa, dziwne stworzenia ze wszystkich zakątków świata. Cudowne, zdziwiające, obrzydliwe. Zdobyte niewyobrażalnym kosztem, jedyne na tym świecie. Na drugim wozie piętrzy się pół tuzina drewnianych klatek. No, to chyba jakieś atrakcje są. Przepychacie przez tłum, który się zbiera. Ludzi, którzy, no słyszycie właśnie jak z moją osobą szeptem i nie tylko. Że o, tutaj my chcemy zobaczyć te niesamowite stwory z dalekich krańców świata. No to dobrze, prezentowanie potworu to pierwszy sposób, aby zabić na stos. Widzicie tak, że przybierając się z tłum, zauważycie, że większość klatki jest zakryta płóciennymi płachtami. I tylko w jednym widzicie lokatora. W kącie odkrytej klatki przycupnęło coś, co przypomina małego trójnożnego goblina. Goblin jest przywiązany do klatki liną, której drugi koniec umocowany jest do żelaznej obręczy opasującej szyję stworzenia. Widzicie, że właśnie w trakcie przemowy mężczyzny, który wygląda jakby zbliżał się do 40, jest ubrany bardzo krzykliwie, podobnie jak pozostali ludzie przypuszczani, parając się taką profesją, czyli po prostu z nawoływaniem ludzi, żeby oglądali jego show. Jego ubiór jest wyraźnie stary i znoszony, widział lepsze czasy. Aczkolwiek po jakby jego gestykulacji widać, że to jest mężczyzna, który jest urodzonym showmanem, który przypuszczalnie raczej zmarnował swój talent na coś takiego, to jakby nie patrzeć na opcja, takie, wiecie, odpusty, tak, mogę być szczerze. Ale tak jak widać, że się dobrze bawi. Widzicie, że właśnie w trakcie przemowy przypuszczalnie doktora Malfusiusa, bo to jest przypuszczalnie on, przed klatkami kręci się zapchlony, śmierdzący, brudny krasnolud o wyglądzie zatwardziałego szubrawca, który przygotowuje pokaz. To jest taki, to nie jest krasnolud taki jak... Mola Amir? Nie, to jest, on nie wygląda przygotowany, on wygląda jak łot po prostu, jak dosłownie łajdak. Nie jest tak typowy krasnolud, o jakim uczył się jak Sigmar, że to jest szlachetny wojownik zakuty w piękny, granulowy pancerz. To jest po prostu, to jest bej. Dosłownie. No to inaczej. To nie jest bait, to on wygląda jakby chciał mu pomóc podejrzeć gadów w ciemnej alejce. To po prostu wersji kasmuckiej. On generalnie jest, wiecie, snuje się wokół klatek, więc nawet stąd słyszycie, że mruczy coś do siebie. Szyderczo uśmiechał się do tłumu z taką pogardą. Widzicie, że zaczyna się w tym goblinie i go tak dźga przez kraty kijem. Stworzenie oczywiście, wiecie, skrzeczy i stara się odpędzić ręką ten kij, ale krasnal ewidentnie... Jak to się jeszcze raz nazywa? Targ doktora... Już ci mówię, to jest menażeria doktora Malthusiusa. Nagle, widzicie, dzieje się niespodziewana rzecz. Kiedy doktor Malthusius zagrzewa tłum do tego, żeby oczywiście dali mu swoje pieniądze i mogli obejrzeć niesamowitą menażerię, goblin przypuszczalnie ma dość tego, co się z nim dzieje i jakimś cudem, być może wcześniej, udało mu się przegryźć sznur, który właśnie trzyma, którym jest przywiązany za nogę do jednego z pętów klatki, odpycha pokraszną łapą kijek, rzuca się w kierunku krasnoluda, który z okrzykiem na pół czy na pół strzekiem upadł na zadek i zasłania instynktownie twarz rękoma. Goblin przeciska się niczym po prostu cyrkowiec przez kraty, aczkolwiek to zwierzę jest tak chorobliwie wychudzone, że on to robi praktycznie jednym sprawnym ruchem i rzuca się do ucieczki. No ale tu jest oczywiście łapać goblina! Ludzie oczywiście Krasnolud oczywiście zaczyna krzyczeć. Goblin pędzi w waszym kierunku. Dobra, to wyciągam młot i je. Rzućcie, nie, on słyszycie jak Matus krzyczy łapać goblina! Ja nie mam go złapać. Dobra. Rzućcie na i po prostu na zręczność każdy z was. I ten, kto rzuca no, wyżej... Mi nie wyszło. Ja mam 39. A ja też mam 39. Wszyscy mamy 39. Może cię zużyć szczęścia, to jeśli coś. Dobra, kurwa. Jedno. 0,9. Chyba 3 sukcesy. To nie. Dobra, wszyscy na raz. Ja też. Dobra, to miałby jedną Nie wiem, gdzie są jeszcze, nie dałeś mi. Nie dałeś, nie? Dobra, no, nie. Jeszcze dwa mi zostaje. O, proszę. Wygląda to w ten sposób. Wystarczy się przejąć goblina, ale wpadł Mateusz Miejski, ruszył błyskawicznie do akcji
I... A zwiotem goblina w ręce Mateo. No, okej. Okay. Tak sobie było? I przewidując więcej... Tak będzie w raporcie. ...zwierzaka, po prostu capnąłeś go w pewnym momencie z jego ramionka. Goblin skrzeczy przeraźliwie i starasz się wyrwać, ale on jest tak osłabiony i tak chudy, że przymuszanie jakbyś chciał, to mógłbyś zrobić tak i już byłoby to... No, wiesz, podnoszę... Dokąd się wybierasz istotą z otchłani? On wygląda strasznie żałośnie. On nie wygląda jak taki goblin, wiesz, typowy goblin. Goblin wygląda jak rzeczywiście no, coś w sumie przykrego. Jedyne co to... Ja jestem pod wrażeniem, że to zdaje się odczuwać emocje. Ale ma trzy nogi, tak? Tak, on ma trzy nogi. I widzicie, że to nie jest atrapał, to jest po prostu to jest mutant. To jest mutowany zielony skóry. O! Podchodzi doktor Malfuzius. Grunni! Chodź tutaj! Kasnow przychodzi. Bierzmy tego mina. Tego strzelił. Idzie z nim do klatki. Zero wrażenia. Patrzę na to stworzenie, jak to rzeczywiście to noga tak... Nie wiem, czy boję się dotykać. Jestem... Dobrze, mam rękawice. Jestem panom bardzo wdzięczny za pomoc, to jest jedno z moich najbardziej, że tak powiem, popisowych, popisowych okazów, tak ci daję kolonę. Daję kolonę. Bo wy jako jedyni tak po prostu musieliście coś zrobić. Reszta ludzi, miałem wiecie, część przymknęła do tyłu, a część tak szykowała jakby, żeby go przejąć, ale tylko wy wystrzeliście do przodu, żeby to stworzenie złapać. Jestem wam bardzo wdzięczny. Panowie. Za godzinę będzie tutaj wspaniały występ. Chciałbym, żebyście wzięli w nim udział, żebyście mogli popatrzeć na moją fenomenalną menażerię. Jesteście zaproszeni bez żadnych opłat. Z moją chęcią, dziękujemy chęcią. Bardzo. To za godzinę, jak tylko ja i mój asystent Grunni, tego śmierdzącego krasnoludza, który właśnie wrzuca goblina do klatki, tym razem bardzo dokładnie mówią, że pętlę wokół nogi, to przygotujemy wszystkie nasze okazy. Widzisz, że mam tu zyskać tak około mniej więcej 40 lat, bić przy pasie, generalnie, jak się prawda, sztylet, no ale mówię, poza tym wygląda tak jak opisałem, jak artysta, który zawsze będzie, tak, który zawsze będzie wyłącznie organizował wydarzenia na tego typu, w tego typu miejscach, nigdy w Waldorfie czy gdzieś, tak? Ale jak się z tego utrzymuje? Wiesz, to jego ubranie z bliska widzisz, jest poprzecierane, połatane, podziurawione w parę miejsca. Krasnolud to wygląda moje, krasnolud wygląda strasznie, tak? No, trzeba za nie. No, fakt, tak czy jak jeszcze wam dziękuję, ściskałem każdego z was. Po czym oddała się, żeby przygotować występ, właśnie krzyczy: za godzinę występ! Dzięki tym wspaniałym panom, dwóm kapłanom, Sigmaru Młodzielscy i dzielnemu młodzielowi! Tam, wiesz, robię po weselieństwu. Generalnie tak, jak to szło? Tak, w ten sposób. No ja znak młota kreślę. Ja już to mogę. A ty, no, że wszyscy umrzemy. Memento mori! Memento mori! Memento mori. No, skrzydła krótkie. Dobrze, że nie ten. Ma się godzinę, zanim się... No to, nie wiem, połazimy sobie, albo pójdziemy może coś zjeść. Która jest godzina? Teraz jest godzina... Nie wiem, że tak koło 10 z kawałkiem. 11 jest. No to można by już coś lekkiego przegryźć i jakieś piwo wypić, ale tylko jedno, bo jesteśmy na służbie. Oczywiście. I wielko, zawsze chętnie, ale wiecie, bez przesady. Ja się tylko napiję. To może ja tu mam taką zaznajomioną knajpkę ze znajomioną barmanką, to to może ich odwiedzimy. Jak teraz możemy jeść? Uśmiechnij się w końcu. Raz ci to się okradli, nic się nie stało. No może kilka razy. No Sigmar, ale... Sigmar w dzieciach ci wynagrodzi. O! Po co mi dzieci? Żeby mogły dostać lepszy medykami niż tamte fraje. Jedno z przekazań Sigmara to jest rozmnażanie się, to nie jest żadne. Sigmar bardzo negatywnie, raczej chyba Sigmar bardzo negatywnie patrzą na cyrulików, którzy pomagają usuwać ciążę dziewczynom na wsi. To jest często kanał bardzo poważny. Albo na szalałem, którzy wtedy mają te amulety oczyszczające. Dokładnie. Się nazywało. Więc wiecie, to jest... Ma być śmigalne, ma być więcej. Dokładnie. Więc... Macie jebać jak Sigmar! Możemy iść popracować, gdzie była tak... A tak, o, tak zmieniam na tak, dobra. No, ale rodzina się sprawdza, piątka braci. A ja po sobie też mam czwórkę, może to jest, więc... Ja będę jakoś mało.
No tak, pewnie wszyscy tam nolaczy to poumierali na zarazę. Nadrobiliśmy jego rodzinę. Poumierali na Norsemenów. Miałem fatalny przypadek Norsemenów. Nieuleczalny. To jest inwazja zarazna. Zaraźna, nie? Czaszka, to pole. Szukasz tego na medyk namiotu z piwem. Tak. Znajdujesz bez problemu. Żeby było śmiesznie, to... To miejsce jest bardzo blisko miejsca, gdzie Molami się siłował z Braugenem, a tamto miejsce jest sobie bardzo blisko tego namiotu z Pirem. No. Więc znajdujesz się bez problemu, jest nawet ta sama dziewczyna, która wygląda mocno zmęczona, ale jednocześnie roznosi w tani wawte napitki, a także talerze pełne kiełbas. Jak się zgrzesie i ona cię dostrzega, to się uśmiecha szeroko, kłania na twój bierze, kłania na twój bierze, takie... O. Ale po chwili takie... Może kiedyś ci się nic mi się nie udaje. Co witaj, drogie dziecko. Ojcze, zaszczyt, że z Polonii wróciłeś. Witaj, dziecko. Również, ojcze. I... Tak. Przynajmniej nie ma kosnuda. Tak, chcielibyśmy posilić się troszkę. Oczywiście. Ale się tylko na chwilę. A zapamiętałem z wczoraj, że macie tutaj wyśmienite potrawy i wyśmienite napitki. Właśnie smażona porcja kiełbas z baraniny i ze skwarkami. Moje ulubione. Czytasz mi w myślach, dziecko. Ja zapraszam do tego stolika. Pokazuję na beczkę, wokół której są mniejsze beczki, na której po prostu siadacie. No tutaj poza tym jest dużo ludzi. Ileś już rzeczywiście takich w takim stanie widać wskazującym na generalnie spożycie. No i co? Czekać na wysiłek. Tak. Tutaj jest tanio, bo raptem 2 pensy za jedzenie i za napitek. No dobra, no to... Tylko, że oni po prostu mają ogromny przemiał i mogą troszkę obniżyć ceny, bo i tak by na plus. Tak ilości ludzi. Płacę bez problemu. Ja kładę 3. Tak, tak powiem. Tak. 3, no panie, musi wziąć 2. Masz pieniądze, czy może? Już? Mam. Czyli masz 5. Kładę 3. No, po prostu 2. Czyli ona odchodzi, jak mówię, tak. Ona odejdzie do śmiasta, czyli... I to ma absolutnie interesujące. Ile na porządku się zajmuje jakoś za pokrzesę. No, zrymuje, to rozumiemy. Bo mu nadaje głowę. To nic koleżnego, to korzysta. To tylko biedne stworzenie, którego męki powinniśmy skrócić. Jak nakazał Simar, on skrócił męki jego takim. Zwyczajnym. Chociaż widziałem kiedyś Rycinę, podobno, znaczy nie wiem co to prawda, bo to Rycina wizja artystyczna, ale podobno Sigmar miał jednego takiego jako nadwornego błazna. Wyobraź sobie, na tej Rycinie Sigmar w całej swojej potędze i muskulaturze siedzi na tronie, a pod jego nogami w takiej śmiesznej czapeczce z dzwoneczkami właśnie taki mały błazek biega. Najwyraźniej Sigmar zostawił sobie jednego jako maskotkę. Tak, myślę, że to biedne stworzenie zostało największą maską, jaką mogły. Cóż by nie chciał być nadwornym błazem Sigmara. Dobrze. Nie, ja się na odwrócę. Aczkolwiek nie widziałem, że miejsce, które posiadała 3 do niekończyny, co nie jest to. No faktycznie oznaka mutacji, ale... Tylko zrobię krawicę. Wiesz, na to się bardzo przychylnie patrzy, więc wolałbym po prostu uważać, żeby coś wam się nie stało w tej kwestii. Filmer jest naszą tarczą. Jest ładnie. Ale dziękujemy, dziękujemy. Kiwilusie. Dokładnie. Tak będziesz naszym naprawdę medykiem. Jak się rozumiem, jesteś już przerwony. Przed miastem. Ci na wodę. Ci na wodę. Ma to sens. To jest fast food, gdzie przemaca bardzo szybko. Jest to taką mikę pełną rzeczywiście świeżo smażonych, urobnych kiełbas z paroma kątkami chleba. No i przy każdym razie stara takie wielkości, po prostu wiecie, takie wielkie kufle piska. Aż dziwne, że za 2 pensy coś takiego można kupić. Z szafem wersji jest zaiste. Ciekawe, co to jest za baraninę. Jak ona
kładzie to ten, to tak ją wiesz, chwytam za rękę, czy się tak wiesz, jak tego? Kochana, niech tobie i twojemu wybrankowi Sigmar w dzieciach wynagrodzi. O, dziękuję. Bo masz już jakiegoś wybranka, prawda? Tak, trzeba się wsiąść. No to niech się nie zwleka, bo inaczej ktoś może go ubiec. Tak wiesz, puszczam jej oko. Możesz się zaszczepić, nie ma generalnie, nie wiesz, ten wróg to jest. Już mi się podciągnąłem kiesę. Zbieram wokół. Jebałbym się! Obawiam się, że kiedyś za to mnie spotka kara od Mora, ale... Pijmy! Piwo jest spinione i przepyszne. Antyseptyk, ale też po prostu jako zwykły napitek. Nie, nie chodziło o to, żeby się najebać. Tylko chodziło o to, żeby po prostu jak kompot do obiadu, można tak to powiedzieć. No. Ludzie, mam problem, bo przygotowałem kurczaka, pierś kurczaka, no i pokryłem i ochlapałem sobie spodnie sosem, więc zdjąłem spodnie i miałem penisa na wierzchu. I jak robiłem kurczaka, to spadł na penisę. I teraz mój penis jest taki czerwony i załogniony. Wiecie co, robicie takie komentarze? Ty ruchałeś tego kurczaka, prawda? Ruchałeś kurczaka, przyznaj się, ruchałeś. No. Ja tak się pozwolę, że rzeczywiście robił smutne rzeczy. Uważaj, żeby kiełbasa ci nie spadła. Kiełbasa nie wiem. Ale cię zastrzelę się, zastanawia się, nie pojechać budyż, ale rzuci to wszystko, żeby pojechać budyż. Czego chcesz tam szukać? Dokładnie. Mam chyba więcej takich jak ten trójnogi. To może przyjść na nas w świątyni. No, bo byś świetny pomywaczem. Wow, dzięki. No mówię, to samo co my. Nie wiem, szukać. Dobra, powiedz, o co poszło w tej całej gili, oprócz tego, że cię obrazili, bo w końcu dostałeś tą... Myślę, że nie, sobie nie zrobię kolejną. To sobie liczą. Rzeczywiście powinien się zmarzyć. Stary Kudachon uważa, że ludzie z Nordlandu są nieco gorsi. Może sam jest z Nordlandu i go tam nakrzyżowali. Nie, na szczęście bliżej mu do Morelli. Tak, niech Mor go przyjmie w swoją opiekę. Już niedługo. Mogę go dostać. O właśnie, to powiedzieć. Jebać władzę, tylko Mor może dostać. Nie, mam taki wewnętrzny dowcip z poprzedniej ekipy z Czarkiem. No, powiem wam kiedyś. Tak. No niemniej. O właśnie tak, bo wysłałeś mi tą kartę tej farowskiego projektora. A, i co? I właśnie jestem ciekaw, że po prostu tam jest nie będę przynajmniej wspomniał o jakiejś gildii związanej właśnie z projektorem. Mówisz o tym, o tym, co ja znalazłem? Tak, jakiejś gildii nie mam oni podchodzą przypuszczalnie albo pod to. Odpalam fejsa i widzę to następnie. Oni podchodzą albo pod to, albo pod gildię tych. Już ci mówię. Generalnie tu poszli, nie pamiętam, jak to też nie widzę, tutaj na rzecz nie rządu.
Jest przed Bukturą. Więc ja się zostałem po prostu nie będzie zdarzał nikt, właśnie, jak mówię. O, na czym też ktoś wypada, na którym siedzisz? Mężczyzna jest niezawiany. Taki typ średnio przyjemny, to był dodaty, wiesz. Słyszałem, że jesteś razem z Krzykiem. Tak? A czy to ci przeszkadza? A tak! Wiązanie ze sobą tak, i ty że nie wiesz. Jeden maszyny takie. Drugi dopija kolejeczkę. Nie szukamy zwady. To jest pech, bo zwada znalazła nas. Ja znam to wasze nordlandzkie nasienie. Rozglądam się, czy gdzieś jacyś strażnicy kurwą. Ile maszynka? Okej, okay, moja... 10-5. Moja deklaracja... Ale mam spostrzegawczość i tak dalej. Moja deklaracja będzie prosta. Ja nie jestem waleczny, ja się będę ewakuował. Pierwsze to patrzę na drugie wycieczki i będę tego robił. No wiesz, ale robisz to w zasadzie, że spierdasz szybko, czy robisz tak powoli, ostrożnie, wiesz, tak, żeby ich nie sprowokować za bardzo. Bo jeżeli się zaczną uciekać, to już się ich zaczną gonić, bo jak sobie widzieli tak na stole. Ja wiem, dlatego mi sam widział, że można się po prostu swoją drogą ścieżki. Ja wiem, jak to u was kurwa jest na północy. Wy macie w sobie krew tych diabłów z zamorza. Tak, chyba wszyscy rude włosy, błękitne oczy, jak te bękarty, które nas najeżdżają. O stuleci. A czy ja jestem rudy? Czy ja mam oczy? Na nas przepadłowałeś! Na... Czym? O, dobrze mówi, dobrze mówi. Są jacyś strażnicy? A czy ja to, żeby mówić wszyscy, ten rudy jest spolą normalnie, to akurat kurwa nie przechodzi. No, a wy co? Sigmaryci! Wy się wprowadzacie z takim nasieniem, z zdradzieckim. To oni przecież wiele razy za imperium, a? Tacy z was pobożni mężowie, tylko ulnych! Wyciągnął jakimś milczał. O kurwa, ale zaraz pierdą dostanie! Tylko ulnych może mnie sądzić! No! Tady Monty osądzi. A, no. Znaczy to może zaraz wiesz, jak jest tu niż ryja. Ty! Ty jest przedstawicielem tego państwa? E? Będziemy się kończyć ze śmiercią. E? Za ręki strażników. No. Kiedy oni jakby są zajęci rozmową, ja patrzę, czy jestem w stanie się tak trzymać, tak powoli, zanim oni się zaczęli. Powoli, zanim otworzyć. Tak, ale w tym momencie, słuchaj, co tutaj się dzieje? Chodzi trzech strażników. Ci wyglądają troszkę inaczej. Oni też mają wiele strażników miejskich z Bergenhafen, ale taką troszkę gorszą, skórzone pancerze i są uzbrojeni w pałki. Ja nie chodzi o to, żeby też czego pacyfikować, nie zabijać. No poza tym, że się na to ma jeszcze do komuś przy pasie. Podchodzę. Coś tutaj dzieje, co to ma znaczyć? Oh. Zapoznacz porządek. Pani sierżant. Czy panowie... My nic nie wiemy, nic nie wiemy. Do tego, czy panowie... myślę, że... Mają dość. Pierwsze mają dość? No tak! Co? Znowu nie masz dość? Panie władze, tylko tego nordlandzkiego kunda i jego kochasiów wyobrażałem. Tak. Przypominam, jesteśmy kapłanami Sigmara. Tak, ojcze. O tak, ty i twoje koledzy pójdziesz z nami. No dobrze! Wstają i generalnie... Pozwalają się skuć. Widzisz, że bez żadnych problemów. Chyba nie pierwszy raz robią. Panów proszę z wami, będziecie musieli złożyć na pociech. Dobrze, idziemy. Panów proszę. No, jak nie wyglądać, ale dobrze. Udajecie się kawałek dalej, niezbyt daleko stąd, do obszernego namiotu. Na którym wieszana jest flaga z herbem miasta. Tuż obok znajdują się dyby, a w dybach widzicie, znajduje się zakuty krasnolud, który jest jeszcze gorszy niż grunni, ponieważ ten krasnolud śmierdzi jest odrażający. Generalnie brody i ubranie ma poplamione resztkami z gnilych owoców, jest poprzytomne, stąd czujecie od niego przerażający też odór alkoholu. Ludzie zebrani przed dybami rzucają w niego z gnilymi owocami i jajkami. On próbuje bełkotać, on sobie rewanie, plask. I tak, wiecie, no krzyczą jak to ludzie w takich sytuacjach, prawda? A, zamknij się, a ty śmierdzielu, i tak dalej. Do tego kapitanie, panie kapitanie, czym zawinił ten przedstawiciel starszej rasy? Księżnie, patrz, jak powiedziałeś, tak na zasadzie. Tutaj to Gotz i Górnis.
Nasz miejscowy pijak. Za każdym razem, kiedy jest szabert, to jest Gottlieb Szynabuldy. Najpierw żebrze o pieniądze, a kiedy zdobędzie pieniądze, wydaje je na metrach piwnych. Problem w tym, że Gottlieb nie umie za bardzo utrzymać alkoholu, więc natychmiast wzbudza awantury. Średnio bywa w dywach 2-3 razy dziennie. Kapłani Sigmara! Kapłani Sigmara! Po filmie przyjaźni! Pomóż mi! Kapłani Sigmara, wypuść! Będę swoim przyjacielem do kontynuacji Kapłani Sigmara! Zamknij się, chlejusie! Krzyczy kapitan. Nie kapitan, to jest sierżant. Przepraszam. Jak długo ten krasnol będzie jeszcze w dybach? To jest 2-3 godziny. Jak gdybym chciał... Chcesz ojciego wypuścić wcześniej? Jeśli go wypuścisz, będzie... Mogę się na to zgodzić. Jesteś kapitanem Sigmara, ale... On po prostu nie wróci w końcu. Sigmar nakazuje nam pomagać braciom. Tak jak i Sigmar pomógł im wtedy. Teraz zobaczysz, że ma Wilka wtytułowane. Nieważne. Ale nie patrzy na ciebie poradliwie, on na ciebie na zasadzie tak wiesz. Tak. Rozumiem, dobrze. Franz. Rozkuj go, tak jest, sierżancie. W porządku, wypuścimy go. Od razu mówię, że jeśli wróci tutaj, będzie się jego końca kary. Oczywiście. Jeśli jak najbardziej. Jeśli zrobi coś głupiego, raczej nie sądzę, to będziesz człowiek z niego odpowiedzialny. Do tej pory on jest generalnie groźny. Nikogo nie zaczepia. Nikogo nie pobił, nigdy nie zaatakował. Jest nachalny i odrażający, jak pan nie widzisz. Ale nie jest to tam niegodziwca. Każdy może się zmienić. Porozmawiam z nim. Generalnie młody chłopaczek go wypuścił, ten padł na ziemię, zwymiotował od razu, pierwsza czaku zrobił. Taki mocno niezdrowy ten kol na temat żegowiny, nawet jak na żegowiny ten kol jest mocno niezdrowy. On mówi takie... Po czym takim trochę komicznym, żałosnym krokiem podszedł do ciebie, patrzy na kolana i zaczyna ci całować nogi. Zabieram się. Gottlieb. Bierze ci ręce. Proszę się uspokoić. A to do ciebie. Gottlieb, wystarczy. Stary. Obiecaj nam, że w imię przyjaźni między Sigmarytami a krasnoludami. Będę ci, panie, przyjaźń na całe życie ci ślubuję. Będę schodził z tobą wszędzie. Ja zmienię, ale czy mogę prosić pęsika na piwko, bo suszy mnie strasznie w gardle. Bym się napił, bym się tak pęsika, takie malutkie piweleczko, bym się napił. Tak, zmiany nie są łatwe. Panie, może ty pomożesz bratu w krasnoludowi w potrzebie? Proszę, jak widzisz, że mu nie dacie, to grałem was w dupie. Pęsik, ja to... Muszę się napić. Słuszmy. Przynieś mu Zygfrydusie wody. Nie, woda tutaj nie dobra w Bergenhafen. Powodzi to, z brzuchem mi się coś dzieje, ale piję wodę takie dobre. Kładam, proszę. Będę przyjeżdżał całe życie. Kierowniku! Księciuniu! Będę księciuniu! Ale może! Lektorze! O kurwa, nie, to już sobie... Lektorze szanowny, tutaj sobie rączki z galanterią. Niedobre, to piwko kupisz. Wiecie, że ten sierżant się na niego patrzy z takim po prostu... Mówiłem. Dobrze, tak. Pani, ty masz tutaj zostać z Gottliebem, a panów kapłanów proszę do środka. Widzisz, on się nie odpierdolił, gość, on nie zna przypiąć, on do ciebie po prostu przyklajstwowany. No, masz pensa, to proszę. O, dziękuję! No słuchaj, chodź do pensa i jak na to spierdolił jak olimpijczyk. A może popilnować konie, żeby nie porysowali? Jesteś... Syfki. W końcu z aresztowanymi mężczyznami, którzy generalnie mają takie minie, no to już któryś raz z kolei, ja mam w dupie. W końcu z namiotu, gdzie w środku znajduje się starszy mężczyzna. Już wam mówię, jak on generalnie wygląda. On jest stary, ma około 60. Siwowłosy, byste spojrzenie. Najpierw tak wiecie, że on próbuje wyglądać na srogiego, ale przypuszczalnie w rzeczywistości ma o wiele łagodniejszą naturę. Albo inaczej, bardziej życzliwą. Nie wygląda samo co łagodno. Jest świetnie ubrany. A dodatkowo widać, że dobrze żyje, bo po prostu jest mocno przy kości. Ma coś ciekawe prawniczą perukę na sobie, togę,
Za nim opata ość, jakoby to śmiesznie brzmi, ściana namiotu, znajduje się laska na taka przypuszczalny symbol jego pełnionej funkcji. Ma wielki złoty sygnet, a przed nim na biurku znajduje się pieczęć miejska. Panowie, radny Heinz Richter. Tak, członek magistratu i sędzia odpowiedzialny za obecny, za sąd Schaffenfest. Myślę, że mężczyzna nie wstaje oczywiście, bo ma wyższy status niż my. Hi Sigma. Witam panów. Sierżancie, dziękuję. Możesz zabrać swoich ludzi z płatne pantu. Tak jest. Zlotował. Odwrócił się, też mam jeszcze skinął głową. Mhm. Wyszedł. O, starzy znajomi. Dobra. Chciałbym, poproszę was, panowie, szybki opis, co tutaj się wydarzyło. Już domyślam się, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy się panowie to jest. To Filip. Przepraszamy, że więcej nie powtórzę, bo co ten nadęcz nas wkurwił. Obrazili prawowitego obywatela Imperium. Mimo, że z Norlandu, to jednak prawie tego obywatela. Mówiłem! Mówiłem Nordlandczyk! Nordland jest prowincją Imperium i należy się jej taki sam szacunek jak... Tobie. Prawie każdej innej. Oznaka konfidencja przyznana. Ja dostałem oznaka konfidencja. Jak każdy zbierze 10, wymyślę coś, co będzie... Generalnie... Tak, zagubiły mi się poprzednie przeje gdzieś. Trzymaj się, dajesz dwie jeszcze. To ile byłoby u nas na tej... O stary, nie starczyłoby mi, pomyślałem ich dużo, nie starczyłoby. Jak w sumie się zbierze dzisiaj, to już coś się wydarzy. Także rozpoczęło się od tego. Później ci panowie obrazili również nas jako kapłanów Sigmara. No nie wiedzieliśmy, że jesteście kapłanami Sigmara. Wiedzieliście. Tak patrzę kurwa na mnie i na siebie. Mogliście kupić też. Jesteśmy kapłanami Sigmara. Obraziliście również Sigmara, czyli najwyższego boga Imperium. Co jest karane śmiercią na stosie, ale nie będę się tego domagał. Dobrze, że się tego nie domagasz, pani, biorąc pod uwagę, że nie prezentujesz prawa w Imperium, tylko ja to robię. Wiesz, dobrze, panie, jak działa alkohol na ludzi, również na Sigmarytów. Wiesz, ilu Sigmarytów w ciągu wczorajszego dnia wtrąciłem do dyb? A sam nim jestem. Sam oddaję cześć młodzieżcy. To nie jest. Mamy tutaj Bergenhafen, Schaffenfest. Nie chcemy z tego robić pokazu osób czarownic. Ci mężczyźni odbędą karę. Posiedźcie sobie na najbliższe parę godzin w dybach, chłopcy. Ja was to nie pierwszyzna, bo wciąż pierdolę Nordlandczyk. Natomiast liczę, że na tym się skończy cały problem. Prawda? Oczywiście, nie zamierzam. W końcu Sigma też uczy, że należy wybaczać tym, którzy okazują skruchę. Patrzę na nich. Jak najbardziej sędzia. Nie wiem, taki... Wkazał ci język. Najbardziej sędzio, myślę, że to sprawiedliwy wyrok. Dobrze. Cóż, w takim razie panowie, dziękuję wam za wasze zeznania i zapraszam na Schaffenfest. Cieszcie się, jedzcie, pijcie, bawcie się. Jak byłby święto, mamy raz w rogu. Nie można przegapić. To będzie czas, żeby pójść do... Widzicie, że właśnie sięgnął do taki szklanki takiego mocno zwodnionego wina. Niech cię Sigmar prowadzi, sędzia. Dziękuję, raz już. Kolejny! Tam jak wychodzicie, to myślę, że jest kolejeczka już na nie ustawiona właśnie strażników, którzy prowadzą mniej lub bardziej agresywnych ludzi, którzy złamali prawo. Nie tylko ludzi, tam jest jakieś nazywanie. Działki są. Kasolów innych nie ma. Gotli spierdolili się. Swoim razem. Zobaczymy ten pokaz. Dobrze, idźmy na pokaz. Nie zrobiliśmy taka klasną wodę. Radny Heinz, tak już idąc, Heinz Richter. Tak. Czyżby jeden z przywódców lokalnych? Chciałbym powiedzieć, w sumie można się Krenety spytać o tą pierwszą władzę. Jak wrócimy na popołudniowe piwo, to się zapytamy. A teraz chodźmy do... Gabinetu osobliwości. Doktora Malfusiusa. Udajecie się tam, generalnie. Zaczyna się show w dużym skrócie. Docieracie na miejsce.
Ludzi jest mnóstwo, ale wy się przeciskacie do przodu bez większego problemu, dzięki waszemu autorytetowi jako pan Sigma nie macie problemu z dostaniem się na sam przód, to ty za nimi podążasz, więc też wam się to udaje. Widzisz, doktor Malthusius, którym asystuje podróg, są grunni, pokazuje różne cuda i dziwolągi. W tym dziecko podświetlone na całym ciele drugim włosem, psa z jednym okiem w środku czoła oraz znanego wam bardzo małego goblina o trzech nogach. Ciekawe, czy ma licencję na tych mutantów. Prawda? Że nie, spali... nie słyszałeś w ogóle nigdy o czymś takim, jak licencja mutantów. Nie ma czegoś takiego, licencja mutantów. Znaczy, rzuć sobie na prawo. Ale na prawo, prawo czy na wiedzę daję? Możesz na prawo. Co to ty? No. Nie słyszałeś, żebyś jakimś w ogóle pokazywać mutantów, tak? A kogoś, to nie są mutanci tacy, którzy czają się w ciemnych miejscach i no, no, no ale nadal, nie mutanci. To sobie dziwolami. To już to było, możesz być na pewno. Nie wiem, co mam. A nie, bo to intelekt. To nie. Dobrze, to też o tym nie słyszeliście nigdy. Czy tylko Deklet mówi o mutantach? Mhm. Nie słyszeliście nigdy o czymś takim. Zawsze za tym wszystkim to faktycznie, ty to chwyciłeś, zresztą to wszyscy widzieliście z przodu. Wiecie, że to nie jest ściema. To nie jest, że to nie są żadne kostiumy, to nie są żadne fizy, to są rzeczywiście zmienione istoty. Ten pies na przykład z jednym okiem wygląda wyjątkowo niepokojąco. Zresztą jednak ma tym jednym okiem zaskiał wiosną śruka albo coś w tym stylu. Nie. Tak daleko nie idźmy. Taki wyrostek ma, taką wypustkę. No dobra, ja już wiem jak to się kończy, ja już wiem. Ale tak samo ten dzieciak, który się tym łosią, który siedzi w klatce i tylko się patrzy na wszystkich, a ma taki wzrok, jakby to mu jakby dorosły się patrzył niż dziecko, a ten na oko fizycznie to jest 7-8 lat ma, tak? No i mówię, ten mały tłumowy goblin, który na tych trzech nóżkach jak się poruszał, to strasznie naturalnie wygląda, ma taki trochę pajęczy ten ruch. Ale ludzie są oczywiście, wiecie, zachwyceni, lecz przerażeni. Przynieśli jedzenie, picie, tam wymieniają się właśnie. Ktoś ma miskę pełną słonecznika, oczywiście w łupinach i częstuje po tych pobliskich sąsiadów. Ktoś tam inny właśnie rozlewa ludziom do kubków i kufli wino. Jakieś tam strasznie tanie przypuszczalnie, no ale wiadomo. No jak to na takim odpuście, tak? Ludzie są zafascynowani tego typu rzeczami. Nie kawałek sobie chleba z plecaka. Generalnie, co się wydarzyło? Kiedy grunni wypadza zielonoskórego z klatki, żeby go pokazać z bliska, ten go nagle gryzie w rękę, grunni wrzasnął z bólu, zaklął... Bezużyteczny kresnął? Tak, no, zaklął straszliwie, tak jak marynarz i rzuca się do ucieczki. Grunni? Nie, goblin rzuca się do ucieczki. Tłum zaczyna wrzeszczeć, ludzie generalnie zaczynają bezładnie biegać, ponieważ bo są przerażeni. No, wy za goblinem. Powiem w tym, że tłum wam przeszkadza, bo nagle po prostu wokół was robi się pandemonium. Więc wy prawie wstajecie przycisnąć, żeby tego goblina złapać. Goblin biegnie w kierunku murów, a biegnie szybko. Jak na tak wychudzone zwierzę, skurwiel jest po prostu, mówię, rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo fest. Kiedy jednemu z was, prawie daje się go dopaść, goblin dopada do muru i znika w małej, okratowanej z odzewnymi rzędami dziurze w ścianie. Dobiegacie do tej ściany, patrzycie, no ale nie chuja, zniknął. Widzicie tylko w ciemności, wydaje wam się, że widzicie po prostu jego sylwetkę, która znika. Znaczy, słuchajcie, tak, no. Ludzie oczywiście za wami, mówię, w panice część uciekła, część jest taka: uciekł, gdzie uciekł? Uwaga, może być jadowity! Sprzężone są trujące! On był spaczony, co będzie, jak nas ugryzie? Ugryzł nas luda! Zaczął mutować? Nie wiecie, tego typu rzeczy. Zaraz zastąpi goblina. Tak. Przy dziurawym murze szybko odnajdzie się w tym czasie tłumek gapiów, a wkrótce, zanim właśnie zdążycie cokolwiek zrobić, na miejsce przybyła patrol. W dosłownie z tego tłumu po prostu wychodzi patrol, który ośmiesznie to jest ten sam, który was wtedy spotkał. Prowadzony przez tego samego sierżanta, który na wasz widok robi takie... taką minę. Doktor Malthusius, Grunni i wy. Znaczy, po prostu sierżant was prosi, panowie pozwolą z nami. Oczywiście. Oczywiście nikt nie jest skuty, nikt nie jest, nikomu nie zabiera wam broni z tych rzeczy, wręcz przeciwnie. Prowadzą was z pełnym szacunkiem, no Malthusius, wiecie, co pewien czas tylko opierdala Grunniego za to, że ten prawda pozwolił mu jeden. No tamten nie ugryzł, a co miałem zrobić? No ugryzł mnie, jebaniec jeden. Miałeś go pilnować, no ale nie ugryzł! I tak dalej, i tym podobne.
jak się sprzeczają. Wkraczacie do sądu na terenie festynu, gdzie Hans Richter na wierzchu robi takie... Déjà vu. Radny Richterze, był wypadek przy pokazie osobliwości. Jedna z istot uciekła do kanałów pod miastem. Wracaj na patrol, sierżancie. To jest! Może mogło pana mi opisać, co się wydarzyło? Malfusius. No, bardzo przykro mi to powiedzieć podczas pokazu osobliwości. Jeden z moich okazów, Trójnogi Goblin. Jak on to powiedział, to Richter tak na niego spojrzał. Ugryzł w rękę mojego asystenta. Był nie widzicie jakości, a ten rękę robił taki... w tym stylu. I zdobył czmychnąć. Niestety tym razem ci odważni mężni bohaterowie nie dali rady go złapać, a to nie jest ich wina. Proszę pana, to są mężni odważni bohaterowie, dwóch kapłanów sigoleckich i młodzian odziany w kapelusz. Wyglądając jakby był z Nordlandu. A, no tak, wyglądający był z Nordlandu. Generalnie Richter się na nadzieję patrzy dość ostrym wzrokiem, jak to powiedziałeś. Ja tu jestem. I niestety zdołał dobiec do kraty w murze i uciec. Dobrze. Kraty prowadzą do kanałów pod miastem. Ta istota tam zbiegła. Nie może być. Nie wiadomo do czego jest zdolna. Jest to nie tyle, że mutant, tylko jeszcze zielono skóry. To prawda, musimy go zlikwidować. Prawdopodobnie się uda. Musimy. Czy panowie, siły miejskie. Mówi Malfusius. Oferuję wam 50 złotych koron, jeśli dostarczycie mi... Nie no, w sumie. Jeśli dostarczycie mi tego goblina z powrotem. A ja na głowę, mówi Richter. Każdy dostaje 50 złotych koron, jeśli dostarczycie mi tego goblina z powrotem. Żywego czy martwego? Może być martwy. 50 na połowę będzie żywy, mówi Malfusius. To już będzie 2/3 twojej gildii. Zrób się tak najszybciej. To jest zbyt ważna sprawa. Taka istota nie może grać, nie wiadomo czego jest zdolna. Gdzie znajdziemy najbliższe zejście do kanałów? A może jakaś mapa do kanałów? Mapy kanałów niestety takiej dokładnej nie mam, poza tym mapa kanałów, panowie, pod ziemią wam się nie przyda. Wejście do kanałów wkroczycie nieopodal tej kraty, przez którą uciekło tam to stworzenie. Radzę wziąć jakieś pochodnie, jest na dole ciemno. Mam latarnię. Dobrze. Zwróćcie jak najszybciej z tą istotą, żywą lub martwą. Żywą! Mówi Malthusius. Bardzo proszę! Jeśli mam coś trzeba, to poprosił go o kratkę. Że mu sobie to robić, czy linę, żeby ją związać. Lina. Dostanie się linę. Gunni! Przynieś nam coś! Kasnolud wybieg. Dobra. Dobrze. Jeśli to zrobicie, przysłuży się władzy miastu. Będzie wyciąż. Dobrze, oczywiście opłata będzie po wykonaniu zadania. Moje stanowienie. Jak będzie żywy, to 50 na głowę. Jak martwy, to 50 na grzupę. Przyjdźcie. Przydałby się monami. Grunni szybko wraca, kasula szybko biega i rzeczywiście ma przy sobie taki powóz, w dużym skrócie 5 metrów liny. Daję ci ją, bo ty poprosiłeś o linę, więc... jeśli przyjmiecie to zlecenie, dostaniecie też nocleg na koszt miasta w gospodzie na skraju wędrówki niedaleko bramy wschodniej. Nie wiadomo ile czasu wam zajmie w tych kanałach. Więc miasto sponsoruje jedną noc. W bardzo dobrej gospodzie, muszę powiedzieć, na skalę wędrówki jest jednym z lepszych przybytków w Bergenhafen. Powiecie, że podacie swoje imiona, nazwiska właścicielowi, powiecie, że sędzia Richter was przysyła i on was w tym momencie na jedną noc przyjmie. Czy moglibyśmy liczyć też na zwolnienie z opłat na bramach? Nie wiemy, ile razy będziemy musieli je przekroczyć podczas wykonania misji. Się patrzyłeś na przyjemne duże oczy. Dobrze, na jeden dzień. Dobrze. Late? Jakiś? Będą wiedzieć na bramach. Dobra. On powiedział, że wyślę końców do bram i poinformujesz dwóch kapłanów Sigmara i generalnie facet z maską, Plague Doctora i fakuluszem będzie. Wyglądający jak to? Nie, śmieję się, już wyglądający jak to.
No nie, no jesteś w Sopa, poznana nim, bo jest nowym Lanczykiem. To jest nasz nowy, powtarzając się dowcip. Recurring. Już widzę tak, takie ścieżka normalna, tylko dla Nord Lanczyka, tak już sztokiem. Nilfordlander. Czekaj na memy na grupie. O, się zacznie. Dobrze. Ona mówi, proponuje, żebyście umieścili swoje rzeczy, których nie chcecie brać właśnie na dół, w tej gospodzie. I żebyście wrócili tutaj po prostu i w tym momencie zeszli do podziemi. Nie mam takiego problemu. Ja też nie mam takiego problemu. Jedyne co zrobię to szatę. Zamienimy raczej na normalne ubranie. Znaczy ja mam pod spodem normalne ubranie i tą. Jak widzisz, zbroję mam jeszcze skórzaną. Pod spodem szatę zdejmuję i chowam ją po prostu do plecaka. Ja zostawię no. swoje rzeczy. No, generalnie tak. Czyli co? Po tym wszystkim on was wychodzi na zewnątrz. Tam jest ten taki młody chłopaczek, który wypuścił Gotriego, jak ty prosiłeś. No i mówi, to panowie się udadzą ze mną teraz do gospody, tam zostawimy rzeczy, potem was zapłacę do studzienki, gdzie wkroczycie do podziemi. Studzienka, co ciekawe, jak się jednak okazuje, jest na terenie miasta, nie na zewnątrz, jest na terenie miasta, dokładnie w... Pytanie, czy coś w tym zostawiać? Dokładnie w Adelring, czyli w tej, jak się okazuje, najlepszej dzielnicy, tam gdzie mają swoje domy wszyscy właśnie przywódcy gildii, generalnie najbogatsi mieszkańcy, tam też znajdują najlepsze kluby i tawerny i generalnie przybytki, gdzie można coś zjeść i się napić. Tam wejdziecie do podziemi, ale najpierw udajecie się do gospody. Pytanie, czy chcemy się udać do gospody? No właśnie tak, to, czy chcecie oczywiście. Ale czy chcesz zostawić? Ja tak naprawdę, dla mnie istotna jest tylko ta szata, ale wydaje mi się, że mogę ją spokojnie schować do plecaka, nawet jak się zamoczy, to nie będzie tragedii. Gospoda znajduje się już się nie porwała i tak dalej, więc szatę zdejmuję. Może bym wcisnął swoją też do ciebie? Myślę, że tak. Znajduje się w dzielnicy kutyjsko-handlowej gospoda. To inaczej, ten chłopaczek się pyta, czy was ma tam zapowiedź, czy nie. Nie, nie ma potrzeby, ja tylko nasze szaty, moją i jego chowam do... Nie, jestem z plecaka, ja będę brzęczał. Aha, no dobra. To wiesz, to są kanały. Tam nie ma dużo miejsca. W sensie nikt z was pewnie nigdy nie był w kanałach na świecie, ale domyślałeś się, że tam jest mało miejsca. No, może się raz. Ja biorąc pod uwagę, że byłem w... wychowany w twierdzy, ja wiem, jak to może być wąskie, więc... A jeśli ty nam mówisz, że chcesz zostawić na to... No dobra, to idziemy do jak w takim razie on zostawię, to chyba zostawimy też nasze szaty tam i ten, i... ja w sumie mam... w tym plecaku nie mam prawie nic, więc generalnie... Bierz mu strzały sobie? Nie, bo nie przydadzą mi się. Mhm. Weźmy nasz nowy trych. Weź łuk i strzały. Po co? Przecież nie będę strzelał w kanałach. W gruncie rzeczy... Panie, łuk i strzały w kanałach? Mówi ten chłopaczek. Strzelamy się normalnym. No, tam przecież nie ma miejsca. Tam cała wyżej kusza. Tak, i to mała. Ale dobra, czyli tak, łuki, strzały zostawię, zestaw Sigmary te zostawię oczywiście do Sigmar też i tak dalej, no bo... On... Zestaw Sigmary. Czyli ja sobie tak zapisałem... Zestaw małego Sigmary. Ja sobie to tak zapisałem, zestaw fanatyzm, tak. Nietolerancja, pogarda dla Wiznodlandu. Xenofobia. Xenofobia, nie, Wiznodlandu. Tak mam to zapisane w tym zestaw Sigmary. Przekazania, nie? Xenofobia. Latarnię oczywiście biorę, napełnią ją olejem. Za dużo zapasu za sobą, bo to się źle kończy. Tak, potem człowiek wpada przez dziurę w piwnicy. No, kurwa, ja wziąłem stulecie. Terminator. Już kupiłeś. Co masz? Nie przypominam sobie. A może jeszcze nie wiem, może w lamy zatarł. Dwie mikstury leśnice skądś mam. To ci chyba dali tam. Możliwe. Masz, aż się. No mamy, skoro mam zapisane, to na pewno mam, tylko nie wiem skąd. Nie, ja mam tu się książkę. Tak, no ja sobie zapisałem Galmaras. A to ten mod, który kupiłem, to... Cholera. Damn! Tylko chamska podróba. Made in Kitaj. Galmaryz. Galmaryz. Gelmeraz. O smaku sera jeszcze. No i tyle, no biorę ze sobą na szkipady kubkę i krzesiwo i takie tam. No ogólnie zostawiam tylko praktycznie zestaw Sigmaryty, Deus Sigmar,
strzały, łuk i szatę. Dobrze. Tarczę wezmę, bo tarczą mimo wszystko mogę iść tak z przodu i się osłaniać, więc... Tak jak wspominałem, gospoda jest bardzo przyjemna rzeczywiście. To nie jest może najwyższej jakości klub czy przybytek, ale zdecydowanie no... Normalnie przypuszczalnie byłoby was tutaj strasznie o wiele mniej nocy niż na przykład w Srebrnym Ulu. Co mówię w ogóle o tobie. Co ty zostawiasz w Dieterze? Znaczy przy sobie mam tylko broń, dwie miksury naciśnicze i w sumie tyle, więc nic nie zostawiam w gospodzie. Czyli bierzesz, to okej. Co tylko, ty tylko te szaty co ten razem z... To tam zostawiasz swoje szaty. Tak. Tak, okej, nie ma sprawy. Ja przede wszystkim zostawiam wszystkie rzeczy związane z takim... alchemią i tak dalej. Tak, aczkolwiek biorę trochę płucna, bo to może się przydać do leczenia. Na pewno biorę lampę oliwną i olej. Biorę łom. Dobrze. Absolutnie biorę łom. Haczyk i żyłka raczej się nie przyda. Mikstury. Okej, okay, biorę sokolok. Dobrze, mikstę sokolok. Nie można zasnąć przez 10 godzin, D 10 godzin, ale masz plus 5 rozpoczynania w czasie. Kurwa, kot. Zwiedziłem. Dobrze. Na parkujący nie, biorę butelki ze spirytusem. Mam dwie butelki ze spirytusem. Dobrze. Dla mnie wiadomo, kapelusz z rondem by mieć w głowie też. Kapelusz z rondem zostaje. Niech ten zostanie czysty. Nie zostanie czysty. I robię, ja tam kupowałem sobie trochę jedzenia. A, jeszcze nie zapomnij wziąć swojego magicznego pierścienia. Oh, wait. Czy bierzesz amulet? Biorę. Proszę. Istotna rzecz, że biorę ze swojego prowiantu coś, co będę mógł włożyć jakieś do kieszeni czy sakwy, żeby nie musiał tego medaszkę ładować, nic tych rzeczy, tylko do podgryzania. Dobrze. Czyli suchy, czy teraz się otwieram? Okej, nie ma sprawy. Po prostu zacieknie kawałek suszonej kiełbasy, czy czegoś tam po prostu, żeby zagryźć. Bo nie wiem ile tam będzie. I biorę... W sensie nie wiem czy mam... Mam te notatki, ale chyba nie było tam czystych kartek. Dobrze. Ja właśnie, jak chcesz to piszę. Kurde, ja nie mam żadnego pancerza, to mi boli. Ja też. Wiara jest mój pancerzem. Kurde, nie mam Ulamira, to źle. My nie damy raty. No Molamir by się przydał akurat, bo ma nawigację. Tarczownik? No. Po tarczowniku w gońca i masz 5 szybkości. Nie, 4. Bardzo szybki rozwinięcie. Ma bardzo szybki? Może kupić, no. Ma plus 1. Okej, to wtedy 5 faktycznie. Ale tylko ma lewną drawę u gońca. Przechodzimy przez gońce. Bo za bardzo warto. Światło będzie problem. Damy radę ze światłem. Ale jak problem? Krzysiu? Jaki problem? Znaleźć gościa. Tyle tylko co problem. O, to jest obrazek tego gościa. Mamy tylko całe kanały do przeszkody. Zgubił mi się podobno. Na pewno muszą być inne wyjścia, bo inaczej to byłoby bez sensu. To jest jakieś większe miasteczko już. A, wiem co zrobię. Wiem co, absolutnie co zrobię. A może jakąś kredę mamy czy coś, żeby oznaczyć sobie? Ja nie mam, ale zanim wejdziemy możemy wiele rzeczy zakupić. Ja mam jeszcze 13, 12 złotych koron. Jestem się, czy nie kupię sobie jakiegoś pancerza. Nie poszadujesz z tym pancerzem. Nie, nie mam pancerza. Ale mam tak, ale to nie spróbować. Dasz mu kupić kawałek krew, żeby oznaczyć sobie drogę. No, ale mi się wydaje, że biorę jednak haczyk i żuk. Żeby przejść po tym. A po drodze zrobiłbyś jakiś stragon, albo coś na tym, bym kupił kawałek kredy? No to no. Zabrać ci pens. Trzeba oznaczyć drogę. Okruszki nam zjedzą szczury. Nie jesteśmy jakimś mimo okruszem.
I tym trzecim. Wiedźmą, o! Ja się mam to się i wiedźma. To jest wiedźma. Ktoś ma od landu. Bez rudy. Bez rudy, dokładnie. Z piegami. To będzie powracający dowcip zdecydowanie. Tak jak Marcia sądzi. Tak. Nie mówiliśmy właśnie, że mieliśmy też sądzić z czarnym chłopakami. Rycerz z Luka. Nie, on był, nie? On był jakimś chłopcem u wampirów. No, ale to przelona mora, pamiętasz, w rozdziale tak, z kasztorem. Tak. No i regionalnie coś tam zaczął mu pyskować. Na nie powiedział, że tam znalazł swoje miejsce, czy tam, że generalnie nie zależy, czy coś tam tak przełożył. Odciął sobie. Był taki. Jeden zapraszamy pierdala! Jak Maria drużyna, zapraszamy pierdala. Wydać dał jakiś czas i powiedział, że jak podejdziecie, to jeszcze was strzałem poczęstuję. Ale nie możemy, jeśli podejdziemy na bliżej chyba niż 100 metrów, albo nie? Tak, to walą z łuków. 100 kroków chyba to. Nie, metrów. Metrów, tak, tak, tak. Jak podejdziemy na bliżej niż 100 metrów, to do nas strzela to razu. Oni się generalnie pierdolili z tym. 100 metrów to i tak sporo kawałek. Bo kusze miały 40 metrów rozkrytycznego zasięgu. Okay. Ale jak zobaczą, no to mogą wyjść z łukami i kuszami. Co się inaczej, w sensie jak strzelić się z dalszej dystansu, to się śmiertelne, nie? Ale 40 metrów to jest taki gwarancja sukcesu jak Hermes. Będziemy po prostu wytyczeni granicy. Moralnie. Naszego poruszania się po okolicy. Zapraszam wypierdalać. To jest dobry meme. Tak samo jak meme o Norlandczyka. Tak. Cytując Konfucjusza, spierdalaj. Cześć, a propos. Jeden z tych moich graczy z USA, Sean, on na mnie też biega. I właśnie napisał, że podczas biegu wpadł na niedźwiedź. To tak... Cóż... Chyba miałaś lepsze bieganie. No, miał lepsze. Lepszą opowieść ja miałem chyba spokojniejsze. Ja padłem na dwa jelonki, czy tam dwie starenki, nie wiem, bo w sensie jedna na pewno miała podróże, drugie w sobie trochę mi umknęło, bo jednak kadr się dość szybko przesuwał. Swoją drogą, to jest... Wiedziałem, że w Teksasie są niedźwiedzie, bez w Teksasie. Wiesz, Stany są wszystkim chore na niedźwiedzie. No wiem, ale na niedźwiedzie nie widzę, że to na... Spodziewałeś się, że biegasz na to jeszcze jeden mega szlugałem? W tym sensie chyba rozumiem, ale tylko zrozumiałem, że po prostu świetnie. No dobrze. Czyli tak, zrobisz się swoje rzeczy. Jeszcze przed wejściem chcę zjechać się w stragę, żeby wziąć jakoś kredyt. To już była. Dieter kupił za pensel do MD. Użyjemy D&D Ambience City Sewer. Co? Sewer. A. Sewer. Wysiela się prowadzenie przez młodego strażnika do studzienki w Adelink. Czyli jak wspominałem, właściwie na... Tak? Jeszcze po drodze, jak można sprowadzić? Dopytam, bym się jakąś władzę w mieście, bo słyszałem coś... Rządzą Julię Kupiecką. O. A jak widzę, w sensie jakieś rodziny, tak? Tak, panie. No, przede wszystkim... Relik tam należy do jednej z nich? Powiedzcie, że nie, panie, zupełnie. Rządzi teoretycznie Rada Miejska, gdzie są wtedy, że to jest na sobie znaleźć gildii kupieckich, przywódcy kapłani bodajże. Tak czy siak wiem, że największe wpływy ma rodziny. Hagenowie, Brugbroderowie, Steinhagenowie i Toygenowie. Ale chyba nie rządzą jako całe rodziny, tylko mają swoich przedstawicieli. To znaczy, no, w tym przypadku głowy tych rodów. Hagenowie, Brug co? Brugbroderowie, Steinhagenowie i Toygenowie. Każda zajmuje się... Stein co? Steinhagen. Hagenowie... I Toygen. Każda zajmuje się handlem innymi rzeczami. Każda zajmuje się handlem innymi rzeczami. No i tak będzie, że władzę mieć.
A kto jest głową? Nie. Hagen Brother. Dobrze, przedstawiciele. Chcę, że się orientuje to. Widzę, że sąsiedzi odpalili wieczorne zioło. Tak, to jest zaszczy. Z tego, co się orientuje, panie, to Lubrodami rządzi Hieronymus Lubroder, który mnie zarywali. No. Nie, nie, to się nie liczy, gdy Lubrodami odpalają. Który aż ma 70 lat. Ale tak trzyma wszystkich żarów kołem siebie. Dobrze. Steinhagen rządzi Franz Steinhagen. Franz? Franz. I zresztą ma jeszcze brata Heinricha, który pomaga w interesach. A Toilenami rządzi Johannes Toilen. Młodszy brat Karla Toilena, który był głową rodu, ale dwa lata temu przyjeździe. Przez dwa lata temu zmarł nagle, niestety, na zarazę. Johannes przejął tyle. A Hagenami? Ja nie pamiętam, że nie pamiętam. Wiem, że oni są z Lalingburga. Nie są stąd. Utrzymał ścisłe związki z gildą Lukerów. No, własną małą flotę barek. A, zaraz, mam jeszcze, przypomnę sobie. Johan Hagen. Johan? To jakieś, chyba, imię jest Kuskowi. Tam wiesz pani, niby imperialni, ale wszyscy inni, tak? Ja. Mają dużo magazynów przy brzegu i chyba jakieś biura przy Bergstrasse. Tak od razu panu nie mówię, że szansa na spotkanie z którymkolwiek z przywódcy polów jest... Gdzie mają to przedstawicielstwo? W Strasjach? No, Kardowie? Tak. Mają panie kompleks biur na Bergstrasse, z tego co pamiętam. Bardzo, żebym jako kapłan, który teraz tutaj jest, żebym wiedział, co się dzieje. Zrozumiało. Czego się wystrzegać. Znaczy, poza tym, że są większość tych ludzi zwolnienia z jakichkolwiek podatków i opłat, rządzą nasze miasto bardzo dobrze. Upewniają się, że Bergenhafen jest bogaty i zasobny, a to jest ten telefon, kurwa. Wiem, że Kagdorowie to był niepodatki sobie towary z Malinburga. Ci Lubrodorowie zdaje się, że głównie wynajmują jakieś statki rzeczne chyba, coś w tym stylu, mają też ścisłe związki z gildą furmanów. Steinhagenowie z kolei handlują, dystrybuują towary głównie Saldolfu, Nuln i zdaje się, że też mają burger do społeczności położonych na przybrzeżu Gór Szarych. Również tak naprawdę mają, ale to wszystkie rolony mają ileś magazynów przy brzegu, bo coś chodzili. To i nowie ze sytuacji odcześcia, na której najstarsza rodzina obrażała się za miejską szlachtę. No oczywiście tam pewnie nie mają żadnych tytułów, ale domyślam się, że kontakty w szlachcie tutaj tam nie mają jak najbardziej. A, no i już mają na przykład na obu brzegach rzeki i wiele magazynów położonych wzdłuż Ostendam i Westendam. Na którym jesteśmy w brzegu? My jesteśmy panie na Ostendam w tej chwili. A Westendam to? Westendam, tam należy się zapuszczać, to jest bezpieczna dzielnica pilotu. O, dobrze, widzicie. Tam nie jest bezpiecznie. Wiem, że Johan Storin studiował chyba w Nuln i ma tam dalej dużo kontaktów. Wykorzystuje do prowadzenia handlu. Głównie blendy metali z Bretonią poprzez Helmgard i przyjaciół leżącego topora. A także, tak mówią, ale razem nie powtarzać, bo nie wiem, ale to sprawia, że udało mu się przyjąć handlu z Malindurniem, który do tej pory był zamieniony przez innych agentów. Podobnie się ze sobą dogadują panowie, ale wiecie jak to jest w biznesie normalitości. Lepiej nie pójść im w drogę. Dobrze, to jest... Na razie idziemy pod miasto, bardziej już w swojej zależności. No, raczej nie. Ale też przynajmniej wiemy coś o naszej władzy. Tak, ale muszę powiedzieć, że to jest dobra władza. Dzięki nim Bergenhafen
klasuje się jako jedno z najlepszych miast, najbogatszych miast w Irlandii. Czy któraś rodzina ma większe wpływy, czy wszyscy... Toygenowie, panie. Toygenowie. Czyli oni mają... Czyli oni mają decydujący głos w razie czego? Nie do końca tak to działa. Mają raczej największy wpływ na władzę w mieście, ale wszystkie rody muszą się ze sobą liczyć, jeśli chodzi o głos. Poza tym w razie są też przedstawiciele mniejszych gildii, o których wspomniałem. Gildia rockerów, gildia medyków, gildia żołowników. Są też kapłani Werenii i Sigmara. Nie raz, Sigmara na pewno, chyba Mora, który też przy okazji kapłana Mora jest przywódcą gildii żołowników. No, ale wiadomo, że to u nas panowie w mieście największą władzę sprawował lordy, więc warto o tym pamiętać. Gdyby nie oni, niech mi Sigmar właśnie to powiem, to świątynia Sigmara nie byłaby w połowie tak wspaniała, jak jest. Przekazują ogromne ilości pieniędzy na świątynię. To się chwali. Również na świątynię jest prowadzone przez szalejanki. Upewniało się, że mamy, czyli Straż Miejska, jesteśmy dobrze wyposażeni, dobrze zmotywowani i uzbrojeni. No to widać. Nasze magazyny portowe są jednymi z najlepszych tak naprawdę poza samym Aldorfem. Zadbane, zawsze gotowe do przyjmowania towarów. Mury miejskie bez zarzutów. Bergenhaven to zaiste miasto powołane przez handel, przez Begenauera i naszych wspaniałych przywódców gildii, którzy dali szansę. I Sigmara. Tak, i Sigmara też. Nie wiem, że one mają takich kawałek Sigmarskich, a sobie być może jest Sigmar, to nie jesteśmy. Nieważne. Jak nie jest, to źle skończy. Tak czy siak, wyciągacie w końcu na pogranicze dzielnicy kupieckiej i Adrenaline. Co ciekawe, dzielnica kupiecka w Bergenhaven jest trochę śmieszna, ponieważ ona jest w dwóch miejscach. Jest ogólnie rozdzielona Adrenaline, czyli jest dzielnica kupiecka na zachodzie miasta i na południowym wschodzie. A pomiędzy nimi jest właśnie ta bardzo luksusowa, przez nią przechodzicie, dzielnica Adrenaline, gdzie widzicie wspaniałe, są wspaniałe, bogate posiadłości za wysokimi murami. Po prostu parki, gdzie można, gdzie widzicie zakochani młodzi siedzą i trzymając się za ręce, a przedstawiciele właśnie klasy rządzącej na przykład siedzą w parkach i spisują różne rzeczy, albo czytają, tak? Starsze miejska patrują tutaj bardzo regularnie. Czy chcecie bardzo... pokazać posiadłości tych rodów? Po drodze tak, no pokazuję, na przykład, o tam są Toygenowie. To widzicie właśnie taka posiadłość, tam dwa piętra za murem, to wygląda jak mały zamek. A tutaj jest Złoty Pstrąg, najlepszy klub w mieście. Tylko osoby z polecenia mogą tam wejść. I nawet wtedy nie byle kto. Widzicie, że facet jest taki bardzo dumny z tego, co wam pokazuje. W końcu dociera się nagle, on się po prostu zatrzymuje. To jest wszystko, co się dzieje. Przed nami jest studzienk. On chwyta paluchami w dziurę w wodzie. Klink! O! Szlup! No tak! Ja panu zapraszam. Powodzenia polowania na tego zielonego bossa. A czy mnie chyba będzie trzeba pochwalić? O, panie, ja spełniam tylko swoje obowiązki wobec mojego cudownego miasta. Jestem lokalny patriotem, jak to się namia. Oczywiście jestem patriotem imperialnym, jestem już patriotem powodem pas. Gdzie ewentualnie możecie mnie znaleźć, jak sami wrócimy? Oczywiście, aż po kontroli. Normalnie ja jestem... Nie wiesz panie, bo teraz to pewnie powie żarty, to jest mi się żarty. Rozumiem. Ale jeśli panowie na siebie przepadniemy, to postaję wam piwo. Dawaj, wykonam swoje. Chodźmy. Życzę wam szczęścia. Tak, patrzę w to ciemne. Dobra, rozpalam latarnię, przyczepię ją sobie do pasa, schodzę na dół. Czyli schodzisz na dół. Dobrze. I teraz tak. Jak on tylko otworzył tę studzienkę, fala smudu, która was służyła, jest obezwładniająca. To nie jest smud, którego się przyzwyczaicie, choćby nie chuja. To nie jest smud szafy, to jest po prostu smud kanałów w tamtych czasach. Ewidentnie, tutaj być może tego nie dodacie przy nim. Podobno to, że sobie rękach przewiązał. Oczywiście. Trochę pomaga. On już tego nie powiedział, kiedy on wpisał zety w Bergenhaven, ale być może na kanale nie idzie aż tyle pieniędzy, ile należy. Natomiast zapach jest, mówię, jest obrzydliwy. Te kanały dla Maisonthal, to przy tym były fiołki. Absolutna ciemność, panie Janowie. Kiedy świecisz latarnią, widzisz rzecz jasna jakieś tam, wiesz, widzisz wilgoć, widzisz strugę brudnej wody płynącej w dół. Widzisz też, że samo zejście będzie nie lada wyczynem.
Po prostu te kanały nie są w żaden sposób, nie były w żaden sposób remontowane, być może od tego. Nikt nie wchodzi, bo nie musi. Ludzie w Bergenhafen dbają o miasto, nie dbają o to, co jest pod tym miastem. Zresztą pamiętacie, jak patrzycie na tę studzienkę, przez to bieg goblin. Ta studzienka normalnie, jak była budowana, była przyzwyczajenie bardzo sylna, była po prostu taka krata w murze. Ale ten goblin wbiegł tam dlatego, bo parę szczepi wypadło, po prostu zardzewiało. I on dlatego udało tam czmychnąć. Niestety często się dzieje w tym świecie, ludzie nie dbają o to, co jest pod nimi. A wy dwa wiecie dobrze, co się może się czaić pod ziemią. Jakie? Ale ktoś inny się tym zajmuje. Tak, dokładnie, ktoś inny. Dobra. Zanim odejdziemy, tak. Mam jeszcze prośbę, nim zejdziemy. Czy przekazałbyś wiadomość jednemu z naszych kompanów? Komu, panie? Molamirowi Warkinsonowi. Zatrzymuje się u jednego z kowali aktualnie. A u którego kowali? Nie wskazał dokładnie. Ale ma pokój w Srebrnym Ulu. Tam będzie można go znaleźć. Bo wiesz, panie kowali, w Bergenhafen jest bardzo wielu. Dobrze, jak skończę swoją... W Srebrnym Ulu powinien być pod wieczór. Jak skończę swoją służbę, udam się do Srebrnego Ula. Wcześniej panowie rozumie się, nie mogę. Oczywiście. Przekażę waszemu towarzyszowi, że udaje się do kanałów. Czy przekazać mu, żeby się udało teraz też, czy... Jeżeli nie wrócimy do tego czasu, to prawdopodobnie nie będzie decyzja, to zmusimy go. Rozumiem, oczywiście panowie. W takim razie życzę wam szczęścia, zasalutował wam. Niech was bogowie pałacu. I się oddali. No i wtedy chyba zaczynamy schodzić. Tak. Żeby nie byśmy te, chciałem wziąć jeszcze butelkę wody pitnej. No to wiadomo, że... Ja tu mamy bukłaki ze sobą. Hmm. Żeby nie było, nie? Że ja potem nie było, że się powiem, że się obudziłem, piję i nie mam z czego. Dobrze, momencik. Klik, widzicie, czego to szukacie? Tak. O, stary znajomy. Kto... Ja sobie łamię kredę... Kto wchodzi pierwszy? No ja mogę wchodzić pierwszy. Dobrze, ja jeszcze łamię kredę na 3 i ten... używam jeszcze kawa pół do znaczenia. Dobrze, jak jeden wypadnie, to będą. Okej, dobrze. Wiecie tak. Zawsze oznaczamy stronę. Zaczynasz schodzić. Feton nasila się w miarę schodzenia. Szyb jest oczywiście pionowy, prowadzi w ciemność. Nie ma tej drabinki per se, są klamry. Po prostu wbite w ścianę, pokryte szlamem. Mniej więcej, kiedy dochodzisz, mniej więcej półtora metra pod poziom ulicy. Dochodzisz do dziury w sklepieniu głównego kanału ściekowego. Widzisz, że niżej nie ma jak zejść. I teraz da się w tym momencie problem, dopóki nie dostrzegasz, że... przede wszystkim dostrzegasz w świetle, że jest oczywiście ściek, jest chodnik po obu stronach. Żeby zejść, musisz opuścić drabinę. Należy wysunąć dwumetrową drabinkę zakończoną hakiem i zaczepić hak do najniższej klamry przy biegu zejściowym, a koniec drabinki oprzeć o chodnik. Zresztą to będzie najpewniejsza część całej operacji, bo musisz to zrobić tak, żeby się nie spierdolić w dół. W dużym skrócie. Co to oznacza? Że po prostu chcesz naznaczyć. Punkty szczęścia podkreślam. No nie wyszło mi, ale... Z plusem. A to z plusem mi pewnie wyszło. Ile 10? No nie. 2-2. To życie 15 mi się udało. Aż tak, to nie było inaczej, bo musieliśmy wszystko zabijać. Drabinka śmierci, pamiętam. Nie pamiętam. Nie? Potem opowiadam. Chyba ze 3 pepeki przynajmniej poszły na jednej mokrej drabince. Obcy próbowali wejść na kombajn. Nie pepeki, tylko punkty szczęścia? Nie, pepeki poszły krzyć. Pepeki jeden poszedł. Jak się spierdoliliśmy stamtąd wszyscy. Ale taki bardzo kombajn wiesz, wielkości budynku. Tak, ale bardzo dzielnie walczyliśmy o ten kombajn i w końcu wyszliśmy. I okazało się, że na szczycie nie było absolutnie nic. Tak, tylko bardzo więcej, bo oni się upali, że trzeba tam wejść. No się wiem dlaczego. No bo kultyści. Ty, trzymając się jedną ręką tych pokrytych mułem i szlamem po prostu szczebli, walczysz dużo z ludemniką. No cudem ci się udało opuścić, zaczepić na górę o najniższy szczebel, na dole zaprzeć prętem. Dalej nie jest to super pewne, ale na tyle pewne, że schodzisz już bez większego problemu. Mhm. To już tam krzyczę na nich, żeby schodzili ze mną. Teraz tak, zapach jest na tyle przerażający tutaj mocny, że... Bo tobie zaczyna się bardzo szkodzić. To ja robię jego patent, zaczynam, obwiązuję sobie jakimś kawałkiem szmaty
Mam szmatę. Masz. To dalej. W tym momencie dalej jest ci bardzo niedobrze. I dajcie, bo i płatko trochę mniej niż wcześniej. Natomiast smród jest po prostu apokaliptyczny. Napary kojące są ziołowe, jeśli dobrze pamiętam. Tak jak każdy de facto. Wylewam napar kojący na chustkę i przez to oddycham. To zaczynasz machać te zioła. Dobrze. Ale znaczy, dobra, inaczej to skrapiam. Ja nie chcę zrobić tak, żeby udusić się tym naparem, tylko po prostu skrobić, żeby wolę czuć zioła niż. No to w tym momencie rzeczywiście to działa ci. To w tym momencie jest to najlepsze, co rzuć na siłę woli po prostu. Albo nawet pozyw bardziej w sumie. Z plusa. 0,7. Okej. Pomaga na tyle, że rzeczywiście jesteś w stanie w miarę swobodnie dychać, przynajmniej przez jakiś czas. Teraz reszta z was musi zejść. Tutaj już wyjdzie... A oczywiście jak schodzę, to miecz i tarcza. Dobrze. Znaczy młot i tarcza sobie do tarczą młot. Tutaj jak schodzicie, no to już nie musicie rzucać tak naprawdę, bo on zaciekł drabinkę. Na odporność. Po kolei tak, każdy na odporność. Ja zakładam maskę, więc nie wiem, czy mam się zaciekł. Też, tak. Nie jest maska przeciw dozora. Nie, ale nie. To jest... Ty się kusisz strasznie, bo smut jest straszliwy. Chyba, że chcesz wydać mu szczęście, a nie przyjdzie. Okej. Liter w porządku? Zero. O Jezu, stuwa. Stuwa. Umierasz. PS? Wymiociki. Nie strasznie, jak jestem do maski. 46. Plusem, bo masz tę maskę, że tego pomaga. Chyba ci bo ja mam siłę, bo jest taka wysoka. To jest odporność, musiał woli. A odporność to... Tak. To nie wiesz. Ile lub duży, ale nie jest, jednak człowiek po jakimś czasie przyzwyczai. I teraz tak. Ten kanał. 10 to tak. Nie wiecie, jak te kanały są zupełnie zbudowane, natomiast ta sesja, w której wy się znajdujecie, generalnie jest tak, że na środku płynie ściek, a po bokach znajdują się dwa boczne, że tak powiem, tak off-game mniej więcej, 75-centymetrowe chodniki, biegnące w obu stronach 1,5-metrowego kanału. Nie wiecie oczywiście, na ile kanał jest głęboki, chyba że ktoś może to sprawdzić. Długoisty sufit w najwyższym miejscu tutaj jest sklepem na wysokości 3 metrów. O kurde. Szerokość chodnika pozwala na poruszanie się wyłącznie gęsiego. I chcę to bardzo zaznaczyć. W ścieżkach przeklętych jest taki sam kanał. A, tak, się zdziwię, jak oni to wzięli do końca. No, tak samo jest opisane. Powiedz mi jeszcze, że wysokie osoby mają minusy. Bo tam tak jest. Że osoby powyżej chyba 170 mają minus 10. A powyżej chyba 190 mają chyba minus 20 w ogóle. Chyba, że masz odpowiednie testy. Żeby było śmiesznie, tutaj nie. Poza tym, że rzeczywiście musicie, no tam pewnie ci wyżsi z was będą musieli się tak pójść, ale nie na tyle, że mieć minusy. Musicie się włącznie wdrożyć kraj gęsiego. Nie ma żadnych szans, żeby iść jedno do drugiego. Chyba, że jest ktoś po drugiej stronie. I teraz tak, tu jest ślisko. W chuj! Chcę to zaznaczyć, żeby nie było żadnych wątpliwości. Więc... Jeśli nie chcecie testować w game, ruszacie się ostrożnie powoli. Tak. To jest naprawdę powoli. To nawet nie jest normalne tempo, tylko takie wiecie. Każdy krok pewny musi być, tak? Jeśli wygrywacie, będziecie poruszać szybciej, będziecie w tym momencie testować znaczność. Nieudany test nie muszę oznaczać, co. Nie muszę mówić, co oznacza. Tak. Dobrze. Tam, gdzie wy obecnie jesteście. Tam, gdzie wy obecnie jesteście, znajdują się tak. Możecie iść, jak wyszliście, w górę, w dół, w prawo. Generalnie, skoro tak jesteśmy jeszcze przy wejściu, to mniej więcej, bo nie znamy się na nawigacji tutaj. W stronę muru, tam gdzie uciekł Goblin. Czyli w stronę Schaffenfest. Czyli de facto gdzieś na prawo. Nie. Ale w sumie chyba tak. Bo ja patrzę według mapy, tutaj jest Adelinka, tutaj jest... Ja strzelam, bo ja tego nie widzę. Tak, masz rację. Tutaj masz rację, Paul. Czyli orientując się jeszcze na zasadzie wejścia, zaraz po zejściu w dół kierujcie się w prawo. I zaczynacie iść. I ja to mniej więcej 6 metrów, tam prawie ten spory biały krzyżyk. Po co masz łup? Przydałem się. No w sumie, jeszcze raz, że jeszcze wrócić na górę. Ale tu nie ma jak strzelać z łuku, zrozum to. To są oni gdzie pierwszy, to po co masz strzelać z łuku, skoro... A, idziecie mniej więcej w tamtym kierunku.
Szybko okazuje się, że to są dwa rodzaje kanałów de facto. Jest ten, którym wyjdziecie, większy, i szybko są mniejsze kanały, mniejsze tunele. Na całe szczęście nie musicie w żaden z nich na razie wchodzić, ponieważ te tunele są mniej więcej... To są rury o średnicy 1,5 metra, wypełnione nieczystościami. I jedynym sposobem zdać sobie sprawę przejścia czegoś takiego jest brodzenie po prostu w tym głównie. Bo wiecie, 1,5 metra to jest naprawdę nisko. Mhm. Jeszcze żeby zachować równowagę, nawet trzymając się jakby ścian bocznych, ciężko by było, ciężko. A ten fragment kanału, do którego był goblin, tyle ile przez kratkę widzieliśmy. To było właśnie coś takiego. To była ta rura. Tak. Okay. No ale nie wiecie, domyślacie się, że pewnie nie został w tej rurze. Nie, no ten... jako zwierzę, które chce stworzenie, które sobie wstrzymaje swojego czasu, przypuszczalnie po prostu zwiał gdzieś jak najdalej się dało. Więc macie nadzieję, że jest w tym właściwym kanale, znaczy dużym kanale. Nie muszę oczywiście mówić o zapachu, a także o właśnie odgłosach. Co jakiś, poczuciu, tak. Wiecie, co jakiś czas, nie no właśnie, co jakiś, nie wiem, co skrzyżowanie czy coś, wiesz, robię tego i tak chwilę nasłuchuję. Czy ty mu powiedziałeś o waszym spotkaniu w Romaizon, tak? Nikt nie mówił nic. Chyba jeszcze nie, no nie było okay. Jeszcze czasu. Nie, bo to pytałem się, jak wziąłeś na walkę. Nie. Rozumiem. No to przecież to legenda. Nie, no tutaj szczurów jest dużo. Ale są takie duże, tłuściutkie. Widać, że szczury w Bergenhafen mają co jeść, wiedzą jak żyć. Ale żadne z nich nie chodzą na dwóch nogach. Nie, ale nie mówią squeak ludziku. Nie mówią, natomiast są rzeczywiście spore, dobrze odżywione. Patrzycie właśnie na te, też spęcza z niepokojem na tę rzekę nieczystości. Która płynie obok was. Naprawdę tak... Czeka stolców. Góra... Wiem, no wiem, właśnie. Pamiętam. My to przeżyliśmy, my to widzieliśmy. Powiedzmy, że larpa robiliśmy. W kanałach pod wawą. Dokładnie. Tak czy siak, kiedy idziecie do przodu, użyj sobie na spostrzegawczy. Nope. Dobrze. Szybko się zaczyna. Mhm. Chcesz, że trzeba wrócić po kresną rurę. No przydałby nam się z swoją nawigacją. I w ogóle przydałby nam się jako mięser machnie. Idziesz niosąc tę latarnię, czy niosąc, masz latarnię przy pasku. Tak, ja mam przy... Jednocześnie trzymasz tarczę. Mhm. No tutaj wiesz, tutaj jest rzeczywiście tak, że syf pokrywa po prostu każdą powierzchnię kanału. Szlam, jakiś mech, jakieś gówno, żółte gówno, ktoś nagle wybucha w twarz. Nagle zrobiło to, było coś takiego. Pyk! Jak coś pyknęło, dosłownie jest takie. Mam szansę zasłonić tarczą? Bo ja ci deklarowałem, że idę cały czas tak. Znaczy inaczej, zasłoniesz, nie ma problemu. Tylko zastanawiam się w tym, że to jest chmura. Zdajesz sobie sprawę w sekundę, co to jest. To są zalodniki. Strzeliło coś w rodzaju grzyba. I was wszystkich objęło po prostu chmurą takiego żółtego paskustwa, które włazi wam do gardła, włazi wam do nosa, w każdy otwór ciała, jaki jest odsłonięty. Zaczynacie zanosić się kaszlem. Wszyscy testują wytrzymałość. To ja zatykam otwory w pasce. Nie masz czasu stanę tego zrobić. Jesteś... Nie, jesteś 0,9, kurwa, jakieś rzuty. Ale jak po nosy zaraz zasłonię te nosy? Tak, macie małe duże. 25. Pięknie. 46. Czyli ile masz? Jeśli ma plus 10, to jest. Odporność 40. Dobra, masz. Okay. Zaczynacie kaszyć straszliwie, ale w tym momencie czujecie dwie rzeczy. Załogniki wam i tak wchodzą do organizmu, nie ma na to jakby żadnego sposobu. Natomiast każdy z was zaczyna czuć się tak się trochę lekko w głowie, więc ty wiesz, ty przypuszczalnie przyspieszasz, żeby nie na tyle, żeby pewnie wpaść do tego, ale jednocześnie na tyle, żeby szybko z tej chmury być. Tak, mam mniej więcej średnicę 5 metrów. Out of game. Idźcie dalej, oczy wam uzawią. Trzy punkty sobie odpisz, punkt sobie odpisz, dwa punkty sobie odpisz przy żywotności. W ostatniej, znaczy wychodzicie z tej chmury tego żółtego paskudztwa, zatrzymujecie się i po prostu na czworakach część z was, część opata ten, wykasujecie sobie płuca. Przez dobre 5 minut kaszel się niesie po cały kanał. W ogóle w kanałach jest głośno.
W tych kanałach jest bardzo głośno, bo nie się echo. Ale wy nie jesteście w stanie, musicie po prostu z siebie wykasać. Patrzcie na siebie w świetle tej latarni, waszej latarni, to jesteście cali żółci. Jesteście pokryci takim żółtym syfem, po prostu od stóp do głów. Macie czerwone oczy, łzy wam płyną po policzkach. Musicie się napić. To kurwa nie ma chuja. No, po prostu macie pomimo masek. Czujecie, jak to wam siedzi w gardle i po prostu was tak drapie. Przepukujecie. Tak, no, więc będziemy wypukać. Tak. Też w waszym przerażeniu wypukujecie to z krwią. Tak jakby. Wypukujecie wodę zmieszaną z tym żółtym czymś i z krwią. No, jakieś 15 minut wam zajmuje dojść do siebie, tak, zanim przestajecie kasłać i zanim właśnie wszystko wraca mniej więcej u was do normy. Za wami ta chmura, jak tam się doskonale, to się po prostu się rozwiewa, opada, przylepia się do, część opada na ściek, po prostu się rozpływa, część osadza się na chodniku i na ścianie. To był rodzaj grzyba, przypuszczalnie, jakaś paskudna, agresywna pleśń. Tak czy siak ruszacie dalej. No. To było interesujące. Obawiam się bardziej bestii w tej kwestii. Ale ty niczego się próbujesz. Nie myślałeś, żeby zostać bardem? Nie znam się. Nie umiem. Ledwo nauczyłem się pisać, więc ja do końca wiem, jak oni piszą te swoje ballady czy inne. Muszą pisać. Mogą pisać. Ballady o wesołym Norlandczyku. Rudym. I dziwki czarny lotos litry wody, to nie dla mnie jestem rudy. W końcu, wprowadzeni przez Padre Mateusz Miejskiego, docieracie tak naprawdę do samego, znaczy docieracie się w pewnym momencie do murów, zdajecie sobie z tego sprawę, ponieważ widzicie, że z lewej prawie nie ma żadnych odnóg, nie można nigdzie skręcić, nie ma nawet tych mniejszych kanałów, no, ale jest za to co innego. Przede wszystkim czujecie inny rodzaj powietrza dochodzący z przodu. Szybko się okazuje dlaczego. Przed wami jest takie malutkie właśnie wejście, jeden z tych cienkich kanałów, ale czujecie świeże powietrze z zewnątrz. Jakkolwiek można powiedzieć o powietrzu Bergenhafen w czasie Schaffen, że jest świeże, wciąż jest świeższe niż to tutaj i bardziej orzeźwiające. No dobra, to jest wyjście. To jest przypuszczalnie to świece miejsce, tam przez które go wszedł. Tak, świecisz tam. Na razie nie wchodzę, tylko wiesz, wkładam tam latarnię i patrzę, czy... Szyb ma powierzchnię, tak patrzysz, mniej więcej 12 cali kwadratowych. Nie ma szans, żebyś się tam spiął, bo on tak idzie pod kątem generalnie, on nie idzie, on nie jest jakby, przynajmniej w tym miejscu, tak jak patrzę, on nie jest prosty, tylko idzie pod kątem z góry. Tam pamiętacie, że tam akurat jak Goblin wchodził, to było oczywiście, wiadomo, poziome, ale potem będzie szło, potem to idzie w dół. Musielibyście być niesamowicie elastyczni, żeby tam wiesz to sprawdzić. Ale ja się nie zbroję, tak. Rzućcie sobie, spostrzegawczość każdy. I teraz tak. Macie plus 10 modyfikator. No minie. 84 to dobrze. Bez problemu. Nie. Jeżeli tutaj się wydaje mi się, że to... 81, no nie. Dobra, to ja wydam szczęście. Pierwszy. Pech? Pech. No to już był przerzucony, to już był przerzucony. No. Dobrze. Ty wydaj. Jeśli chcesz. Szczęście. Nie ma, jak mi to wypadnie, pamiętam już, jak cię kupię, kurde, padnie. No to będziemy się wspinać. No dobra. Niech się wyjdzie. Inteligencja czy coś? Inteligencja, nie. 53? Nie. O! 10. Ale nie mam spostrzegawczości, więc to jest na pewno. Jestem magiem, ja przeszukuję, a nie wyszukuję. Szczęście. Mogę zlikwidować się. 04! To by zgasła latarnia. Nagle zrobiło się pół ciemno, bo on ma jeszcze. Zapalam drugi raz. Mówiłem, że mam kubkę 3-ślo. Masz kubkę 3-ślo, jest pewien problem. Ląd ci się skończył. Ląd? Tak. Tam nie ma lądu. Tam płonie olej. Tak? Tak, a olej wymieniam. Jak się skończy olej, to wymieniam. To musisz mieć. Dobra, no to nalewam olej. Ile jest tego oleju?
Mam dwa pojemniki, które z każdej wystarczy na chyba 2 godziny, czy coś takiego. Okay. No to też się teraz zużyłeś z tych pojemników. Dobra. To może powinien przejaśnić swój trochę, żeby... Ty zauważyłeś jedną rzecz. Ślady, to wyszli wziąłeś to za szlam, ale to nie jest szlam. To jest krew. Ślady zielonkawej krwi, generalnie. Które prowadzą od tego miejsca w kierunku określonym, bliżej nieokreślonym. Gdzieś tam w głąb kanałów. Na tyle są wyraźne, że wydaje ci się, że będziesz w stanie za nimi iść. Mogę spróbować prowadzić. Cudownie. Pokazuję. Czyli teraz sobie, że on idzie przodem, ty pewnie jesteś drugi, ty jesteś na końcu. Dobrze. Czyli odwracamy się. Dokładnie. Czyli ty idziesz przodem. Doskonale. Młody z Ekwiliusza. Młody lecimy z Igmara. Młody, dokładnie. Młody dzielę z Igmara. Czy to jest możliwość, gdzie na przykład jedna osoba mogłaby się iść po drugiej stronie? Tak, od razu mówię. Możecie przejść na drugą stronę kanału. Skoczyć. To będzie test. Tak, to będzie test. 1,5 metra to jest... Nie. Możecie jak najbardziej skoczyć, jak wam mówię. A poza tym... Muszą go przeskoczyć lub przebrnąć. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń, maksymalny rozbieg przed skokiem wynosi... 70 cm. Wynosi jedynie też 2 metry, bo możecie jakby się rozpędzić i skoczyć w ten, tak? W razie niepowodzenia wpada się do ścieku. Czy ściekiem ma wartki nurt? Dość tak. Nie wiesz też jaki jest głęboki. Może z was tego nie dostawał. A na pechu uderzę się w głowę, coś przydomnie się. Są to spore szanse. Swoją drogą, skoro o tym mowa, biorę ten swój sztylet, swój krótki miecz i zanurzam po ostrze. Szkoda broni. Wiem, ale chcę wiedzieć, jak to jest głęboko. Czy się zatrzyma, czy nie. Chcecie, czy jest dłuższy niż miecz? Krótki miecz, no... Ja mam krótki, ja specjalnie deklarowany, że 60 cm. Czyli wkładasz go do ścieku, tak? Ile masz, jak długie jest twoje 60 cm. Ja mam krótki miecz. Masz krótki 60 cm. Nie czujesz... No. Dobra, to ja robię co innego. Ja mam linę, więc generalnie odwijam kawałek tej liny. Mhm. Znajduję cokolwiek takiego miary... Cegłę masz, cegłę. No dokładnie, cegłę. No. Przywiązuję na końcu i chlup, nie? I odmierzam. Dobrze. Ile dna. Tak jak wrzuciłeś i wyciągnąłeś, odmierzyłeś mniej więcej. I to widać nawet jak mokre, tak. Jak jest mokre. 90 cm. 10 cm. No to spoko, no to tam... W tym zaraz... miejscu. Domyślasz się, że to nie jest wszędzie tak samo, tak? Wiesz, w końcu to są kanały w stałym sieci, to są nasze tak. Kanały. Tutaj może być zupełnie różnie. Tak naprawdę. No to. Jak coś, to nie powinniśmy się utopić. Dobrze. Słynne ostatnie słowa, tak? Tak. Chcesz na sobie pojechać, nie? Jak coś to nie powinniśmy. Tak myśleliśmy. Prowadzisz ich po śladzie krwi. Na szczęście, jak tylko go dostrzegłeś tam przy wejściu, jest ci względnie łatwo za nim iść, pomimo tego, że ta krew ma zielonkawy kolor i powiem szczerze, przypomina trochę konsystencję, ten cały syf, który tutaj jest. Nie masz już takiego problemu ze śledzeniem tego szlaku. Idziecie za Zigfridusem w drugą stronę i nawet na razie możecie się trzymać nawet tego samego miejsca, ale w pewnym momencie dochodzi do motywu, że musicie skakać, ponieważ bo tak, wyszliście z tego kanału, doszliście w ogóle do tej studzienki, którą wyszliście, bo tam ty zaznaczałeś te miejsca. Mm-hmm. Skręciliście jakby na północ, tak wam się wydaje, a potem ty nagle zobaczyłeś, że ślad się urywa i poświęciłeś latanie na drugi brzeg, a po drugiej stronie widzisz, że znowu, widzisz, to właśnie znowu, to wiesz, taki cieniusieńki ślaczek, który zielono do sobie. Czy gobliny mają zielone krew? Z tego nie wiem. Mają posąpy generalnie. Zwykle jest przedstawione jako bardziej zielone. No dobrze, to tak patrzę. Są grzyby, jak nie patrzę. Sprawdź głębokość. I teraz będziemy miały jeszcze jedną deklarację. Już mówię... 60 cm miejscu. No to płytko. Po kolanem w zasadzie. Może trochę więcej. Ale tak czy siak spróbuję skoczyć, tylko robimy inaczej. Znaczy, on jest pierwszy cały czas. No. Więc jeśli. Więc i tak na pewno on musi przejść albo przesunąć się na tyle daleko, żebyś ty mógł skoczyć. Dobra. Zigfridus, obwiązuję go w pasie liną. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, pamiętajcie, tutaj my akurat macie plusy na słuchiwanie. W kanałach wszystko się niesie, nawet wasze ciche mówienie
po prostu idzie lekkim echem, a jak na przykład kaszyliście, to po prostu odgłosy były niesamowite, niosły się, wiecie, wszędzie dookoła. Dobra. Żyje na pewno by nas znalazł. Obwiązuję go liną. No i trzymam ja i on, trzymamy tę linę, a on mi skacze. Oczywiście z luzem, tak? Oczywiście, no wiem, żeby go nie... Ja przyznam, że chyba w tej kwestii po prostu będę ryzykował i po prostu wejdę. Bo nie chcę się wpierdolić głową w dół. Czyli robię krok. To jest po prostu... jeśli chcesz tam jakby... wejść. Czyli co, po prostu wchodzisz tam, tak? Robię to po prostu ostrożnie. Schodzę nogami, odgarniam, biorę tarczę, odgarniam te wszystkie bobki, żeby nie płynęły na mnie. Przechodzę po... Czy jesteś ranny w jakikolwiek sposób? Nie. W sensie poza tym... Gardło. No ale to się nie liczy, nie chodzi mi o otwarte rany. Nie było. Nawet pod ubranie. Nie macie hazmatsu. Nie no, wszystko masz wypalone. Tak, to jest prawda. Dobrze, w tym momencie wchodzisz do tego kanału. I zaczynasz. On jest zadziwiająco wartki i już od razu po wejściu czujesz, że on nie jest równy w każdym miejscu. Są okay. Tam dziury i tak dalej, więc ostrożnie przechodzisz na drugą stronę. Zręczność. No nie. Przerzucasz? Właśnie. Poślizgnąłeś się. Dorzucuj się, przeszedłeś do kanału, zrobiłeś dwa kroki, źle postawiłeś nogę, stumień czystości, który przypomnę, nie jest przyjemnie wrócić w górę, ale więc masz po prostu, wiesz, więc taki... Wszystko to sprawiło, że się poślizgnąłeś i on po prostu wleciał, upadł w kanał. I to... Plusk! Na szczęście nie zrobił spechem, bo wtedy mielibyście też problem, ale wiesz, trzymacie to, jesteś... dotąd uwalony w gównie. Masz obniżoną ogładę o połowę. Okay. Tak dopóki trzeba się... I tak masz 0, bo jest z Nordlandu. Jakiekolwiek jedzenie miałeś przy sobie, to generalnie wiesz, Audi zejm z tym, tak? Okay. Bo... No wiem, no... Wszędzie ci się po prostu dostał z tym. Odpisuję sobie to. Ale wiesz, szybko się wygramoliłeś. Ale możesz kupać zimę. Tak, sobie ukrój. Mamo, chcę kupę, to iść do kuchni, tak? Tak czy siak, wstajesz szybko, przechodzisz na drugą stronę, wspinasz się, jesteś po drugiej stronie. Widzicie w świetle, że... A, latarnia ci zgasła. I jej już nie zapalisz, nie chuja. Padłeś w zapaloną latarnię w gówno stanie. Dobra, to teraz nie robię tak. Wiesz. Na razie mu, wiesz, pokazuję mu, żeby... I jeszcze jedna rzecz, lepiej, że wam tylko nie zgasła. Bo tu jest pitch black. Tutaj nie ma jednego źródła światła. Dokładnie, jesteśmy na tego twoi. O, ty ma. Oczywiście, że tak. No. Dobra, robię tak. Żeby nie było jej, latarni nie wywalam. I po prostu będę musiał umyć. Tak, wystarczy umyć, będzie okej. Dobra, ja robię tak. Każę mu nie gasić, czy w sensie nie odwiązywać liny. Nie odwiązywać liny. Tak, robię up, czyli jest taki zjazd. Mm-hmm. I puszczam mu tak, wiesz, powoli latarnię. Okej, bardzo fajnie. No. Ja potem przerzucam się linę, bo my musimy... Potem robię to samo z moim plecakiem. Dobrze. I dopiero wtedy, a w sumie nie wiem, czy... Tarczy imiesz też na wszystki wypadek, ale to nawet mogę rzucić po prostu. No to rzuć będzie, bo miecz nie zwodzę jak chciał. No nie. Tarczę spoko, ale tak, ale głównie latarnię też. Nie, tak, bo to masz. Dopiero wtedy odwiązuję linę. Przywiązuje siebie, on będzie asekurował i będę skakał. Dobrze, czyli robisz taki krok wokół niego. Kurde, i skaczesz. Dobrze, to rzucaj. Tylko tak, żeby mi zrobił miejsce. Oczywiście, żeby się wyszło. Skoczyłeś, wylądowałeś, zrobisz takie... To jest niepewnie, ale stoisz. Dobra, zbieram swój sprzęt cały przy latarnię. Jebie nie rozkłada. On jest cały po prostu, widzisz, że on jest taki, kawałki kupy ma na twarzy. Rzuć mi linę. Znaczy na masce, przepraszam, kawałki kupy. Oczywiście odrzucę, tak. Co się... Znaczy nie, w zasadzie możemy zrobić odwrotnie. Ty sobie przywiąz drugi koniec, a ja odwiążę i będę na jedno wyjdzie. No. Otwór z bagiem. Dobra, w każdym razie... Taka scena jak stemia to, że kogoś siedzi na pochodku, ale... Albo nie, stąd deklaracja góra. No. Jeszcze nie zakładam wszystkiego i zostawiam latarnię i tego, bo asekuruję jego, więc... I teraz panie komunikamy, z tym nie przyjąć muzykę. No to tutaj tak już niedługo będziemy kończyć. Tak, ale... Czyli ty skaczesz. Tak. Znaczy, dobra, czyli tak. Ja jeszcze wszystkiego nie założyłem, asekuruję jego, dopiero wtedy oczywiście. Założę. Seven music, tak? Tak, ale jeszcze nie mam.
Wyszło. Nie musiałeś. Zręczne. Skoczył bez problemu. Wylądował pięknie. Miałem nawet twoją playlistę kanałową. No. Jesteś w drugiej stronie. Dobra. Się dalej. No to teraz tak, wiadomo, ubieram wszystko i... Znowu on prowadzi? Bo on nie miał pan zapalenia dalej. Ale z drugiej strony pewnie prowadzi, bo z nas... To ja... Nie jest tak, że jeśli pokażesz im ten top, to ktoś z nich może prowadzić. No, ty pójdziesz na koniec, żeby nam nie śmierć za bardzo. Czyli ty idziesz znowu pierwszy. Dobra, mogę iść pierwszy. Ja ci piszę Sewer. Sewer. Idziesz pierwszy. Doskonale. Idziecie dalej, jakby długo z tą chodnika. Zygfridus uwalony od 100 dubów jest na końcu. Wy za nim. Czyli potem jest Dieter, z przodu idzie Mateo. Idziesz. No już trudno mam powiedzieć, ile czasu spędziliście w tym kanale. To nie macie żadnego sposobu na liczenie tego czasu. A pod ziemią czas zupełnie inaczej płynie. Tutaj mogę dołączyć swojego ładowania. Dzięki. Znaczasz się jak... Testuj znaczasz. Przepraszam. Przepraszam. 13. Dobrze, w ostatniej chwili zatrzymałeś się, ponieważ zobaczyłeś, że przed wami jest wykruszony fragment chodnika. Długi na... Od razu wiesz, robię... Uwaga, długi na, tam gdzie idziesz, 5 metrów. Czyli musimy skakać na drugą stronę. No, kurde. Dobra, ta sama opcja, on idzie pierwszy. Czyli inaczej, czy ty idziesz pierwszy tak, żeby ich obejść, bo teraz będę wrednie, będę kazał wstać temu, który tak odchodził inny. Pamiętaj, to jest 75 cm, to jest chuj mało. To nie jest takie proste. Nie, 75 cm to jest tyle, co mają te drzwi szerokości, bez, z palcem w dupie się obejdziesz. Ale przy takim śliskim... Tak, bez problemu, góra, tam nie ma spadku, no. Ale... No nie przesadzam, gdzie jest lód, no góra, no. Nie, to jest wyraźnie opisane, to jest gęsty, śliski szlam, ale na, że generalnie... Nadal, no zobacz, no, jeden stoi, wiesz, tak stoi przy ścianie, a drugi może w ogóle... Tak, jeszcze go pomacać pod tym. Dobrze. Bo on z Nordlandu to mówi. To nie ma cała mężczyzna. Mama nie miał, no to... Nie, szaszek, ale jest Nordlandu jedyny cyc, jaki widzę ze swojej mamy. Albo taty. Jeżeli tata za bardzo poszedł do Slanesza. Mi się wydaje, że możemy się nas, jeszcze będziemy ostrożni, zmienić. Nie, dobra, Maciej, jakoby się niby z nim zgodzasz na tę relację. Natomiast przymuszałem wciąż łatwiej jest po prostu, żeby on skoczył z miejsca, gdzie jest, a byś się cofnęli. No czy obojętne, no to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby on skakał pierwszy, a potem... Fajnie, że w swoim stanie po prostu można wejść. Tylko czy chcesz tam jest uważaj, tam uważaj, bo ja grałem Magiem Światła i tyle go używałem, że się źle skończyło. Nie, ale... 30 cm głębokości. Magia prosta jest najlepsza for the win. Podniemny chód. No, podniemny chód i podlesk. Ale tak już tak szuram po... No ale masz 30 cm, to ci się nie ma poniżej kolan. Ja wiem o co chodzi, to ja po prostu... No chodzi o to, żeby nie paść dziurę ze mną. Żeby nie zrobić, to wciąż musisz zrzucać zręczność. Wiem, ale ja po prostu spodziewam się. Szanowni 98. Szybko wtórka. Przyrzucasz bo to nie jest. Nie. No to nie jest. O, to jest na pecha. Wleciałeś w gówno twarzy do przodu. Znowu maska wynurza się z rzeki fekaliów. Jesteś przyczepiony do czubka. Nie jesteś w co to jest. Na szczęście po chwili odpada. Zanim... Gówniasty nos. Jutro czytamy w gazetach zaraza w Bugenhafen, zepsuty kiełbaski i wszyscy mają do niego. Brawo. Człowiek chyba. Niestety, możemy z chwili zwłania się niczym gminy pochód z rachunek. Przeklinasz już, wiesz, po prostu zachęcam, to jest taki już drugi raz. Każdej lopy to dopadło. No nie, po prostu wchodzisz na drugą stronę, gramolisz się, stoisz w miejscu. Dobra, to samo opcję. Ja nie szczerze, wiem, że Bogowi się na mnie wypieli. Ja wiem, że to jest moja emocja. Zdaję sobie sprawę, że mam umrzeć meczami, ale przyginają. Dobra, to samo opcję z inną latarnią, sprzętem i tak dalej. Tak. To trochę zajmuje, ale udaje się. Ja się tego poszłem, ale to... Dobra, no, zaraz ja wyląduję w głównie, jeśli tylko robię więcej ciszę, że wyląduję w głównie. Bez szczęścia? Nie, to nie jest... Tak niedługo! Zajdę takich rzutów w końcu. Niedługo! Masz jakieś twarde lansy? Co? Masz jakieś twarde lansy?
generalnie tylko ten. Nie, no już bez sali, to generalnie ten. Plasnąłeś fekał. Skacząc. Tu jest 6, jak mówię, przybył, to jest 30 cm, więc aż tak strasznie nie wylądowałeś, że nie 98 cm. Ale wciąż, znowu, u ciebie to ogóle zaraz kurwa razy ci rzuty wodę jakiekolwiek, tak? U ciebie jest połowa, to po prostu cała dolna część masz w głównie. No okej, no na szczęście nie mam szaty, więc nie będę musiał tak, jej brać. Ale wchodzisz na głowę, zbroję się wyczyszczę. No dziękuję za to, że zostawiłeś rzeczy. Teraz jest Bitter. Dużo, dużo! To jest mały ludzi z Marii 33! 39! O! 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 Widzę, że takie! O! Zręczny to jest zręczny. To jak pochami wepchnąć. Chcę się wepchnąć. To jest nas! Widzę, że kurwa! Poczekaj sobie teraz! Tak już jest strzały kału! Dobra, no wszyscy jesteśmy nordlaczykami, idziemy. Nie, jest. Jeszcze. Panowie, mówiona robota. Spokojnie, tak. Dobrze, że jest z nami. Twoim? Dobra, dobra, idziemy, idziemy, pomaga. Ubieram sprzęt. Ej, ale jest tak obsrany, średnio obsrany, nie obsrany. Skopiowanie. Widzicie, tak, to dobrze. No, tak. Dobrze. No, jak się wypadnie, kurno. Idąc dalej, coraz głębiej w kanał. Powiedziałeś, że w kubie siła. Cześć, to co robimy w kanalizacji przez kanalizację pod Bergen Hafen, słysząc najdziwniejsze odgłosy odwrócę ze wrzątkiem piski szczurów, jakieś płaskubne przelewanie. To wyczynało przez ciekawki. Na przykład ty dostrzegasz dziwną rzecz, patrzysz się w bok kanał, widzisz tam szczusę, bo nie, to szczusę sobie takie... Oż. No. Czy wszyscy widzieliśmy? Nie, tylko. Okej. Okay. To ja idę dalej. Tam parę bąbelków wykonałem na kupę, ale to wszystko. Ale nie przechodzimy. Nie. Bąbelki masz. Znaczy, no wiesz, przechodzisz obok, tak? Ale nie widziałeś nic innego, po prostu nagle sobie został wciągnięty pod... To wiesz... Jak się z boczny kanał, ty idziesz na końcu i mijasz wodolawcy w coś tym stylu. Miałem pan dwóch lat, widzisz, jak wodolawcy sobie takie... Jak się poczułeś, wodolawców nie ma. Może nigdy ich nie było. Może to po prostu twoja wyobraźnia. Twój umysł, który generalnie, wiesz, no, twoje zmysły są, że tak powiem, przeciążone symbolem, który pan wie, również twoim. Być może do tym spada chwilę. Nie jesteś tego pewien. U ciebie oczywiście każdy cień, który się rusza, jest potencjalnym wrogiem. Co chwilę jest taki... Rozpalam stos. Rozpalam stos. Więc się nie pamiętam, to jest mój gość. Ty po prostu patrzysz na swój młot. Nie pamiętasz tylko, żebyś dotykał nim ściany, ale z jakiegoś powodu połowa głowy jest ubrudzona jakimś mchem czy czymś. Może nie. Może to zrobi. Może to zrobi. I się potknąłeś. Potknąłeś się. To nie była tak duża dziura wcześniej, to była tylko dziura w chodniku, że twoja stopa na nieszczęście, no, że tak powiem, stanąłeś. I teraz rzuć mi kostką. I teraz tak, liczy się 30%. To jest po prostu rzuć kostką i zobacz, co będzie na 30. Tak? Jest? No jest, to zrobił. Zginął i sobie nogę. Zero trzy w ogóle. Jak nigdy ją nagisztów. Stanąłeś fatalnie, naciągnął sobie nogę. Słyszysz, jak on krzyknął z góry. To się oczywiście poniosło, bo to nagle. A potem, machając rękoma, widzicie, że on leci w kierunku kanału. Ze zręczności. Masz tylko jeden. Tak, i na... Chyba, mam iść plus. Nie, kto idzie za nim, może to swoje złapać. Tak, jeśli ci nie wyjdzie, to po prostu nie wyjdzie. Jeśli będziesz miał pecha, to jeszcze raz z nim. No, babcie, ale wiesz, takie... Pomogę ci, tak? Próbowałem. My bracia w służbie Imperium i Sigmarowi. A ty właśnie wybuchasz, żebyś się
wszystko się jest takie sensowne. Dobrze, to ja w tym... Co? Ja chcę zdobyć 50 złotych koron. Co? Miałeś ogromne szczęście. Wyleciałeś w syf. Na szczęście w tym miejscu było mega płytko i upadłeś tak, że ugięłeś pod tobą kran. Zresztą moja jedna twarz stopa jest, no, czujesz, coś sobie z nią zrobiłeś. Wylądowałeś tak, że po prostu wiesz pod tobą kran i leżysz w syfie do połowy, powyżej połowy, ale latarnia jest jakimś sobie się nie zgasła. Oczywiście wiesz, od razu podpalasz i wstałeś, żeby po prostu nie puścić cicha. Zabierałem jest to. Jesteś uwalony, nie no stary, no on jest kurwa w kanale, zabierałeś się do tej latarni, on tam na razie stoi, tak? Latarnia nie zgasła. Ale co się teraz stało? Masz już mówię. A ty z kaskału. W dużym skrócie twoja szybkość i zręczność są przez najbliższy czas, nie powiem ci jak, bo rzuciłem to wiem, obniżone o połowę. Ponieważ sobie po prostu naciągnąłeś pasku na stół. Więc nie musicie pomóc, żeby nasza pomaga nie wyjdzie. Pomagę. Mogę się bracie wyjść! Nagle, niespodziewanie, uderza w twoim kierunku.
i dosłownie jednym ruchem wyciąga coś z wody, z rzeki nieczystości. Coś wygląda jak gigantyczna ilość śluzu zwartego, fosforyzującego, który mlaszczał scenicznie. To jest ten czas. Rzuć sobie na zręczność. Widzicie? Znaczy, wy obracacie się w momencie, kiedy to się dzieje, bo to jest wszystko bardzo nagle. I widzicie po prostu sytuację. Fosforyzująca matka przylepia się do ściany, wyciąga coś, co jego otacza zupełnie. On znika wewnątrz śluzu. Nie, nie śluzu, nie śluzu. Zdajecie sprawę, kiedy ty po prostu jesteś na i twoja światło twoje pani pada na to, to jest śluz, to jest galareta. Znikasz wewnątrz paskudstwa. Wow. Jesteś całkowicie zanurzony, ale to nie jest koniec. I nagle zaczynasz czuć na każdym odsłoniętym fragmencie twojego ciała palenie. To jest żrące. I zaczynasz po prostu, nie dość, że nie możesz oddychać, to zaczynasz, to czujesz, że zaczynasz się, że to coś cię rozpuszcza. Wy sobie rzućcie na siłę woli. To nie jest strach, od razu mówię. Strachem będzie tak samo jak strach. Nie, jesteś po prostu na tyle zaskoczony. Tak, okej, okay. Okay, ty stoisz w szoku, bo tego się nie spodziewałeś. Ty opanowałeś się na tyle, że dalej ci to szokuje, ale jesteś w stanie działać. Ty nie jesteś w stanie nic robić póki co. Okay. Co to oznacza? Ty nie masz nic robić, bo jesteś włączony. Panowie, ratujcie. No ja... Nie wiem, ci? No, znaczy to nie straci. Odpisz sobie punkt żywotności, bez żadnych modyfikatorów. Okay. Zaczyna cię to trawić. I teraz tak, nie będziemy rzucać na inicjatywę, po prostu to w ogóle nie ma znaczności, więc to będzie ostatnie. Kto z was ma wyższą znaczność? Mamy ten sam, 39. 39 dokładnie. To już ciekawe, nie wiem, czy to będzie musić. 8. 2. Działasz jako pierwszy, ale pierwsza runda minęła tak, tak, że... No to ja odwróciłem się i Ty teraz możesz działać normalnie. Dobrze, mam pytanie. No? Czy mając naukę magia, byłbym w stanie... ogarnąć, czy wiem, co to jest? Musisz się na tyle mocno skupić, że to jest jedna z twoich akcji, jedna z dwóch. No bo robisz takie, co to jest, muszę się skupić, tak? Wiesz, to nie jest tak, że ty nie masz katalogu stworzonych, no, musisz sobie dokładnie przejąć, co to jest. Więc rzucisz na naukę magia i w tym momencie być może będziesz mógł wiedzieć, co to jest. Zużyję te akcje, bo jeśli... To masz dwie akcje, wykorzystaj je dobrze. Jeśli to mi powie, jak z tym walczyć najlepiej, jak już zdobię ofiarę, nie. Jesteś w szoku, nie masz żadnego pojęcia, co to jest. Dobra, i ty jesteś w punkcie żywotności? A, przepraszam, już chyba, co już? Magiczne żądło. Dobrze. Pamiętasz, jak działa to stworzenie czarek? My to graliśmy. Ja pamiętam, ale ja wiem, okay. ale ja wiem, że nie wiem. Czy ty mu mówiłeś? Tak. Dobra, to ty, będąc w galarecie, ty słabo widzisz świat przez ten, bo to jest galareta, dodatkowo jest ciemno, mimo tego, że ma talię, więc ty wszystko widzisz, jakbyś przez taką bardzo zamgloną szybę patrzył. Ale ty w tym szoku widzisz, jak on zaczyna, jak on jakiś gest wypowiada coś dziwnego i wokół jego palca zaczyna się zbierać światło. Nie światło. Na końcu do przykrywki mówię Sigmar. Dobrze. Nie tyle światło, co światło połączone z cieniem. Rzuć. Nie powinien nigdy wam nie zaskoczył. Zebrałeś to na końcu i podzumiesz takie... I teraz dziesiąteczka, dziesiąteczka i zabijało mieć na cudowne. Tak, to jest szansa generalnie. Nie, no. 5. Ile? 5. 5. Dobrze. Co to oznacza? Że trafiłeś to coś, to się twoje uderzenie energii rozpełzło się po tym, to zafalowało i absolutnie nic się nie stało. To jest dobra muzyka w tym momencie. Ty, będąc z tym, nagle poczułeś coś takiego, jak przez tę galaretę w ciebie poszło takie... Uderzają pewnie... Tak, to pewnie przymuszanie tak. Ja nie powiem, na czym polega niektórego tej istoty, oczywiście, a musisz się domyślić. Jest... Ty się odsunąłeś w tym momencie z tego. Ty sobie już opisałeś, to więc teraz jak nie sobie to powtórzę, jak on coś robi. Dobra, i teraz tak. I teraz tak. Co mamy? Jest galareta, jest matka. Jest Krzysztof zanurzony w galarecie. No. Jest odwrócony Dieter, który właśnie widziałeś, co on zrobił.
dalej jest to na ciebie dziwne. Mogę zajść i za... Nie, poczekaj, i za nim jesteś ty. No. Więc jak chcesz to zrobić? Ale poczekaj, ja chcę zanawiać sytuację. Galareta, a ta macka? Ta macka to jest część galeta. Ta macka jakby została wchłonięta przez galetę. Galeta jest obecnie na chodniku i całkowicie go pochłonęła. Ale czy ona się jakoś łączy z wodą, czy nie? Nie, już nie. Znaczy, no, tam wystaje jakby trochę na zewnątrz, w dół kanału, ale to jest cała galeta, tak? Po prostu. Tak, ale cała galeta jest już na tym i on jest zanurzony w stóp długów. To jest dla ciebie przerażające, bo nic z niego nie wystaje. On jest jakby całkowicie pochłonięty przez tą... O te nie, ciężko ci powiedzieć, co to jest. Sztyletem trzeba, bo wystaje, ja powiem się chyba... Co robisz? Jeśli chcesz coś zrobić, przede wszystkim będziesz musiał go minąć w jakiś sposób. Tylko, że miał być włócznie. Jakbyś miał włócznie, to byłbyś w galeta. No nie ma, no nie ma, to jest ten gol, tak? Dobra, no... Poczekaj... Się da jakoś przewrócić albo coś? Nie wiem. I cholera, a możemy zrobić tak, że ja od razu sobie odpisał jedną akcję i byśmy się wymienili miejscami? Dobrze, okej. Okay. Czyli każdy ma stać po jednej akcji i po prostu w tym momencie robi się zamianę. On się przytula, cofa się jeden krok, ty go obchodzisz, no i stoisz w jego miejscu. Dobra, czy to jest jakoś przyklejone do podłogi? To jest przyklejone do podłogi, do ściany i nawet częściowo do tego sufitu. To jest to nie jest małe, to jest ogromna masa. Galaretowata, która robi taki... Okej, on jest no dany, to powiedziałem, że on jak meduza wygląda. Tak, dosłownie wygląda taka wielka meduza. Czy to ma jakieś charakterystyczne punkty? Nie, nie ma żadnych oczu. To jest całe fluorescencyjne i w związku z tym to samo z siebie jest sporo światła, co ciekawe. Znaczy na tyle dużo, że mógłbyś pewnie zgasić latarnię. Natomiast nie ma żadnych macek, nie ma żadnych oczu, nie ma żadnych organów. To jest po prostu masa galarety. I będzie człowiek kolejny człowiek ptuk. No ty też się kciukiem. Andrzej. Andrzej, no właśnie. Chyba gladiator. Dobra, no... Młotem go? Młotem go, bo i tak nie mam nic lepszego do zrobienia. Bić skurwy w razie. Jak mamy ten zigry. Nie, nie trafiłem. Nie, przystujące pszczoły. Tak, trafiłeś to spokojnie. Dobrze, i teraz tak. Trafiłeś to. Powiem w tym, że tam jest Zygfridus. No to starałem się tak, żeby nie w Zygfridusa. Wiesz, że żeby... Jakby temu coś zdobyć, niestety jest ryzyko, że go trafisz na przysiad. Okej. Okay. Więc rzuć teraz na obrażenie. No za... Ile w sumie? Za 12. Za 12. Dobrze. Chyba to dostaje. Tak, dostaje połowę, właśnie to chodzi. A to połowa jeszcze czy przez jego wytrzymałeś, tak? No, jak najbardziej. Nie, on jeszcze tak się trzy. Dobra, huknąłeś to coś młotem. Poszły fragmenty śluzu we wszystkich kierunkach. Fragmenty śluzu wypadły ci na pancerz, na odsłoniętą rękę. Czujesz, jak to zaczyna parzyć. To nie jest tak kwas, że nagle cię wypali. Ej, nie mam odsłoniętej ręki. No dobra, to na pancerz. No. Zdajesz sobie sprawę, że to nie jest taki kwas, który od razu ci wypali dziurę, ale wiesz, z przerażeniem zdajesz sobie sprawę, co się stanie, jeśli go szybko nie wyciągniecie. To jest po prostu na tyle żące, że tego rozpuści dość szybko, ale macie szansę, żeby go wyciągnąć. Niestety twoje odurzenie było na tyle mocne, że przebiło się przez to i go trafiło. Muka! Trzy punkty żywności też. Już po wszystko, już po wszystko. Dzięki! To coś, które na nie mówię, tak zafalowało. Jak chcesz, to mogę iść na kawę, no. Ale wciąż stoi. Teraz ty. Co robisz? Żadło? Zbierasz moc? Kanały! Zapomniałem, rzucaj pan. Tak, dobrze jest. On znajdzie każdą okazję, żeby dać kostkę chaosu. Nie, 6-5. 7. Znowu. Zadałeś cień wokół ręki. I dyka. Nie, 7. 7. 7 to... Okej, to znowu. Połowa. Ile masz wytrzymałości? 3? 3. Dobra.
Trafiłeś to coś, to się znowu rozpełzło po prostu bez jakichkolwiek efektów. Widzisz, po prostu zrobiło taki... Ale coś się śmignęło obok głowy, coś takiego jednocześnie chłodnego i gorącego, uderzyło w to coś, zobaczyłeś tylko jak te fale się rozchodzą. Kawałki tego leciały w wszystkich kierunkach, ale to wciąż jest takie ulga. Ugryźcie sobie coś. Nowa runda. Staramy się. Zaczynasz, czujesz jak... Twoja... Nie, czujesz jak twoja skóra po prostu zaczyna, wiesz... Dobra. Coraz bardziej parzyć. Dobra. Zamykasz oczy, domyślam się. No, dobra, w ramach jednej akcji chcę coś sprawdzić. Otwieram latarnię i przybliżam do tego, po prostu zajrzeć, czy to jakkolwiek reaguje na otwarte ogień. A w ramach drugiej akcji, jeżeli nie będzie żadnej reakcji, to w ramach drugiej akcji będę napierdalał młotą. Dobrze. Jak przybliżasz latarnię do tego, to widzisz, że to zaczyna falować. I się coś tam rozstępuje, czy coś? Aż tak to nie. Ale jest reakcja w ten sposób, że to już robi... Czyli ogień. Jakoś by zrobił kup, kurwa. On ma spirytus, kurwa. Tak, on ma spirytus. Tak, on ma spirytus. Oblej go, tu na co myślę. Wow, dzięki! O, bardzo dobry pomysł. No, proszę zaciśnij, jak użyć. Dokładnie taka jest plan. To była jedna twoja akcja. Otworzyłeś szatanie, przybliżyłeś się szybkim jednym ruchem ręki, zobaczyłeś, że ta istota z jakiś sposób zareagowała na to, ale nie wypuszcza go i cały czas trzyma się ściany kanału, jak również chodnika. On zamknął oczy, zobaczyłeś w tym świetle latarni, jest przerażony. Na twoich oczach w ogóle widzisz, jak jego skóra coraz bardziej zaczyna czerwienieć. Bo coś zaczyna go trawić. Nie mogę ci podpowiedzieć, ale... Nie, nie możesz, więc się cicho. Ale wykorzystaj ten moment i kolor mi jasny. To dobrze, to może ja się kupiłem. Przypomnę, że ty jak kolega trafi kolegę, to kurwa nie ma to tak. Nie. Się zastanów się, co chcecie zrobić. Nie, ale zrobię co innego. Wykorzystam akcję, jeżeli najwyżej przedłużoną, jeżeli uznasz, że to ten. Chcę zrobić coś takiego. Mam te szmaty, bandaże. No czy to są szmaty, bo kupowałem wtedy szmaty. Obwiązuję głównie młota. Oblewam tym olejem i podpalam od tego. Czyli mam po prostu robię sobie płonący młot, innymi słowy. Gdzie się masz szmaty? W plecaku. Musisz nie spiec. No to zrobię. Że masz tarczę i. No dobra, to zrobię akcję przedłużoną, trudno, no wytrzymaj. Dobrze, więc... czyli tak. Masz nie wyciągnięcie? Nie. To jedną akcję jaką robisz, chyba że po prostu już rzucasz młot na ziemię. Czy go chowasz? A nie, no, dobra. No generalnie i tak muszę go obwiązać potem, więc raczej go biorę w ten sposób. Dobra, wiesz, gdzieś pod ryby, no. Tak, pod pachę. Tak. Okej, to damach, powiedzmy, że damach ci ściągnąłeś. Tak. Dobra, i to jest reakcja. Ty. Dobra, mam pytanie. No? A po pierwsze, czy ta istota wygląda, czy światło, które padło na tę istotę, jest częściowo przez coś zakryta? Czy to jest w jakimkolwiek cieniu? No tu jest cień wszędzie, bo tu jest generalnie, tu są kanały. Dobrze. Ale ja mam latarnię, więc... A, czy ona jest w cieniu? W tym sensie nie, no nie jest, no bo jest to oświetlone jasno światło. No i sama się więc... sama generuje światło. Oj, o tym chodziło. Tak. Takie niepokojące, chłodne, niebieskie światło. Nie, pomysł, ale... Co? Czy po prostu nie wyjdzie? Czyżby znowu moc? No, co mamy wszystko do zrobienia? Rzucaj, pan. Czemu się strzelać o mnie? Nie, to nie... Nam strzelać nie kazano. Szanować tak. Chyba, że do Nordlandczyków. Czy ja mogę próbować, aby się ruszyć ręką? Nie jesteś w stanie. To cię trzyma jak jest na pewno. Weszło się. 6, 4? 7, znowu. Dobrze, udało ci się jednym słowem. Znowu, zebrałeś moc. Aaaa! Znowu coś ci świsnęło w głowy. 6. Czyli dostał 1 punkt, i teraz powinien 0. Czyli znowu, niestety. Zum, to się po prostu. Twoje pociski uderzały, to i robię takie. Zum. Dobra. W ramach. Może w końcu go odgonię sobie. No ja kontynuuję. Tam otwierasz te drzwi, natomiast to wyciągasz gałgan, zaczynasz owijać. Znaczy, no. Ile można owijać? Jedną akcję na owinięcie? Tak, żeby ci to nie spadło, jak będziesz uderzał, to domyślam się, nie możesz masz wiązać z tym supełek. No dobra, dwie akcje, ale po dwóch akcjach powinienem, bo podpalenie to akcję miejscowo, bo mam tutaj, nie? Latarnię, więc... więc... Musisz to jeszcze oblać czymś. No, ale muszę przychylić, bo nie zamykam latarni. Tak, a mogę też z latarni bezpośrednio. Dobrze. No. Okej, okay, to w tym momencie... Po prostu na koniec tej tury powinienem mieć płonący młot. Dobra, to już mi tylko jedno, już mi zaszczyt. Czy sam się nie obleś? Nie, nie mam sensu. Mało się. A masz połowę znaczności? Mam 39, dokładnie tyle wyszło mi. No i nie, 39 rzuciłem. Oblewasz to? Co prawda tak parę kropel pewnie spadło, tak. Ale nie na mnie. Młot ci zapłonął. Wiesz, że to długo nie potrwa,
ale... Obrócę jest olej, on chwilę się pali. No, wystarczyło. On cały czas wypada jakieś dziwne słowa w jakimś języku, którego nie znasz. Znaczy, no wiem już, że jest magiem, więc generalnie ale nie robi domu. Czy tam to jest bardzo dziwne. To jest strasznie niepokojące. Jakbyś był, wiesz, wyklałem ty walczył wokół magów. Buuu! 7! Rzuć teczę przy dek! Nie, jest 10. Ale na szczęście ja mam wydrukowane przekleństwo z Incha zaawansowane. Tak, tak. To jest ten czas. I zaraz będzie, jesteś ranny, jesteś. jesteś w ciemnym miejscu, jesteś. Możesz. Dobra, wszyscy eksplodowaliśmy. Ile masz punktów magii i tak dalej? Wyszedł ci czar, wyszedł przynajmniej tyle dobrego. No. Okej, ale to... Jesteś Lighty Wounded, jesteś. Czy to się zbija? Distracted nie jest. Dobra, nie jest tak źle. Jeden rabin powie tak, drugi rabin wiadomo co. Nie, to było 80 plus 10, tak? To chyba jeszcze nie jest na ten... Czy jest już? Na... Wyglądało to w ten sposób. Zebrałeś moc. Uderzyłeś w to coś. I nagle poczułeś... Uczyli cię o tym w kolegium. Że tak powiem, przekazanie eteryczne się tak nazywa. W dużym skrócie, jeśli użyjesz mocy... i uderzysz w coś, jest niewielka szansa, że po linii tej mocy coś wróci. I coś wróciło. On wydał z siebie straszliwy krzyk, kiedy po prostu energia eteru by się pali. Tracisz 7 punktów bez tafa, bez spadera. 7. A, 7! Znowu jego wraz poniósł się po całych kanałach. Niemniej zakręcić ci wyszło. Trafiłeś to coś, ale rzuć sobie 10% na piętno. To 50 po prostu. A bo to stawisz. 11. A, było blisko. Rzuć teraz obrażenia. Wygląda jak na dychę. 6, 9. Dobrze. Czyli 9, czyli zdanym do połowy. Okej, poczekaj. Uderzyło coś w tę galetę, która znowu zapalowała i coś przeszło, oparzając się jeszcze bardziej w ramię. Opisz sobie punkt życia. I mam jeszcze jedną akcję. Tak. Wyciągam tyle leczniczą. Trzęsącą się ręką, bo jesteś po porażeniu prądem, wyciągasz punkt sobie leczniczą. Odpisuj sobie jeszcze jeden punkt życia, bo teraz jest czwarty, a więc też jeszcze jeden. Super. Na ile jesteś? 3. Dobrze. Twoja runda. Oglądam w ramach cynicznej, szybko się oglądam, czy on żyje. On generalnie żyje, trzyma gdzieś jakąś butelkę w ręku, trzęsie się. Jego włosy są nastroszone. Dosłownie, jego włosy stoją po prostu dęba. To tylko w ramach akcji natomiast sobie pytanie w porządku i... Dobra, i napierdam wielokrotnym. Dobrze, Bi, to jest... trafiasz z automatu. Czy w ramach akcji mogą żyć... No, trafione. Dobrze. Czy mogą być leczenie? Nie. Za chuj, czyli za 14... Nie, 12, sorry. Za 12, czyli nazwijmy to... Czy płonącym. Więc... Pamiętam, tak. Byłeś po prostu tego dotknąć. To jest. Tak! To jest w ogóle ani dobry pomysł! Nie pomyślałem! Zanechować mi wielokrotnie, zaraz ci będzie to. Chciałem zużyć to na leczenie, zanim je zabiją. Dobrze, to zużyj to, daj mi to. Dopisz sobie. Nie, to żyć jeszcze 10. 5. Mówiłeś tylko, jak działa ta zasada? Tak, że generalnie. Dobra, generalnie zasada jest taka, że raz na sesję można wydać punkt szczęścia na leczenie i działa to tak. Po pierwsze, jeżeli używasz tego w walce, to jest akcja podwójna, zawsze. Po drugie, raz na sesję i nie ma żadnych przerzutów na to, rzucasz K10 i ten. Plus jest taki, że nieważne czy jesteś lekko czy ciężko ranny, po prostu to jest zawsze K10. I tyle, ile ci wypadnie, tyle dostajesz. To jest cholernie istotne. Nie ma już żadnej opcji na przerzut tego, po prostu. No i moja akcja podwójna, jeżeli to jest w walce, no bo po prostu uznajemy, że w tym momencie robisz cokolwiek, żeby się uleczyć, no. Lombnął się. Lombnął to coś. Głownia, płuną, poczułeś po prostu powiew gorąca, kiedy istota przy tobą się rozstąpiła z takim bulgotaniem i głownia młoda cię trafiła, mniej więcej gdzieś tutaj, mocno. Za 6, czyli ty masz tafę z 3, czyli 3 przechodzą.
ty wznosisz mu drugi raz do uderzenia i uderzasz! Jako, że to jest... Ale widziałem, że to się rozstąpiło? Tak, no, ale wiesz, że to się rozstąpiło pod wpływem twojego uderzenia. Okej. Okay. No to naprawdę, no. Znaczy, ty już trafiłeś, więc to jest rzut na 10. No to teraz za mnie, za 9. Za 9. Drugie, po chwili uderzenie przyszło z drugiej strony, znowu ta historia się rozstąpiła. Młot cię trafił na, za, tylko za jeden, więc sobie trzy jeszcze jeden. Jestem Danczyków. Milion od Danczyków, teraz jesteś ty. Tutaj noc użyłem niektóry. Odkoskowałeś? Glup! I muszę coś sprawdzić. To ile to 4 punkty? 4. Dobrze. Bo chyba mam jakiś pomysł. Zabić mnie. Dzięki koledze. Nie, nie, właśnie... Potencjalnie pomysł jest dobry. To coś masz u mnie wolić. To biegnie. No jeszcze nie powiem. No to spróbuję. Dobrze? Rzucam na, na tę istotę. Czarnie zdalność. Dobrze. Rzuć. A nie, to on ma rzut na siłę woli. Ale ty i tak musisz rzucić tak. Ten czar. Tak, nawet wiedzieli, że czary zawsze wchodzą. Rzuć jedną kością, to na jedynce dostanę punkt błędu. Więc się nie opłaca. Zastanowię się, czy szansa na przepędzę. To nie zawsze musi być złe. Jeszcze raz. To jest ósemka? Na dole? Nie, tu na górze, tam na dole. Teraz już dorzucę drugą. I trójka. Czy ci wyszło? To jest na ile? 4. I rzuciłeś zaklęcie na to, wykrzyczałeś, znaczy powiedziałeś formułę wyuczoną podczas długich godzin w kolegium, zrobiłeś odpowiednie gesty ręką, rzuciłeś to? I nic. Wiesz, że ci wyszło, wiesz, że to dobrze zrobiłeś te gesty. Krzyś, chodź tu, odpisuj sobie punkt życia. A to nie przede mnie. Generalnie... Chciałem spróbować, czy to zadziała, to czarno nie zadać, żeby cię upuściło. Generalnie... Właśnie, to jest strona jako przycisk, to jest to strona, a nie jest strona jako przycisk, to jest to, to jest. Dobra, ja w ramach akcji pierwszej po prostu spróbuję... Ty zaraz do mnie przyjdziesz. Czy jestem w stanie się z tego próbować wyrwać? Nie, powiedziałem, że nie jesteś. Jesteś jak owad w bursztynie. To jest zewnątrz, to jest w miarę plastyczny. Ty w środku jesteś trzymany tak mocno, że nie jesteś w stanie nic zrobić. Jak małża. Tak, co ciekawe, dobra, daj mi możesz oddychać. A właśnie, bo chciałem o to zapytać. Czy nie, no może, można oddychać. Co ciekawe, możesz oddychać z jakiegoś powodu, to jest dla ciebie dziwne. I tak masz, wiesz, zamknięte oczy, więc w sumie cofnij. Nie mówiłem ci ani raz, że widziałeś, jak te młoty spadały i tak dalej, jak coś tam falowało. Po prostu czujesz, jak twoje powieki zaczynały się parzyć. Więc boisz, co by to mogło zrobić swoimi gałkami ucznymi. Dobra, jak skończysz jadać? Po prostu chciałem, żebyś rzucił z plusem na zręczność. Dobra, czy dalej mam... Ten... Tak, czy dalej po prostu to się trzyma, tak? A plus 10. 54 to... nie. Drugie uderzenie sprawiło, że to zgasło, po prostu. Że śluz zgasił ci oliwę. Zobaczyłeś, że jeszcze cofnąłeś głowę młota w tym świetle lampy, zobaczyłeś, że, on jest, że ten materiał jest poparzony, popalony, ale pokryty takim obrzydliwym śluzem, więc jest takie... Dobra! To na razie, Krzysiu. Napierdalasz po prostu jak głowę. Nie, biorę lampę i wylewam trochę płonącego oleju na ściankę. Znaczy tak, żeby... bo on w środku jakby, nie? Więc tak. Leję po ściance, tak żeby nie być pewnym, że nie leję na górę, na przykład, żeby to się przypaliło, tylko po prostu po bocznej ściance, żeby być pewnym, że to jego nie dotknie. Dobrze. Dziękuję. W takim razie... I to i moje leję tak w miarę mało, po prostu bardziej sprawdzę, co się stanie, niż faktycznie chcę to spalić. Dobra, czyli znowu młot jakoś... Tu tak. Bierzesz lampę i teraz zamachacji podłuje w tym momencie. Tak. Zaczynasz to trochę wylewać. To zaczyna płonąć, to ta istota zaczyna błyskawicznie, wiesz, falować i po prostu się trochę od tej ściany oddziela. Ewidentnie jest bardzo niezadowolona z tego, co się dzieje. Bardzo niezadowolona. Zacznijmy spróbować złapać. Ale w ciągu trzymać. Dobra, to sobie go tyłował, no. Na samej górze. Chcecie zabić? Siedźcie pan. Albo my, albo to coś, no wybieraj. Tak to przynajmniej zginiesz z rąk kolegów.
Naklejka. Naklejeczka idzie. Nordland cię zapamięta. Nordland pamięta. Jak on nie utasika, jak to by zginął w kanałach, ale... No cóż. Co robisz? Nie wiem, czy czarka co robisz. No właśnie. Czarek szuka jakiegoś soczystego zaklęcia. Przydałaby się tradycja akcji, co? O tak! No to jak akcji, to by to szybko zwyczajnie załatwił. Dobrze. Może spróbujemy... Sztylety cienia? Co? Sztylety cienia! No, to... Nie, nie ma ich, nie ma ich na liście. A co nie, że do trzeciej, dopóki będę miał trzech magii, no to nie dam radę rzucić, więc wiem coś, co ma... wcześniej jakąś ofensywę, czyli palący do tych cienia. Okej. I dusiciela. Tego właśnie mu brakuje, uduszenia. Okej. Nie, że go stopić też zje kwas, to będzie uduszony. Nie no, spróbuję rzucić na tę istotę dusiciela. Dobrze. Jak to działa? Najpierw muszę rzucić, tak? Cieszę się, że Molamina tu nie ma. Zdecydowanie. Rzucaj. Sięgasz w głąb swojej mistycznej wiedzy. To niebezpieczne zaklęcie. 9, no nie wyszło. Jest okej, okay. Po niebezpieczne zaklęcie, ale stres i ból, który cały czas krąży przez twoje ciało, sprawia, że nie jesteś w stanie dobrze powiedzieć intentacji, niestety nie wzywasz tej mocy. No i tu jest coraz mniej cieni. Punkt życia. Dobra, to ja zrobię tak, że jakby próbuję lać, ale też nie wiem, mam szansę jakoś tak go sięgnąć, żeby go wyciągnąć, coś takiego? Musiałbyś... Myślisz, że pewnie mógłbyś włożyć w to rękę, ale czy to jest sensowne? Chyba nie. Dobra, to w takim razie zaczynam lać tam, gdzie jest przyczepiony do ściany. Dobrze, to zaczynasz lać. Tyle je wcześniej, więcej? No możesz więcej leję tak od strony ściany bardziej, żeby odlepić to od tej ściany. To wtedy pogrąży go jeszcze do tego w wodzie. No i tak już nie żyje. Dobrze. Lejesz, oblewasz to, to faktycznie się od tej ściany odlepia. Od ściany i od sufitu. Pamiętam, że cały czas trzyma się chodnika. I on cały czas w tym jest. Mhm. On w ogóle teraz jest trochę śmiesznie, bo jak to się odlepiło od ściany i od sufitu, przesunęło się, to on też się przesunął i teraz jak na niego patrzycie, nawet tak pod kątem. Tak. To nie pod dole. Ty to czujesz, to się no to rusza. To na następnej turze będę miał pod dole. To strasznie drga, ale jednocześnie cię nie puszcza. Teraz ty, Czarko, co robisz? Ponawiam. Cały czas to samo dobrze. To jest tak, że powinno więcej będę stracował. Mhm. Jak ma jedność, to nie pewnie. Apokaliptycznie. 11, no nie wyszło. Jest okej. Wzywasz moc znowu i słyszysz, jak on cały czas, on nieustannie nie przestaje inkantować, ale nic się nie dzieje, nie wiem, czy może to ma, może ma jakiś plan, może to jest jakieś specjalne zaklęcie. Dokładnie, może długo się rzuca. Czyś, chodź tutaj. Rytuał pewnie. Odpisuj punkt. Dobra, to teraz leję... Klękam praktycznie i leję, wiesz, po podstawie. Dobrze. To jest... To coś generalnie się trochę zaczęło palić, tam gdzie to oblałeś. Ściana też jest zajęta tą oliwą płonącą, więc to, ognia jest coraz więcej. Rzuć sobie znaleźć z plusem. No, sprawdzę. Dobra, oblewasz tak, żeby to się odczepiło. To zaczyna falować i zaczyna się powoli zsuwać w stronę wody, ale cały czas go trzyma. I zaczyna się zsuwać z nim. Może pod to też będzie mógł oddychać. Teraz jesteś ty! I can do it! Koncentrujesz się na tym, czego uczyliście mistrzowie cienia z Aldorfu. Nie. Jest ok. Co pewien czas widzisz, jak tylko twoja lęka płonie takim blado, cienistym światłem, jak to dziwnie brzmi, ale nie jesteś w stanie cię skupić, przejść punkt życia. No ten i masz jeszcze. Bo potem wchodzą zasady sudden deathu. Nie wiem, czy ja w tym momencie nie chcę po prostu użyć punktu, czy że popieram przez życie. Nie no, bo a to jest zero już jesteś? Może być... Tak. No to już jest okej, okay, to już może być jakiś delikatny krytyk. Ja znam... Sudden death.
Zasady do kwasu. Ja mam właśnie tutaj zasady do kwasu. Myślę, że zasady do kwasu to kwas wystarczy. Są chyba zasady w tych zasadach. Ogień, nawet albo ogień, kwas. Dobra, to ja leję... Ile pojemności ma ferretarnia? Bo to jest dobre wydanie. Ciężko powiedzieć, no to jest, nie wiem, litr czy coś, tam jest opisane... Bo to jest jedna ta flaszka zazwyczaj. To jest, tam jest opisane chyba ile się pali, nie? A nie ile ma. Myślę, więc... to byłaby duża, to byłaby taka, nie wiem, co to No, tam nie są gdzieś takie, bo no, to są korekcje. A ja na inne poszedłem do plaży. No dobrze, cały czas oblewasz takie... Tak, tylko może tak staram się tym kierować, na przykład jak idzie w stronę... wody? Nie, ale jak idzie w stronę wody, to oblewam od strony wody, żeby się cofnęło. A jak oblewasz od strony wody? O Jezu, no nie wiem. Musisz to wytłumaczyć. Jest istota. Nie możesz się do niej, nie możesz nie, jest istota, tak? No. Tu jest woda, tak? Tu jestem, powiedzmy ja, to oblewam ją o z tej strony, żeby się od... A, czyli oblewasz ją po prostu po cielsku, tak? Dobrze, no dobrze, no to oblewasz ją... tylko czy ona się już odłączyła od ziemi? Ona się odłączyła od ściany bocznej, od sufitu, cały czas się... No to, to oblewam na dole, ale od strony tego, czyli oblewam go tu. Rozumiem. No. Dobra. Wylewasz coraz więcej tej oliwy, to się pali, z przerażeniem patrzysz jak on już... Coś mu się z ubraniem stało. I tak, generalnie on zaczyna się tak kurczyć jak taki, wiesz, owad po prostu. Skwarek. Taki skwarek. Widzisz, że jego palce są czerwone po prostu jak jasna cholera. Będzie po prostu purpurowe wręcz. Odbiegł kciuki. Widzę, że ile on wylewa tej oliwy. On dużo wylewa. Zaraz kończy się na światło. Gdzie on ma jeszcze jedną oliwę i coś. Ale wiesz, ale zgasi się światło. No. Więc... No. Poza wszystkimi. Ale świeci się to gówno, więc... Tak, to się teraz ale to gówno zniknie pod wodą, to... I tobie się zgaśli? Oj tam. Nigdy nie rozpalałeś po ciemku chłupku i grzeźnie. Nie, bo... rzucaj, towarzyszu. Widzisz w świetle. Oświecony. Dobra. Poblesk. To się bada. Chyba piątka jest taka... Tak, to jest jakieś tam banalne. Poblesk to jest trójka. Czyli jak się skupię, to na jedynce mi nadal wyjdzie formalnie. No. Nie, na jednym chyba zawsze nie wychodzi. No. To jest ten problem. Rzucać jedno czy dwa. No dwiema nie ma szans, ci chyba nie wyjść. Czy dwie jedynki to nie wychodzi? Słyszysz szep dwiema. A, przypominam, że dwie jedynki to też nie wychodzi. Tak. No. Same jedynki to o to chodzi. Tak. Dobra, skupię się i rzucę dwa na kości. Koncentrujesz się, starasz się wezwać wewnętrzne światło. Co to jest? 1 i 8? 82. No nie, zabrakło mi jeszcze rozwinięcia. A, bo już skupiłeś się, bo starasz się zadać myśli. A teraz na poziom mocy. 1. Nie, to jest 10. Okej. To jest 10. 8. Jest okej. Co poświetlasz? Bo to możesz być na siebie. Masz jakąś czapkę albo coś na sobie? Nie, nie masz. No mam, czekaj, skórzany. A, okej, no to dotykam jego głowy. Nagle coś ci dostał głowy, bim, i nagle, widzisz, światło bije się z czaszki. Oświecenie! No, oświecenie Sigmar! Sigmar cię chroni, dziecię. Bóg życia! Jestem już jestem na minus 1. Czyli wkraczamy w cudowny świat. Jak działa to? Pan prosi się do energii po prostu. Jak to miejsce działa? Zobaczymy, czy jeśli jest tutaj kwas, to będziesz miał szczęście, że rzucą na to. Jeśli ma pan sobie na sarandę. Jestem sobie wygrałem. Skujowa, że... Sarandę to jest taki fifi. To dużo co działa. No. Znaczy nie do końca, bo ale w dużej mierze można to podrykować. No, ale to jest szakafową, prawda? Nie, sarandę chyba tak nie działa. Sarandę to jest sam pośmiercza, bo nic. Okej. No. Nic się nie wiem, więc... Bullet? Ja się nie robię. Skoro już szafę, nie tylko chodzi. Nie. Ja zawsze robiłem to flame energy, ale szczerze. No może być ogień. Ale musi być ogień, bo to daje w zasadzie bardzo podobne obrażenia. To co? To nie o flame energy. Ja myślę, że po prostu bym miał przeżycie. Jeśli na przeżycie straci sojuszu. To co? Będziesz na górze. To spierdolę, ale ty będziesz na górze. Bo to zrobi takie... To się super, że bym skupi na tym, żeby jak najwięcej... Bo to wyciąga się... Przeżywają nasze spodniki odżywcze, tak?
rozpuszcza to i absorbuje. Więc to będzie chciał wziąć jak najmniej. Drugi briefing, jakie masz szanse? Ale z drugiej strony, jesteś na minus 1, stary, nie masz szans, bo nawet na tym zginąć. Ale z drugiej strony, jak będzie kredyt, to dalej będzie go trzymał, tak? Tak. I dalej, ale znowu, w kolejnej duże nie jest na minus 1, tylko jest na 0. Czyli mamy minus 1, czyli de facto, bo jego pojedynkę jedność urządem, co przypomnę, emerytowanie jest u mnie niewidzialne, więc nie wiesz, jak to działa, jak to postać. To on zawsze nadawał, że cały punktuben, bo jest szansa na to, że on przeżyje, to po prostu będzie strasznie, to jest strasznie. Tak nie jest szansa, że jest strasznie ograniczona, minus 1. O, znaczy, tak, bardziej, tak, bardziej chodzi o to, że szybko odrzucał na czerwcu. A on się, czy przypominam, że z drugiej strony, żeby być kompletnie szczęśliwym, to może już mam jedną chorobę z kiszą. Jak złapie dwie kolejne, to co nie spostać. Mimo, że on się odrzucił, nie jest, ale u nas jest. Jest chyba, tak. Jest, nie, że jest trzeci, dwie można mieć, trzeci.
Wow. O, to się po mnie wyrzuciło. Ale po to. A twoja transformacja to jest transformacja za rok jeszcze. Tak, twoja transformacja masz przyjemność. Się nie. To było tego, że on pod kątem srebrny. Jak to się zdało, to było takie... Hup! Mogę sprawiać, by to mówić? Będę bliżej. Możesz wiesz jako osoba, że pod tym kątem, jeśli usłyszysz złapać, jest bardzo duża szansa, że będziesz razem z nim. Dlatego masz w ręku cały czas garnic to oliwo, więc to jest ci ciężko. Nie, ma nie w sumie nie możesz, przepraszam cię. No. Chyba, żebyś rzucił na frakcję, to jest to mój garnic. Nie, to nie jest dobre, to nie jest dobry pomysł. Zobacz, że jeszcze tam ten kanał się już do gasa, bo tutaj jest strasznie dużo wilgoci, ale wiesz, to wciąż wszystkie. A kto ma linię, kiedy będzie przywiązane? Nikt. No, znaczy ja mam linię. Przywiązaliście od tej linii. Tak. No to rzucę ci linę, oczywiście to szybko wkładam garnic do tego, jak on wyląduje, to następne dwie akcje to jest garnic stawiam nawet na ziemi i rzucam mu linę. Zanim to zrobisz, to... Tak. No to jest WFP, o którym zawsze nie ma. Odgrywasz. Dokładnie, Norlandczycy są dojeni, to jest, co robimy? Ostańczycy. Dlaczego Ostańczycy? Bo to jest prawie zawsze ten twarz podstawowy. Zrobisz mi teraz dwa testy, krzyż. No. Pierwszy test to minus 20 na tablet. Nie, Ostrampi to krzyż nie lubi od czasu Wolfenburga. A Michał w ogóle nie lubi po prostu. Ja? Ostrampi lubi. On lubi Ostrampi. Dlaczego to nie lubi? A, no nie, jeszcze nie. No minus 20, dobra. To ci jakoś chwałę będę po sesji, którą będziemy kończyć. Teraz rzuć mi drugi test. A też minus 20. Weszło. Słyszał ci? Dobrze. No to znaczy, drugi był ważniejszy dla ciebie, ponieważ nie, paradoksalnie nie stracisz słuchu na tę stronę. Mimo, że nie masz ucha, jesteś w sensie wyparzony, nie stracisz słuchu. Natomiast, niestety, no permanentnie masz 4 minus 10 do obłady, więc sobie po prostu odpisz. I dostaniesz ode mnie chorobę, ale to już na następnej sesji, bo na tę chwilę, panowie, kończymy. Zygfridus spadł do szlamu. Znaczy do szlamu, po prostu do totalnej czystości, więc wy się rzuciliście, żeby pomóc, wyciągnęliście nieszczęśliwa. On wygląda jak z horroru. Po prostu widzicie pod tą warstwą kupy, widzicie straszliwie poparzone, czerwone ciało. Nie masz włosów na rękach, nie masz brwi, nie masz rzęs. A włosy na głowie? Włosów na głowie masz pojedyncze kępki. Czepiec też nie. Maska też dziurawa. Czepiec też nie. Czepiec, maska są dziurawe. Twój strój, wszystkie twoje rzeczy są tracą jakoś jeden stopni niżej. Ale działają. Działają. Nie są zniszczone, ale jeśli będziesz chciał ich przerzucić, ten będziesz przerwać. Masz po prostu wszystkie rzeczy słabe jakoś. Bo kwas się wtrąca. Natomiast po chwili widzicie sól, ten kto mało wygnął, widzicie, że on oddycha. No młody Zygfridusie. I na chwilę jesteście w przytomność. Na chwilę tę przytomność odzyskujesz. Przez opieki skrojone kupą. Widzisz... Zabijmy to słowo kupa. Za Toskaną twarz padły Mateo i młodego Dietera. Znaczy za Toskaną połowę kłod, tak? Nie, to też działa. Jeśli się przyda, no. Patrzcie sobie, ile ty im wpakowałeś punktów? Ja? On akurat mało. Ten ci wpakował dużo. No bo ja akurat widzę, że wychodziły te czasy błota. No to było dobre. A może byś to przestawił. Chuj, zapomniałem. Co ty masz kawę, co jakby wyszło z 21? Na co działa? Na istotę konkretną. Nie mógłbyś na nią zadziałać, bo ona nie odbyła. A to, nie, to miażdży na mój sobie. A to miażdży? A to byś go jeszcze zmierzył, tak? Właśnie się zmierzało. A spoko, kule, dzięki. Wszyscy 60 zagryźli. Okej. Okay. Za postacie wszyscy 10. Jesus Christ. Dobra. Jeszcze z tego, że jak Mateusz przyjdzie, to będzie zbijał bąki, bo nie makuje, że mam z nas. Znaczy nie, my się widzimy teraz kanałów za złym stanie, znaczy... Nie jesteśmy głupi, nie będziemy gonić jakiegoś kurwa gubasa tak, z człowiekiem, który kurwa jest gdzieś na skraju śmierci, a ja mam skręconą kostkę, no. To już
skończył. Na kolejnej sesji jesteśmy w stanie wrócić, bo w sensie... Ale prawdopodobnie skończy się na tym, że wyjdziemy i dopiero w następnego dnia wrócimy do tych kanałów. W sensie to ty tak, zużyłem pół szczęścia na moje leczenie. Jesteś zobaczyć, czy wyjdzie po życiu, potem zrobić sobie leczenie i będziemy mogli w stanie wrócić. Nie będę na full healu, ale będziemy w stanie go dalej. Dobra, pochodzenie. Czekaj, bo... Punkty szczęścia mamy na sesję, nie na dzień. Na sesję, tak. Na się które, czy? No to co sobie myślałem, że ale dobra, pierwszy raz. Staraj się to robić przed końcem sesji. Dobra. Cześć, jestem na fundę. Dobra, pochodzenie ja 10, Czarek. Czarek jest sesją. Klant, jedna dzielnica. A, wspomniałeś, było ładnie. Wspominałem, że się jakoś tak otwartych do innych, może narodów, do innych... Rozumiem, że sam jesteś biedny, więc na nie masz więcej otwartości własnej, tak? Chodzi mi o... Gratuluj mi słowa teraz. Mamy... Tolerancyjny! O! Czyli jak wszyscy jedziemy po pochodzeniu, to staram się to jakoś... Dobrze, bardzo ładne tłumaczenie, to szkoda ciebie. Krzyś, ty masz... Chcę użyć się to opowiadać serio. Spodziewałeś się. W sumie każdy możliwy kurde obraża. Dobra, religia. 10, ty masz jaką religię? Jestem Benedyktem. A, Benedyktem. Benedyktem, ale... Byłeś Benedyktem dzisiaj? Co? Tak, to chciałbym... Niby tam trochę ci było. Najważniejsze, bo jedno z wykazań w RM jest, żeby starać się omijać walki, żeby łagodzić spory. Czyli tak jak z tymi czasami starałem się jakoś... To było fajne. Nie było może to do końca udane na to, żeby pijanie, ale starałem się jakoś to... Staję się, że się widziałem, to trochę złagodzić. Dobrze. No, ale mam się Krzyś? Religia? Mor. Nawiązanie do mora? Było. Plus starałem się szukać szaliemek. Bo nie do końca mi udało się to odegrać, ale to może na koniec sesji uda mi się. Dobrze, Dyszka, znak gwiezdny macie. Znak gwiezdny, no u mnie rozsądek, więc ogólnie starałem się być w miarę rozsądny, jego wypytałem, sprawdziłem, wszystko było ok. Też rozsądnie starałem się w tych kanałach, co w miarę się udawało. Co ja tam jeszcze... też się zachowałem, starałem się zachowywać rozsądnie przy tych, nie domagałem się na przykład ultimatywnie, nie wiem, kary śmierci za obrazy Sigmara czy coś w tym stylu. Tylko tak, okej, wystarczy, ale trafili w dyby, nie? No tak, kara oczywiście tak. Słodka. Dobrze, 10. Czarek, u ciebie? Już. Spoko. Tolerancyjny, cierpliwy, metodyczny. A, to się zgrywa z postacią. Tak, to mi się trochę tak się zgrywa z postacią. A metodycznym byłeś tak naprawdę. Wiesz, to zasadzie na 10 punktów? Za nie, a. Za akcję w kanałach, że próbowałeś tak, zakręć jedno nie działa, to teraz spróbuję drugie, teraz spróbuję trzecie. Na coś to, musi kurwa mieć jakąś osobność. Bardzo fajne. 10. Moje słowo właśnie. Ja w ogóle wczytałem się na nowo w te, w opisa ulotnego i to jest znak niepewności. Ciemności i tego typu sprawy, więc to co odbywałem wcześniej było trochę złe, więc teraz umówię. Ale to kiedy wchodziliśmy do kanału właśnie nawiązała, że wchodzimy w niepewne tunele. Coś tam było. Taki w momencie, kiedy on dotknął tego goblina, pierwszy raz powiedział tu. A, pamiętam, bardzo ładne. Dyszko za to mi się podobało. Dobra, zguba. No, u mnie wróciłem... Rzucę szybko. Może cudem odejmasz. W Tomb of Salvation jest... Wiemy. No. To jest chyba Ty mówisz. Dobra, generalnie u mnie było tak, że jak wróciłem do tej kelnerki, to powiedziałem, że pamiętasz, że ktoś ją ten, tak. Ale jeszcze na koniec dodałem, bo nie jestem pewien, czy ona nie jest dziewicą, więc dodałem, czuję, że mor po mnie przyjdzie. Bo u mnie jest tak, że mor przyśle dziewicę, czy coś takiego, nie? Mhm. Więc jak jakaś nie jest dziewicą, to luz, nie? Ale jak jest dziewicą, to już tak trochę na niepewnego, nie? Trzeba mieć dbać się stare kaszki. Dobrze. Mor wysyła dziewicę, tak mam, czy tak widzisz panem. Dobrze, no to było całkiem, to było całkiem fajne, to ci dodyszkę, ile to będziesz uczatku? 46. Okej, bułka. O kurde, to wiem, to jest... Ciasto, pastry, czyli bułka, wypiek, ciasto, są daniami mora. Tak. No to dzisiaj niestety tego nie było żadnego. Nie masz tego, że resztą.
albo są zdecydować. Mora, tak. Są daniami mola. Tak. Nie, u mnie to się na zgracze to ma to, generalnie. To i motyw z rybołów jest tak. Przejebany. A tylko, że z tym jest problem, że to dość szybko jak ponosi się odgrywanie, nie? No bo tak. Praktycznie jedyny sposób na odgrywanie tego sensownej dyskusji nie iść tego. Nie do końca, możesz próbować jakby zmienić to trochę. Znaczy, no zawsze można iść do strzyganki i sobie będą sobie znowu. Dobra, czyli zero, tak? Tak. Krzyś, u ciebie zguba? Best jest pool. Nawiązałem do tego, co wchodziliśmy do kanałów. No. W sensie, że. No to jest spoko. Jestem cukiernikiem, więc wiesz. Okay. Więc stwierdziliśmy, że nie muszę się obawiać tej całej szoty na górze. Ale tak to w pozorze to jest. To jest okej nawiązanie. Dobra, i teraz tak, zarazy nikt. Niestety nie ma Molamira. Za pomysły. No, czy były jakieś pomysły, które. Pomysł z ogniem ostatecznie. On wiem, że nie mógł tego odegrać, bo była meta, ale. Ale ja na to wpadłem. No, przygodę do przodu. No, uratowaliśmy mu dupę. Więc to, ja za twój pomysł dam mi ten pomysł z liną i przesuwaniem. Bardziej to, wiesz, macie, bo to jest pomysł w walce, jest pomysł na pokonanie przeciwnika, ale tak, jak ktoś ma fajny pomysł, ja dobrze mówi, że pomysł z liną bardzo ułatwił sprawę. Dobra. No i też na przykład sprawił, że on nie musiał używać mocy, tak, żeby świecić, więc za to dostaniesz 5. Więc mi się wydaje, że twoje świecenie będzie bardzo przydatne. No to jest wszystko. Bo więcej pomysłów pewnie nie było dzisiaj. No chyba tak. Pogadałeś się z Richterem, ale pospoliliście. Dopowiedziałeś się o parę rzeczy, ale to też nic z tego nie wyszło. Tego strażnika miejskiego. Na szafę też pogadałeś się co, z dziewczyną w barze, też w namiocie piwnym. Okej, okay, spoko. Dobra, pomysł. Nie, z jednej strony nic tam nie dało, z drugiej strony według tego, co mamy zrobić, to tam to wpłynęło na te prywatne fabuły postaci też. Tak, ale chodzi o sukcesy, które muszą popchnąć przygodę do przodu. No tak, na razie to nic. Więc na razie nic, ale jeśli to oczywiście ma coś na następnych sesjach, to ja to rozbudowałem. Dobra, to podlicz. 70, 80. Na tę chwilę na kołusz jest tyle. 6, 105. Czarek ma 100, dokładnie. Ja mam najwięcej. To wiem, że teraz wykupię, odporność na choroby. Chwilę po czasie. Tak, 115, dobra. Ale i tak to wykupię, bo może choroba będzie przewlekła, nie wiecie. Czy ci zabiję jakąś fajną chorobę, bo coś się zaczęło? Panowie, udaliście się w ciemność pod miastem. I zaraz z niej wyjdziemy. Jak okazało się, niejedną ma twarz. Muszę poznać się wszystkie oblicza, o tym dowiemy się następnym razem. Kiedy również wróci Molamir, którego nie pamiętam nazwiska, Parkinson. Molamir Eurydyta. Kolejnej części. No dobra.